off the cast. You can see all the healing if the pain's in the past. Move on from the grave and put your foot on the gas. No, never stop competing, yeah. I've been doing this, I'm on it. I just wanna be iconic. Sipping on a gin and tonic. Got me going off when I'm on this topic, yeah. If I ever play, I want it. You know that I'm always honest. Stay away from those who are toxic. Keep them out your face, no way, you don't want them, yeah. Don't try to drain my energy. The enemy is everything. It's mentally, unhealthily spreading like a rare disease. But I won't let it get to me. I don't need your therapy. I can leave a legacy of leading by intensity. Come on, we can fight this. Freedom is priceless. Spread just like a virus. Living in a crisis. Do you feel courageous? Do you seek greatness? Trust me, you can take it. In the game, invest in my name. Check no restraints, I'm obsessed with the pain. I ingest, I retain, assess and I change. Possessed by the thought I'll be free one day from society's restraints. Money, clout and fame, mud disease, a plague. We all love to hate, have to play the game. Have to make a name, all our insecurities are on display. This is war with the enemy. Think that it was meant to be. Living in a time where disease is on every screen. I won't let them fester me. I know most are festering. Negativity is a plague for the mentally weak. No mercy, all I got is working. Never stop searching, never quench the thirsty. I'm toxic and psychotic, with this logic you can't stop it. It's been chronic since I was a boy, so neurotic and chaotic. I was built to last with the webs I'm weaving. I could change the past with all I'm achieving. Got my foot on gas, never stop competing. If you break like glass, then this life's gonna eat 'em. Make mistakes real fast, then you learn how to beat 'em. If you take off the cast, you can see all the healing. If the pain's in the past, move on from the grave and put your foot on the gas. No, never stop competing, yeah. I've been doing this, I'm on it. I just wanna be iconic. Sipping on a gin and tonic. Got me going off when I'm on this topic, yeah. If I ever play, I want it. You know that I'm always honest. Stay away from those who are toxic. Keep them out your face, no way, you don't want them, yeah. Don't try to drain my energy. The enemy is everything. It's mentally, unhealthily spreading like a rare disease. But I won't let it get to me. I don't need your therapy. I can leave a legacy of leading by intensity. Come on, we can fight this. Freedom is priceless. Spread just like a virus. Living in a crisis. Do you feel courageous? Do you seek greatness? Trust me, you can take it. Go on and take your aim, yeah. I was built to last with the webs I'm weaving. I could change the past with all I'm achieving. Got my foot on gas, never stop competing. If you break the glass, then this life's gonna eat 'em. Make mistakes real fast, then you learn how to beat 'em. If you take off the cast, you can see all the healing. If the pain's
I wanna be the best in the game, invest in my name. Check no restraints, I'm obsessed with the pain. I ingest, I retain, assess and I change. Possessed by the thought I'll be free one day from society's restraints. Money, clout and fame, a disease, a plague. We all love to hate, have to play the game, have to make a name. All our insecurities are on this display. This is war with the enemy, think that it was meant to be. Living in a time where disease is on every screen. I won't let them fester me, I know most are festering. Negativity is a plague for the mentally weak. No mercy, all I got is working. Never stop searching. Witamy w kolejnym magazynie Niższych Lig. Studiu witają was Marcin Kucharski i Krzysiek Kowal. Zaczynamy. No i tak naprawdę w ten weekend było sporo emocji, dużo się działo, mogliśmy odwiedzić dalsze rejony naszego województwa. Tak, mówiłem na transmisji, że troszeczkę sięgnęliśmy głębiej do Sakiewki, bo pojechaliśmy z Marcinem w ten weekend akurat pod same granice naszego województwa, prawda? Marcin, ty byłeś przy granicy z województwem mazowieckim, chyba 2 km od, a ja około 5 km od granicy z województwem śląskim. Także dzisiaj faktycznie... Ten weekend mieliśmy wyjazdy dalsze. Dalsze też dlatego, że no, niektórzy do nas tutaj pisali, zapraszali właśnie w te dalsze zakątki naszego całego regionu. A podczas dzisiejszego magazynu zobaczycie też zaproszenia w jeszcze dalsze zakątki naszego województwa. To też będzie widać na jednym z materiałów. My bardzo dziękujemy wam za podesłanie wszystkich materiałów wideo, jest ich bardzo dużo dzisiaj, więc oczywiście będziemy starali się w miarę szybko i w miarę sprawnie omawiać wydarzenia w ligach. W ostatnim magazynie skupialiśmy się głównie na tych ligach, z których mieliśmy materiały wideo podesłane lub jakieś fotorelacje, czy też mieliśmy gości, którzy wdzwaniali się do magazynu. Oczywiście dzisiaj będziemy próbowali zachować podobną formułę, być może jednak pokażemy wam też tabelę i wyniki z pozostałych grup. Tak, ale naprawdę bardzo szybko i bardzo krótko. Tak, z tych grup, których nie mamy materiałów, no faktycznie będziemy troszeczkę mniej omawiać, no bo 4 godziny magazynu i kończenie przed 12, gdzie jutro do pracy, to trochę było to wycieńczające, ale na pewno nie pominiemy podsumowania grup i co jeszcze dodatkowo, klasyfikacja strzelców. Będziemy starać się ją co tydzień aktualizować. Jest to w miarę realne, bo teraz już nie trzeba siedzieć godzinami, przynajmniej nad liczeniem tych wszystkich strzelonych goli. Oczywiście witamy wszystkich, czyli Huberta, Artura. A Marcin, co do klasyfikacji strzelców, to pozmieniało się sporo w tych klasyfikacjach, bo też jedna z drużyn, chociażby z sieradzkiej B-klasy, tutaj błysnęła w ten weekend i tam dwucyfrówkę zaliczyła drużyna, która zaskoczyła wszystkich, myślę, w Polsce. No ale o tym oczywiście troszeczkę później. My na wstępie na pewno chcemy bardzo podziękować za kontakt z nami, za to, że piszecie, podsyłacie właśnie materiały, kontaktujecie się z nami. No i mamy nadzieję, że też dzisiaj będzie was sporo na magazynie, więc udostępniajcie linka do magazynu swoim znajomym. No i piszcie na czacie, bo im więcej piszecie, tym ciekawszy po prostu magazyn. Tak, jeżeli będziecie chcieli się wdzwonić do nas, do studia, to także będziecie mieli tą możliwość. Tym razem podamy wam też nowy numer. Postaramy się go wyświetlić. Jeżeli nie ma możliwości połączenia wideo, to też telefonicznie będzie taka możliwość, która daje nam po prostu możliwość wpuszczenia tego dźwięku, można tak powiedzieć, do naszego magazynu. No to tak może na wstępie wyjątkowo, może Marcin, pokażemy szalik nowy. Tak. Bo chyba nie będzie okazji omawiania pierwszej ligi polskiej, Fortuna pierwszej ligi, więc pokażemy szalik. Szalik przekazany przez Huberta Kwiatkowskiego. Hubert, który jest dzisiaj z nami na transmisji na czacie, dzięki wielkie. Szalik taki nietypowy, powiedziałbym. Rzadko zdarzają się szaliki z taką ilością, myślę, białej, niebieskiej barwy, no ale głównie taki biały szalik, taki trochę pod Francję podchodzący, bym powiedział. Zobaczymy właśnie. Więc takiego szalika w takich barwach raczej u nas nie ma, także na pewno będzie tutaj ciekawie się prezentował. Mamy też jeszcze proporczyki nowe, ale tak. O nich chyba powiemy później, tak? Tak.
Myślę, że jak najbardziej. No cóż, tak naprawdę zacznijmy może krótko, ponieważ dostaliśmy materiał z meczu pucharowego pomiędzy startem Złaków Borowy a rezerwami KS Kutno, który zakończył się wynikiem 2-0 dla startu Złaków Borowy w środę. Troszkę niespodziewany wynik, biorąc pod uwagę ligi, w której obie drużyny grają. A jest tutaj różnica jednej klasy rozgrywkowej, start Złaków A, klasa Skierniewicka A, KS 2 Kutno, okręgówka. No właśnie, więc można powiedzieć różnica klasy, ale też jak na boisku wyglądało, wcale tej różnicy chyba nie było widać. Może to, że środa, no start Złaków jednak podjął się tego boju, no i wyszedł z tego boju zwycięsko. 2-0 i to w drugiej połowie wydarzyły się te dwie bramki tak naprawdę. No i mamy parę akcji z tego meczu. Właśnie, oraz jedną nagraną bramkę, więc może zobaczmy. Jaka była też radość, bo tam kawałek tej radości widać się chłopaku właśnie tak. Ze startu Złaków Borowy. Mecz w Nowym Złakowie, spod kościoła, także zapraszamy, na pewno ciekawa oprawa spotkania. Ojej. O, cię huk! No i jak widzieliście, na pewno radość, na pewno zaskoczenie na trybunach było słychać, tak. Niecenzuralne. Skomentowane tam odpowiednio. Skomentowane odpowiednio. Ale tak, druga połowa, tutaj Maciej Pełka i Krystian Podleśny z strzelcami bramek. Mówiliśmy o tym zaskoczenie w Złakowie. No i też tak patrząc na wyniki innych spotkań, to chociażby w Pucharze. Oczywiście Wola Hojnata pokonała Mazowierawę Mazowiecką 4-1. To też jest to zaskoczenie i to naprawdę duże, dużego kalibru, niespodzianek. Tak, ale powiem szczerze, że mecz w Nieborowie, w Pucharze, Orzeł Nieborów, Star Brzeziny, 3-3, w karnych 8-7. No szkoda, że nas nie było. Myślę, tak. Że to była jedna z dłuższych transmisji z meczu, bo dogrywka i do tego jeszcze karne. Tak, teraz przed startem Złaków Borowy, no i pozostałymi drużynami, które tutaj wygrały, czyli Zryw Wygoda, Wola Hojnata, Pelikan, Orzeł Nieborów, Unia Skierniewice, Jutrzenka i Widok Skierniewice. Kolejna runda, czwarta runda spotkań. Rozegrane te mecze będą 28 września. No jeszcze nie mamy tutaj par, kto z kim zagra. No właśnie, zobaczymy jak to faktycznie będzie wyglądać. Czekamy na informacje, kiedy będzie to losowanie. Zobaczymy, jeżeli termin udamy się porozumieć z Łódzkim Związkiem Piłki Nożnej, może byśmy zrobili jakąś transmisję z tego losowania, też by był taki smaczek dodatkowy do tego. Tak, Bajcyklerowi się spodobało, że jesteśmy razem w studio, no to prosimy o łapkę w górę, bo mamy tylko chyba 4 jak na razie, a jeszcze brakuje nam tutaj zera, czyli do 40 to jeszcze 10 razy tyle. A, dzięki Damian Niewczas za informację, że Mazowia grała rezerwami. No właśnie, dzięki bardzo, bo też jak mówiliśmy dzisiaj troszeczkę krócej, więc nie zawsze będziemy weryfikowali składy, a właściwie bardzo rzadko będziemy to robić, więc jeśli jakiś wynik będzie zaskakujący, okaże się, że ktoś grał w dziesiątkę, to po prostu piszcie, bo nie będziemy mieli czasu, żeby wchodzić w każdy mecz i gdzieś tam weryfikować tego, no bo inaczej skończymy dzisiaj o 1 w nocy. Mogłoby tak być. Tak, a prąd tani nie jest, jak wiecie. Dokładnie. Prąd, gaz i inne media drożeją. Tak. No tak, więc faktycznie mieliśmy bardzo ciekawą tą kolejkę tego Pucharu Polski, kolejną rundę. No i czekamy oczywiście na kolejne rozstrzygnięcia. Już teraz chyba nawet drużyny trzecioligowe będą dołączać do tej rywalizacji, więc może być ciekawe te pojedynki między na przykład okręgówką, trzecią ligą. No na pewno tak będzie. Mogą się takie sytuacje, a klasa na przykład, no tu mogło, może trafić taki start Złaków. Na czwartą ligę. Czy Wola Hojnata. Na Zryw Wygoda na przykład. Albo wyżej. Czwartej ligi, albo z trzeciej. No wtedy to już w ogóle. Dla pewno dla zawodników ciekawe wydarzenie i. No zobaczymy, jak to będzie, ale tak, drodzy widzowie, zaczynamy omawianie wydarzeń ligowych, bo tutaj na pucharze my się skupiać nie będziemy, ale dziękujemy za podesłanie materiału startowi. No i zaczniemy pewnie od okręgówki łódzkiej.
No i mamy okręgówkę łódzką, więc witamy szybko. Kamilkę HTV, Marcin. Tak, tak, tak. Witamy. Jesteś na odsłuchu teraz. Teraz jestem na odsłuchu, jestem w studiu, tak. Tak, jest w studio. Potwierdzam, to Marcin jest tutaj ze mną, także żona już Marcina wie, gdzie jest Marcin. Dzięki. Więc no cóż, nie będziemy tutaj już rozważać tego tematu. Ale tak, zobaczmy, jakie były wyniki w ten weekend, jak w ogóle to wygląda. No tak, oczywiście tutaj bardzo krótko, mecze zaskakujące wyniki to na pewno 10 bramek na milionowej UKS kontra Sazan 5-5. Niesamowite spotkanie i Beniaminek po raz kolejny tutaj pokazał pazur. Właśnie Beniaminek z Pęczniewa. Drugi z Beniaminków, wysoka porażka z Narem pod Dębice 6-1. No cóż, nie był to tydzień Beniaminków, ale Sazan Pęczniew pokazał, że można postrzelać sporo bramek, więc tutaj zdecydowanie obie drużyny postawiły na ofensywny futbol. Tak. Nie przejmowały się obroną, tylko jednak poszły w tak zwany atak. Zdecydowanie tak, ale też ciekawe spotkanie w Woli Zaradzińskiej. Ksawerów pokonuje Orzeł Parzęcze. To był mecz na szczycie. Tutaj w przypadku wygranej to był mecz po prostu o drugie miejsce w tabeli. No i górą GKS Ksawerów. Jak widzicie, 2-1. Porażka za Wyższy Żgów z Termami Uniejów 0-1, bo niezłym meczu gospodarza, ale Termy skuteczniejsze. A niepokonany i bez straty punktu ciągle UKS Łódź. No właśnie. No ale też mamy materiał z meczu, z reguły zawsze podsyłany. Mamy mecze na Włókniarza Pabianice, zarówno pierwszej, jak i drugiej drużyny. No i gdzieś musiało nastąpić to przełamanie Włókniarza i nastąpiło to w spotkaniu z rezerwami Sokoła Aleksandrów. A jak wyglądało spotkanie, to już zapraszamy na relację z nim. Yeah!
Tak, no przełamanie, tak jak Marcin mówiłeś, Włókniarz Pabianice po trzech porażkach z rzędu, wreszcie zwycięski. I to w jakim stylu pokonana drużyna rezerw Sokoła Aleksandrów. Widzieliście Kamil Kozanecki, bardzo dobre spotkanie tego gracza, hat-trick Kamila Kozaneckiego. Więc naprawdę dobry mecz i ciekawe jak teraz Włókniarz będzie się prezentował w kolejnych spotkaniach. No, bardzo jesteśmy ciekawi, natomiast na początek sezonu na pewno nie może zaliczyć się Włókniarz do udanych, bo na razie dwie wygrane w sześciu spotkaniach to mało. Można by było liczyć tutaj mimo wszystko na więcej. No, no tak, właśnie. Spójrzmy teraz może w tabelę, jak to wygląda w klasie okręgowej łódzkiej. No i jak widzimy, tak jak powiedziałeś, okres 3 Łódź, jak na razie bez porażki. 6 spotkań, 6 wygranych, 18 punktów. Komplet punktów, tak, w 6 kolejkach. 5 straconych bramek, czyli niecała jedna bramka na mecz tracona. Naprawdę dobrze to wygląda. No a później na kolejnych miejscach drużyny, których stadiony oddalone są dosłownie o parę kilometrów. GKS Ksawerów i Zawisza Żgów. No i Orzeł Parzęczew, który tutaj przyszedł z klasy okręgowej Piotrkowskiej, gdzie występował w zeszłym sezonie. Spadkowicz z Głowna na 5 miejscu. Na samym dole tabeli Nowosolna, Beniaminek. Tak, Nowosolna punkt. Niestety tylko jeden punkt, ale jest bardzo ciężko. To, żeśmy rozmawiałem po prostu z przedstawicielem drużyny rezerw. No i tam po prostu kwestia wzmocnień. Nie ma tych wzmocnień, więc też tutaj trudno powalczyć o punkty. Będzie ciężko, dodatkowo kontuzje. No ale liczymy na to, że gdzieś ten Ami Łódź zacznie punktować i no ten nie będą tak długo na tym samym dole. Natomiast też bardzo słaby początek Iskry Dobry na pewno. Tak, zdecydowanie tak. No dobrze, to teraz zabieramy was do kolejnej grupy. Nie, do klasyfikacji strzelców, proszę pana. Zapomniałem. Chciałem troszeczkę przyspieszyć. Wiem, ale jeszcze zobaczmy, jak wygląda klasyfikacja strzelców w tej grupie. Więc jak widzicie, na pierwszym miejscu ze Stali Głowno Jakub Fudała z 9 trafieniami. Kozanecki właśnie Kamil, który w tym spotkaniu także zanotował strzałę hat-tricka. Już 7 bramek na koncie, więc tu można szybko się znaleźć. Na razie i nawet Lukas Tadeu z Term Uniejów z 4 trafieniami także jest na tej liście. Jest jeszcze oczywiście duża, długa lista strzelców z 3 trafieniami, ale nie zmieściłaby się po prostu tutaj nam na grafice taka ilość zawodników. Bo to dopiero początek sezonu. To teraz zabieramy was do okręgu Piotrkowskiego. No i mamy klasę okręgową już Piotrkowską. 6 kolejka tutaj była rozgrywana w weekend. Więc też już tych spotkań troszeczkę drużyny za sobą mają. No i też powoli tutaj klaruje się to, kto w tej czołówce na dłużej może nam zagościć. No w czołówce mamy właśnie takie drużyny jak Szczerbiec, LZS Justynów, czy drużynę z Drzewicy albo Moszczenicy. Możemy zobaczyć też na ich wyniki. A mieliśmy bardzo ciekawe spotkanie w Różycy, gdzie Różyca podejmowała Szczerbiec Wolbusz. I tutaj 2-1 wygrana lidera z Wolborza. Tak, zdecydowanie. Na pewno może ciekawe spotkanie też w Żarnowie. Kasztelan Żarnów podejmował Justynów u siebie. 3-4 ostatecznie to spotkanie się zakończyło, chociaż... To starcie Beniaminków, prawda? Beniaminków, ale no, jak widać, delikatnie lepszy Justynów, chociaż chyba... Z tego co kojarzę, to Kasztelan nawet prowadził w tym spotkaniu, ale no niestety ostatecznie, czystety,
Justynów wygrywa to spotkanie na wyjeździe. Ma tam dwie czerwone kartki w tym spotkaniu dla graczy obu drużyn. A do 78 minuty Marcin Justynów przegrywał 3-1 w tym meczu. Czyli ciekawa końcówka. Na liście strzelców dla Żarnowa chociażby Mariusz Koćmin, związany przez lata z drużyną KS Paradyż. No, legenda Paradyża. Więc, no jak na razie, no i też na pewno delikatne zaskoczenie, czyli porażka Włókniarza Moszczenicy z Żytnem. No ale Żytno też prezentuje się całkiem nieźle. Pilica Przedbórz sięgnęła po 3 punkty. Pilica, którą typowałem tutaj do awansu. Dajesz Pilica, dajesz, bo tutaj poszły grube zakłady, grube pieniądze na was. A tutaj dopiero no bez porażki Pilica ja Przedbórz. Chyba mówię o Szczerbcu, nie? Coś tak kojarzę, że Szczerbiec. Tak. Jednak. No, jak na razie... Mój faworyt, przynajmniej z moich oczekiwań, nie zawodzi, ale Justynów też bardzo świetnie, 16 punktów, więc tu w ogóle jest ciasna ta czołówka, więc Krzysztof, między pierwszym a siódmym miejscem mamy 4 punkty różnicy. Tak, no myślę, że możemy właśnie tabelę pokazać widzom teraz, jak to wygląda w tabeli. No i właśnie to, o czym Marcin mówiłeś, duży ścisk tutaj w czołówce tabeli. Polonia Grzędów, zobacz też na 6 miejscu i Żytno. Różyca dopiero 8. Drużyna z kilkoma bardzo doświadczonymi graczami ogranymi chociażby na zaplecze Ekstraklasy czy w Ekstraklasie nawet. No i na samym dole tabeli IKS Inowłódz. Beniaminek, ubiegłoroczny Beniaminek bodajże. Tak, IKS Inowłódz, ubiegłoroczny Beniaminek, no ale tegoroczny także jest, czyli KKS Koluszki. Jak na razie widać, że w tej okręgówce Piotrkowskiej wcale o, łatwo potwierdzam, nie jest. Marcin stawiał Szczerców, Kowal Pilice. O, czyli Marcin na Astorię postawił. Raczej na Szczerbiec. Wiem, ale tutaj próbowałem, może gdzie uda mi się coś ugrać. Dokładnie. Więc no, bardzo ciekawie to wygląda w tej grupie, jak widać te różnice. Na razie IKS Inowłódz tylko bez zdobyczy punktowej w tym sezonie po 6 spotkaniach. Same, no i liczymy na kolejne ciekawe mecze. Ciekawe mecze przed nami oczywiście w tej klasie ale okręgowej. Zobaczmy może teraz klasyfikację strzelców w tej grupie. Nie mamy tutaj żadnych materiałów, więc zgodnie z nową formułą lecimy, biegniemy, tak, zasuwamy. Tak, jest sporo do pokazania. Klasyfikacja, jak widzicie, no o dziwo, właśnie może nie o dziwo, ale w Różycy Maciej Danecki z 9 trafieniami, później w drugim miejscu właśnie ze Szczerbca Wolbusz Kacper Rutkowski, więc ma kto strzelać w Wolborzu. Ale także z Justynowa Bergiel, Jaromir oraz Mateusz Stąparski. No to jak chodzi o gracza z Justynowa, utrzymuje się w doskonałej dyspozycji od barażu chyba. Tego z Białaczowem co mecz to gol Jarosława Bergiela. Jaromira, przepraszam, Bergiela z Justynowa. Więc bardzo, bardzo ciekawie to wygląda w tej okręgówce piotrkowskiej. No i czekamy na kolejne spotkania, kolejny weekend, kolejne mecze. A my już lecimy dalej. No i mamy już okręgówkę sieradzką przed nami. Tutaj już będziemy mieć do pokazania. To jest właśnie jedna z lig, o których w zeszłym tygodniu mówiliśmy troszeczkę więcej, bo mieliśmy tutaj gości, zresztą bardzo szacownych gości, trenerów z Oczewi, Złoczew, Dawida Przezaka i Daniela Bakowicza. Rozmawialiśmy o spotkaniu ważnym dla Złoczewi. Złoczewi, która doskonale wystartowała w tym sezonie. Grała bez straty punktów, w pierwszych 5 meczach sięgnęła po komplet punktów, no ale wybierała się do Warty na spotkanie z Jutrzenką Wartą. Jutrzenką, która nie tak przecież dawno temu jeszcze występowała na poziomie czwartej ligi, 2 sezony temu, o ile dobrze pamiętam. No więc to mógł być ciężki mecz, tym bardziej, że w Jutrzence nie brakuje graczy takich też o dobrych i naprawdę niezłych umiejętnościach. Więc myślę, że jesteśmy w stanie teraz naszym widzom coś pokazać, czyli pokazać materiał ze spotkania. Ale zanim jeszcze chwilę uwagi, na dole macie fajny napis. Uruchomiliśmy donaty na tipi.pl. Łatwiejsze wpłaty, bo można wpłacać SMS-em. Właśnie, to przelewem, donaty, bo nie każdy wie. Myślę, że ci, co oglądają streamy różnego rodzaju, czy też live'y na YouTubie, bądź Twitchu,
Myślę, że wiedzą. To jest inny format zrzutki, natomiast więcej możliwości do płatności, dużo szybsze, bo można blikiem, no właśnie, można SMS-em, można chodzi przelewem, więc no i oczywiście... Nie ma teraz wymówek, że ciężko, bo trzeba wchodzić na jakąś zrzutkę, robić przelew. Nie, można blikiem, szybciutko 5 zł i mamy pół litra paliwa, no 0,7 paliwa, tak, z Marcinem. A dla was, co ciekawe, jeżeli będzie więcej niż 10 zł, to tutaj mniej więcej się pojawi informacja, kto wpłacił ile, a także można swoją wiadomość zostać odczytana, która jest często dokładana właśnie do takiego donate'u, więc parę takich nowości, które więc gdzieś tam... Korzystajcie, będzie nam bardzo miło, jak skorzystacie, a też wpłacający właśnie będą tutaj wyświetlani u nas na w magazynie, w takiej galerii chwały, można tak to powiedzieć. Tak, będzie też oczywiście lista najbardziej, najczęściej wpłacających. O, jest z nami Bronx z Luxobouch, Marcin. Chcieliśmy z kimś od was porozmawiać na żywo dzisiaj, ale nie udało nam się znaleźć czasu, żeby się z wami skontaktować po prostu. Więc jeśli chcecie porozmawiać o tym, co się dzieje w Luxie, no bo jak na razie bez punktów Luxobouch, to zachęcamy i prosimy tutaj o wzwonienie się do magazynu za dosłownie, myślę, kilkanaście, kilkadziesiąt minut może, tak? Będziemy omawiali waszą grupę. Możemy wam podesłać linka, dajcie tylko znać na fanpage'u naszym, na Messengerze może, tak? Na Messengerze, czy chcecie pogadać chwilę o... Na żywo, z kamerką najlepiej. To nawet o ostatnim meczu, co się działo w ostatnim spotkaniu Luxu, to też porozmawiamy wtedy z widzami na żywo. Nie? Dobrze, to takie nowinki. A ja troszeczkę wam tutaj wprowadzałem was już w temat spotkania jutrzenki Warty ze Złoczewią Złoczew. I zobaczmy, to miał być trudny mecz dla Złoczewi, po wyniku widzimy, że taki był. No ale zobaczmy, jak spotkanie wyglądało właśnie na wideo. Dwa do dwóch. Mecz naprawdę ciekawy, mecz, gdzie faworytem byli goście ze Złoczewa, ale Jutrzenka Warta dała radę i wyrównała tutaj stan gry w 58 minucie. Wcześniej bramki strzelali Przezak, Gruszel, Kępniak, no i Kępniak znów właśnie dla Jutrzenki Warty na 2 do 2. Znaczy naprawdę dobre spotkanie. Piękny obiekt, piękna trybuna w Warcie. Nie mieliśmy okazji jeszcze, Marcin, zobaczyć. No żywo. Nie mieliśmy możliwości, no właśnie, bo ponieważ Jutrzenka gra w czwartej lidze w zeszłym sezonie, a nie objeżdżaliśmy tak. Dwa sezony temu. W tamtym sezonie nie wybraliśmy. Musimy się wybrać, tak, zdecydowanie. No tak, ale może zobaczmy w takim razie, jakie jeszcze były inne spotkania w tej grupie. Jarosław Heinzel. Tak, żony zawsze mają lepszą pamięć od nas. Nieraz sięgającą wielu lat wstecz, naprawdę. Zależy, o co chodziło po prostu. Patrz, ale żona przypomina, zobacz, jaka dobra żona. Dobra żona. Pewnie żona teraz ogląda serial swój ulubiony i będzie miała 3 godziny spokoju, albo 4, bo Jarosław Heinzel z nami będzie spędzał, oglądając magazyn Nieszychnik. Oczywiście jest nam bardzo miło i witamy. Witamy też Borka, oczywiście, i wszystkich włączających się na transmisję. Co do pozostałych spotkań, Marcin, chcemy coś jeszcze powiedzieć? Na pewno wygrana Janiszewic z Wartą Działoszyn. Na pewno może lekka niespodzianka, ponieważ Janiszewice jednak
No, dość nisko w tabeli. Miały jedną wygraną w, dokładnie. Dopiero w tym momencie. Więc zdecydowanie można powiedzieć, zaliczyć to do niespodzianki tej kolejki, czyli Warta Działoszyn pokonana u siebie. Ale to jest kolejna z rzędu strata punktów. Warta Działoszyn w tych warcianych derbach ostatnio w tam poprzedniej kolejce zremisowała z Beniaminkiem z Osjakowa. Mówiliśmy o tym, że Osjaków będzie grał kolejne warciane derby, tym razem z Wartą 2 Sieradz, czyli drugie pod rząd. No i te już były zdecydowanie mniej udane. Porażka 6-1 z rezerwami Warty. Taka żona to skarb Urajasowa. Nawet ogląda razem, więc... No proszę. Pozdrawiamy. Pozdrawiamy małżonkę Jarosława. Tak jest. No więc tak, tu jeżeli chodzi o to, mimo że właśnie Złoczewia zremisowała w tym spotkaniu, a i Słowian pierwsze punkty, tu warto zauważyć. Borek właśnie tak zwrócił uwagę, 4-1 wygrana z Piastem Błaszki. Też na pewno wynik bardzo wartościowy dla Słowiana, taki pozwalający uwierzyć w siebie przed kolejnymi spotkaniami. Jak przełamywać się, to tylko tak. Dzięki temu możemy teraz, myślę, spojrzeć w tabelę w tej grupie, bo dzięki tej właśnie wygranej, o której wspominał Borek, Słowian do Warszawice opuścił ostatnie miejsce w tabeli. Tam już tylko Hetman Rusiec, jako jedyna drużyna bez punktu. Hetman, który walczył przecież w tej kolejce, też niesamowity bój stoczył tutaj z Czarnymi Rząśnia. Przegrał 3-4, ale jednak bez punktów. No ale tak, żeśmy zachwalali Złoczewie i w sumie bardzo dobrze, bo jak na razie to jest jedyna drużyna w tym momencie bez... Niepokonana. Niepokonana, bez porażki. No i dzięki temu remisowi, porażce właśnie Warty Działoszyn, no... Melduje się na pierwszym miejscu. Bardzo wysoko też Brączewice. Mówiliśmy o tym. Ty, Marcin, typowałeś Brączewice do spadku. Ja mówiłem, jest trener Kobierski. Wyciągnie drużynę za uszy. No i jak na razie to się sprawdza. Brączewice wygrały, ale z tego co wiem, wygrały po walkowerze. Tutaj nie wiem, czy mamy punkty uwzględnione dla Brączewic, ale na pewno będzie walkover, więc ta drużyna może być jeszcze troszeczkę wyżej w tabeli. Tak, jeszcze będzie miała 12 punktów. Sytuacja taka, w której przyjechali piłkarze z Karsznic na spotkanie do Brączewic. Bodajże będą o jedną pozycję więcej, czyli na szóstym miejscu. Nie wiem, czy Marcin wiesz, jaka była sytuacja, ale przyjechali piłkarze i podobno na rozgrzewce doznali kontuzji. Taka była wersja oficjalna prezesa KS Karsznice i dlatego nie wystąpili w spotkaniu, natomiast no, według gospodarzy piłkarze KS Karsznica nawet nie wyszli na rozgrzewkę, no więc właśnie. Jak mogli tej kontuzji doznać. Słaba sytuacja kadrowa w Karsznicach i miejmy nadzieję, że ona się poprawi. Jak byłem na meczu KS Karsznice Warta Działoszyn, rozmawiałem tak zakulisowo z trenerem Kaczmarkiem i właśnie narzekał na to, że przed sezonem było sporo chętnych do gry, a jak się sezon zaczął, to się zrobiło dużo gorzej i teraz taka derka bardzo krótka w Karsznicach. A może po prostu kwestia, że to 85-lecie za mocno weszło? No coś. Bo też było właśnie takie wydarzenie. Mieliśmy na to wydarzenenie zaproszenie odnośnie 85-lecia, więc... No... Różne słychać tutaj pogłoski o tych przyczynach nieobecności niektórych zawodników, ale nie wiem, czy jesteśmy upoważnieni. Mamy zbyt mało informacji, żeby o tym rozmawiać, ale są też inne pogłoski. Jak chcecie, to piszcie oczywiście. Jeśli macie informacje, co dzieje się w Karsznicach, piszcie na czacie. Jasnowidz Mordoru, magazyn o czwartym poziomie rozgrywek, tam gdzie LKS Łagów, tak? Prawdopodobnie o to chodzi. Tak, nie wiem, ale... No. Tak, no staramy się robić... Nowego mamy subskrybenta, Donim 85, dziękujemy za subskrypcję. Tak, LKS Łagów to chyba drużyna z trzeciej ligi. Tego co kojarzę, ale nie wiem, czy to jest mazowieckie, bo tak. Magazyn czwartym poziomie rozgrywek, tam gdzie KS Łagów. No chętnie byśmy zrobili, ale chyba brakuje nam na razie doby. Tak. Jeżeli pojawi się poważny sponsor, który zapewni nam byt finansowy, to myślę, że możemy robić tych magazynów w tygodniu więcej o różnych ligach. No na pewno tak. Na ten moment staramy się... Tak, trzecia liga świętokrzyskie, przepraszam bardzo. Pomyliłem tutaj. Łagów jest z okręgu świętokrzyskiego, z tego co widzę. No, kawałek. Damian Niewczas, dobrze. Damian zauważył. Łapek jest niewiele, tylko 16, a chcemy dobić do 40, a czas ucieka przecież. No właśnie. Więc kto jeszcze nie da łapki w górę, to zachęcamy, a my lecimy dalej. No właśnie, dalej, czyli zobaczmy może klasyfikację strzelców w tej grupie okręgowej sieradzkiej. Jak ona wygląda? No i tutaj na pierwszym miejscu melduje się z rezerw Warty Sieradz Jakub Janiszewski z 11 trafieniami, a Dawid Kępniak
właśnie z Jutrzenki Warty z 10 trafieniami. Ci tak, zawodnicy troszeczkę odskakują od reszty. Dwie bramki teraz w tej kolejce. No właśnie, strzelił. Ale też Dawid Przedzak z 5 trafieniami oraz Jakub Fabrowski ze Złoczewi. Tak, ale Dawid Przedzak to jest naprawdę wartość dodana do tej ligi. Były gracz chociażby Stali, Stalowa Wola. Prawda? Mówiliśmy, pan piłkarz ostatnio tutaj tak, w wywiadzie. Tak. No dobrze, to tyle jeżeli chodzi o kręgówkę sieracką. Już przechodzimy do kolejnej grupy. No i mamy już klasę okręgową skierniewicką. Tutaj także bardzo dużo się dzieje. Trochę wam tutaj więcej też pokażemy. I chyba dzisiaj ogólnie okręg skierniewicki myślę będzie całkiem nieźle reprezentowany w tak, dzisiejszym magazynie. Zdecydowanie. Ale tak, patrząc na te spotkania, od razu rzuca się w oczy spotkanie w Łagoszewie. Korona podejmowała GKS Bedno. Bedno, które rozpędzone, mówiliśmy o tym, drużyna, która w tym sezonie może tutaj namieszać. I miesza, i dobrze miesza, i wygrało aż 9-1 z Łagoszewem. Więc Korona bez szans. Oczywiście na pewno nazwisko Jana Pedy zobaczycie w klasyfikacji strzelców po tym meczu. Troszeczkę sobie tutaj Jan Peda wynik poprawił. Podreperował chyba 5 bramek, jak dobrze widzę tego zawodnika. Start Brzeziny. Marcin, wygrana z Wołczą. No tak, wygrana. I tutaj was zaskoczymy, nie będziemy mieli materiału z meczu startu Brzeziny. No właśnie, co dziwne. Tak, ale może w kolejnym magazynie uda się taki materiał pozyskać od Jakuba, chociażby właśnie Trzesińskiego, bo głównie on materiały... No tak, podsyłali, ale tylko z drużyny chyba rezerw, więc dlatego też nie wiemy, czy po prostu może nie było. Jakuba Trzesińskiego nie mógł być na tym meczu, więc też nie zawsze pojawia się ten materiał. Ale z pozostałych drużyn z czołówki... To na pewno warto zwrócić uwagę na Widok Skierniewice. I tutaj wam pokażemy za chwilę materiał ze spotkania Widoku Skierniewice. Mm-hmm. I jeszcze drużyną drugą niepokonaną. Znaczy mam Widok Olimpia Chąśno i właśnie tak troszeczkę się zastanawiam, z jakiej to kolejki jest, czy na pewno z tej. Bo Widok teraz grał z Pelikanem Bałowicz. No to materiał z meczu Widok Olimpia Chąśno, to jest z poprzedniej kolejki. No tak, to po prostu to już było. Czyli mamy materiał na pewno z meczu Juve na Wysokienice, a tak. Makowia Maków. No to tylko może powiedzmy, że Widok w tej kolejce znów sięgnął po 3 punkty, pokonał Pelikana Dwałowicz, a Orzeł Nieborów wygrał z KS 2 Kutno. I to są dwie drużyny, które jeszcze nie straciły nawet punktu w tym sezonie. No właśnie ciekawie to wygląda w tej grupie. Ale ten mecz, o którym chcemy wam powiedzieć więcej, pokazać przede wszystkim, to spotkanie, gdzie jak widzicie działo się bardzo dużo, wynik tak. 3-5, Juwenia Makowia. Tylko jedno trafienie, czyli bramkę dla bodajże Makowi Maków z karnego. Tylko tyle, ale może i aż tyle, zawsze coś możemy w takim razie pokazać, więc już zapraszam. Zobaczmy jak ta bramka padła. Troszeczkę. To nie ma. No i jak widzieliście, no trafiona ta bramka, chociaż byłem świadkiem niewykorzystanego rzutu karnego, więc no, wiadomo, że karny to nie jest zawsze już pewne trafienie. Tak, ja też nawet ostatnio, co transmisja, to są rzuty karne ostatnio, tam gdzie jeżdżę z kamerą, ale akurat te strzały są celne. Tutaj też mieliśmy celne uderzenie z rzutu karnego. Wygrana Makowi Maków to Beniaminek przecież, Makowia Maków. Nie wiem, Marcin, może pokażmy tabelę widzom?
bo też tutaj chciałem powiedzieć, że Makowia Maków to Beniaminę, który sięgnął po drugą wygraną. Ma teraz Makowia 7 punktów, już tak, jest gdzieś tam w środku stawki, ale Makowia ma najgorszą defensywę w tej lidze. 30 bramek straconych. No ale nie za, podczas po prostu jak wygrywają to nieznacznie, jak przegrywają to znacznie i właśnie tak wygląda to ta strata bramkowa. Po kłosie tej porażki w trzeciej kolejce z widokiem 1 do 12 u siebie głównie myślę. No a jak chodzi właśnie o tutaj drużyny z czołówki? No i teraz zaległy mecz będzie rozgrywany. Widok Orzeł Nieborów w środę najbliższą o godzinie 18. No i to będzie prawdziwy hit. To jest hit. Bo ktoś punkty na pewno straci. Ktoś te punkty stracić musi. Myślałem, żeby się nie wybrać właśnie jutro na to spotkanie, no bo no to jest hit, to pierwsze, poza tym jedyny mecz przed weekendem. Zaległy co prawda, ale to może być naprawdę ciekawe spotkanie. No. Godzina 18. Do Nieborowa pewnie około godziny jazdy. A tak, dokładnie, około godziny jazdy. No ale cóż, no zobaczymy. Ale zapowiada się naprawdę ciekawe, jak tu pisze Hubert. W weekend jeszcze drugie ciekawe spotkanie, czyli Bedno kontra Widok Skierniewice, więc też czołówka znowu będzie ze sobą rywalizować. Zobaczymy kto hit goni hit. Hit goni hit. Po tych dwóch spotkaniach zobaczymy jaki będzie układ tabeli i gdzie te drużyny się ostatecznie znajdą, czy ktoś dostanie. A Nieborów będzie grał z Chońśnem na wyjeździe, więc to też będzie trudne spotkanie dla Orła Nieborów. Nie ma łatwych spotkań w tej Tak, chwili. Zdecydowanie. Skończyło się. No robi się tutaj bardzo ciekawie. Wpadło też sporo bramek. Może zobaczmy jak wygląda sytuacja w klasyfikacji strzelców. No jak widzimy na pierwszym miejscu właśnie z Bedna Jan Peda z 16 trafieniami już na swoim koncie. 5 bramek w tej serii, tak. A na drugim miejscu z 12 Rafał Gąbocki z Widoku Skierniewice. Ale też jest i Paweł Gierak z Widoku z 8 trafieniami, Adam Stankiewicz z 8, więc tutaj Widok ma troszeczkę więcej tych zawodników w sile ofensywnej. Ciekawi jesteśmy właśnie jak to będzie wyglądać w tych starciach najbliższych. Ci zawodnicy znowu powiększą zdobycz tutaj bramkową. Więc zapowiada się niezwykle ciekawie ta okręgówka skierniewicka w tym sezonie. Trzy drużyny, Orzeł Nieborów, który będzie chciał powrócić szybko do czwartej ligi, Widok Skierniewice, który walczył o tą czwartą ligę w barażu, też ma apetyt na nią. No, ciekawie się robi tutaj w tej lidze. Dobrze, ale to już tyle, jeżeli chodzi o okręgówkę skierniewicką. Już przechodzimy do kolejnej ligi, tym razem schodzimy niżej, czyli do A-Klas. No już jesteśmy w grupie pierwszej łódzkiej A-klasy. Tutaj też niezwykle ciekawie. Grupa pierwsza łódzkiej A-klasy. Oczywiście już uruchamiamy, odpalamy wszystkie tabele, statystyki, wykresy. No i także materiały, które mamy. I materiały, bo tutaj będą materiały w tej grupie oczywiście, które chcemy wam pokazać. No ale jak widzicie właśnie wyniki. No, na pewno mała niespodzianka, bo Dutów przegrywa u siebie z rezerwami SMS-u, AKS-u, SMS-u Łódź. Więc zdecydowanie na pewno można to nazwać małą niespodzianką w tej kolejce. Mamy tutaj też drużynę, która jest jeszcze niepokonana, w sumie jedyna drużyna niepokonana, to Jutrzenka Bychlew. No właśnie. Tak, i to Jutrzenka Bychlew, która... W derbowym spotkaniu w derbach powiatu pabianickiego grała mecz z Włókniarzem 2 Pabianice. Więc niepokonana Jutrzenka jechała do Pabianic, gdzie miała spotkać się z Włókniarzem 2, który jest drużyną jeszcze bez wygranej w tym sezonie, czyli zupełnie na przeciwległym biegunie ligowej tabeli. Zobaczmy może jak padały bramki w tym spotkaniu. Włókniarz 2, Jutrzenka Bychlew.
Do Tomka dzwoniłem, pytałem się o kibicę. Bo Janka z mną Rytycha nie odzywa się, kurwa. Mówię do Tomka za mną. Ale nie wiem, że to jest kurwa. Zjadłem do Rytycha, nie? Zjadłem. Zjadłem, teraz to zjadłem. No i ciebie by nagrywać. I kurwa przyjedzie i kurwa kameruje. Na co to? Nie mo, na co ma? Na wodę, których nie ma już. Brak to proszę mi zapomnieć. Dalej, amen! Łukasz! No jak widzieliście, no Jutrzenka Byklew wyszła na prowadzenie, doprowadziła do wyniku 2-0, dopiero w 74 minucie udało się złapać kontakt włókniarzowi, no, ale ostatecznie to zwycięstwo z tego. Faworyt nie zawiódł, a jedną z bramek strzelił Rafał Grzelak, gol na 1-0, no przecież piłkarz zupełnie nieanonimowy, z tytułami Mistrzostw Europy, tak... rocznika chyba 16-18. No zdecydowanie tak. Jeden mecz się nie odbył w tej grupie A-klasy. Został przełożony na 11 listopada. Powodów nie znamy, natomiast no, to jedno spotkanie się nie odbyło po prostu w tej A-klasie. Tak, nie odbyło się, ale jak chodzi tutaj o te mecze, gdzie było dużo bramek, no Marcin Sainci, prawda? Przełamali się? No przełamali się w końcu. No mówiliśmy tutaj, narzekaliśmy na tych Sainców trochę, że tak zawsze bili się w tej czołówce o awans, a tutaj dopiero pierwsza wygrana, pierwsze punkty pierwsze w trzeciej punkty. Kolejce. I też drużyna z jedną z najgorszych defensyw tutaj, bo 11 straconych bramek, tylko Pionier Baby gorszy. Pod tym względem. Zresztą możemy, myślę, w tabelę spojrzeć. To będzie to wszystko widać. No właśnie. Jutrzenka Bychlew bez porażki. Jak na razie 10 punktów. Tak. Poprawiła swoją lokatę tęcza Janków. Po tej wygranej 4-2 ze startem Łódź. To też pierwsze bramki w tym sezonie w ogóle. W czwartym spotkaniu dopiero tęczy Janków. Pierwsze bramki, od razu 4 i od razu 3 punkty ze startem Łódź. To naprawdę. No tak. Prezes Stachecki i cała ekipa Zjankowa na pewno w siódmym niebie. No dobrze, ale jeszcze zobaczmy, jak wygląda klasyfikacja. Co prawda spotkań nie było jeszcze tak dużo, ale już na pewno pojawiły się ciekawe nazwiska. Na razie mamy tutaj Kacpra Dumicza z 4 trafieniami z rezerw AKS-u SMS-u, Oskara Pietrasa ze startu Łódź oraz Łukasza Króla z Grabki Grabicy, też z 3 trafieniami. Bardzo długa lista zawodników z 2 trafieniami, dlatego oni na razie się jeszcze nie znajdują. Mamy nadzieję, że wykrystalizuje się ta ilość strzelonych bramek, ta ilość strzelców po najbliższej kolejce i będziemy mogli zaprezentować trochę ciekawsze grafiki. No zdecydowanie tak. A teraz zabieramy Was do grupy drugiej. Tutaj będzie troszeczkę szybciej, bo nie mamy żadnych materiałów wideo z tej grupy.
No już mamy grupę drugą A-klasy łódzkiej i już szybko patrzymy, jakie były spotkania w ostatni weekend, bo to było też jedna z tych pierwszych kolejek. No tutaj były mecze, gdzie padało bardzo dużo bramek, mecze, gdzie bramki nie padały wcale, też były takie. Więc zróżnicowanie bardzo duże, ale jednak tendencja, że bramek było sporo. I tak patrząc od góry, no to mieliśmy Marcin Starcie, Beniaminka, Rosy Rosanów z Wiktorią Łódź. Wiktoria, którą wam pokazywaliśmy w meczu pucharowym, tuż przed sezonem, przed startem sezonu, mecz z Łafem. Tamto spotkanie zdecydowanie Wiktorii nie wyszło. No i później tak Wiktoria troszeczkę w kratkę rozpoczęła ten sezon. A teraz starli się z Beniaminkiem, który ma szansę być takim rewelacyjnym Beniaminkiem. No nie powiem, że czarnym koniem, bo też chyba typowaliśmy tutaj Rosę jako faworyta do awansu z tej grupy. Tak, tak, typowaliśmy tutaj, że naprawdę może zagrozić, bo tam są zawodnicy naprawdę klasowi, którzy już są ograni nie tylko w tej klasie A-klasie, ale też na wyższych poziomach rozgrywkowych. No i tutaj wygrana spokojna 5-0 mecz pod kontrolą Rosy Rosanów. Wiktoria walczyła, ale nie udało się strzelić bramki honorowej. A jak chodzi i Rosa, dzięki temu komplet punktów po trzech kolejkach, tylko jeden stracony gol w trzech meczach. 10-3 też się rzuca w oczy. Huragan Kalonka i tutaj Rafał Niewiadomski, show, 4 gole Rafała Niewiadomskiego. Za chwilę będziemy widzieli to w klasyfikacji strzelców. Z pewnością go zobaczymy. Co ważne, jeszcze ważna wygrana rezerw Bruty zbierz z Gałkówkiem 3-0. No i Gałkówek jak na razie bardzo przeciętnie, bo 3 kolejki za nami, a Gałkówek w samym środku tabeli, można powiedzieć, prawie w samym środku, nawet w dolnej połówce. No i kiepski ten start. Mimo przecież tego, że mają Modrankę w składzie, który tak. jest w formie, bo widzieliście, jaką kapitalną bramkę ostatnio strzelił. Zobaczmy może teraz na tabelę w tej grupie, jak to wygląda. Mamy tutaj też drużynę, która jeszcze nie zdobyła punktu, prawda? Milan. Tak, no tutaj mamy fan Husari Apeldoorn napisał, że Milan to jest słaby we wszystkich rocznikach, jak napisał. Ostatnio przegrali 22-0 w C2 trampkarzu. No cóż, nie wróżę, ja mogę, powiem tak, trochę mnie to boli, bo Milan, no to Milan. I ostatnio Milan pierwszy w Serie A też poniósł porażkę i tutaj w naszej łódzkiej Serie A Milan też przegrywa, więc wygląda to słabo. No ale właśnie, w tabeli Milan, wspomniany Milan na ostatnim miejscu, 0 punktów, 14 bramek straconych w 3 spotkaniach, więc wygląda to bardzo, bardzo źle, ale u góry tabeli widzimy Rosę Rosanów, Beniaminek kapitalnie rozpoczął. Tak. Boruta też by był na pierwszym miejscu, jednak jak napisali na fanpage'u, został może nie tyle okradziony, tylko nie zostały dopilnowane pewne sprawy z Kalonką i tam został podyktowany walkover dla Kalonki. Tego Kalonka ma 3 punkty, ale nie wywalczone na boisku, tylko właśnie ze względu na błędy. Ale miejmy nadzieję, że jednak Boruta to jest drużyna, która naprawdę pod władzą Marcina Herskiego, pod wodzą Marcina Herskiego, będzie tutaj zdobywać kolejne punkty, jak widzimy z Gałkówkiem 3-0, więc naprawdę warto to zauważyć i myślę, że w kolejnych spotkaniach będzie tylko lepiej. Tak, wygląda to coraz lepiej, a spójrzmy może, jak wygląda to w klasyfikacji strzelców w tej grupie. No właśnie, klasyfikacja strzelców, już patrzymy. Na pierwszym miejscu kto? Jan Kowalski właśnie z rezerw Boruty Zgierz z 9 trafieniami, więc ma tutaj naprawdę... Kto strzela? Jan Kowalski, który chyba też w pierwszej drużynie jakieś występy już zaliczał z tego, co tak kojarzę. Tak mi się kojarzy właśnie. Ale z Rosy Rosanów mamy też Marcina Koniecznego, ale też i Sujecki Wiktor z Boruty 2 Zgierz, a oraz Michał Sennicki, więc tutaj ma kto strzelać w tej Borucie. Czyli nie brakuje i bardziej doświadczonych graczy i też młodszych zawodników w tej klasyfikacji, co nas bardzo cieszy. A oczywiście Tomasz Krajewski, 7 bramek, Marcin do Polonii Andrzejów. Polonia Andrzejów, która strzeliła 8 goli, a 7 z nich strzelił Tomasz Krajewski. Zgadza się. Ja sobie nie jestem w stanie wyobrazić Polonii bez Krajewskiego w ataku. Ale tak. Już od wielu sezonów, tak. Tak, zdecydowanie. No więc wygląda to naprawdę ciekawie w tej grupie. Zobaczymy, jak będą kolejne spotkania. Na razie 3 za nami. No i czekamy na kolejne emocje. No, zabieramy was do grupy teraz trzeciej.
No już mamy grupę trzecią, łódzkie jak klasy. Grupa trzecia to ta grupa, gdzie mamy drużynę, która, jak wiemy, czasami powoduje problemy techniczne u nas w studio, ale nie, tym razem myślę, że chyba już ta klątwa powoli schodzi. Tak. Nie demonizuj. Tak, nie stygmatyzuję w ogóle pisi Zygry. Dokładnie. Powiedziałem to głośno, z pełną odpowiedzialnością, tak że będzie na mnie. Będzie na ciebie. A pisia coś... Zygry Marcin wyjechała teraz na spotkanie do Zduńskiej Woli. No i gdzie... było ciężko. No właśnie, gdzie spotkała się z Wiktorią Szadek. Z Wiktorią Szadek, którą widzieliście w akcji, bo pokazywaliśmy ją wam w meczu przecież z Bukniarzem Konstantynów w pierwszej kolejce. Pierwsze w ogóle dwie kolejki to porażki Wiktorii, a kolejne dwie to dwie wygrane. I chyba też sytuacja kadrowa, nie wiem, nie, jak mówimy, nie podglądamy teraz składów, bo nie mam nawet na to czasu, ale wydaje mi się, że tutaj się troszeczkę poprawiło, bo w pierwszych dwóch kolejkach wyglądało to bardzo źle Wiktorii Szadek. A teraz wygrana z Pisią Zygry 5-0, a to były dwie drużyny, które niektórzy typowali do być może końcowych dwóch lokat w tabeli. Tak. Tak. Wiktoria Szadek przez niektórych, również swoich kibiców podczas wizyty mojej w Szadku, no niewielu wierzyło w tę drużynę. A Wiktoria, proszę, zaczyna łapać formę. No, ale bardzo ciekawe spotkania były. Większość tak naprawdę zakończyła się gdzieś, tutaj mamy remis także, ale też nieznaczną wygraną. No ale właśnie, był bardzo ciekawy mecz w Łodzi. Kolejarz Łódź podejmował Lux Bałcz. Krzysztof. Lux Bałcz, który tutaj wiemy, że są widzowie z Bałcza z nami, bo się przywitali z nami też na czacie i bardzo, mówię, byłoby sympatycznie i miło dowiedzieć się, co się dzieje z Bałczem, bo to jest drużyna, która ma naprawdę potencjał. Ma też kilku ciekawych graczy w składzie, taki jak chociażby Kamil Golański. No już możemy uprzedzić fakty, Kamil Golański wpisał się też w tym meczu na listę strzelców. Został on jednak w Luxie Bałcz na ten sezon i no cóż, kolejarz Łódź za to ma naprawdę niezłą paczkę. Patrząc też na skład kolejarza Łódź, to są ci piłkarze jak Węgrzyn czy Madajczyk chociażby, tak? Oni też się wpisywali tu na listę strzelców. Jest nowy transfer ze startu Łódź. No właśnie. Prosto ze świętej Teresy. Czyli jest Jakub Olkiewicz, popularny Olki. Przez lata, chyba przez wieki powiedziałbym, związany ze startem Łódź. W ogóle jak to brzmi? Jakub Olkiewicz chyba za 2 lata albo 3 może młodszy ode mnie, ja mówię, że przez wieki związany ze startem Łódź. Krzysztof, bo to tak się odczuwa w tym wieku, że to są naprawdę już wiekowe sprawy, no w naszym wypadku. Czuję się ten wiek, czuję, tak. Nie wiem, Marcin, czy my z tego meczu będziemy w stanie cokolwiek pokazać. No pokaz, mamy skrót cały. To pokażmy może ten skrót, a później wrócimy też i do Olkiewicza i ogólnie do podsumowania tego spotkania. Kolejarz kontra Lux Bałcz. To? Jakiś Bałcz? Hej! Jest środek!
kurwa. Kurwa! Ja pierdolę! Nie nagrałem. Brawo, kolejarz! Grzycie. Czysto było! No jak widzieliście, no akcja za akcją tak naprawdę. Najpierw wyszedł kolejarz na prowadzenie 1-0, później remis 1-1, 2-1, 2-2. No ale cóż za akcja, ale cóż za akcja na 3-2. Przecież no, tam tak. To naprawdę pognało jak jakiś, ja nie wiem, Messi chyba. Taki bałucki Messi, Jakub Olkiewicz. No trzeba przyznać, trzeba to jednak oddać, że była to kapitalna indywidualna akcja, bo chyba minął tam ze 3 rywali. Nie za bardzo rywale chyba wiedzieli, co zrobi Olkiewicz z tą piłką, bo taki trudny do rozszyfrowania. Ale oficjalnie asysta chyba przypisana komuś innemu, tak? Z tego co wiemy. Tak, tak, a no gol... bo gdzieś tam piłka się odbiła jeszcze i... Tak, a gol Klimkiewicza na 3-2, który zwieńczył właśnie tą indywidualną akcję. Gol Kaspra Klimkiewicza dokładnie, 81 minuta. Więc no tak, wygrana kolejarza Łódź. Ale też, Marcin, to o czym mówiliśmy, kolejna porażka Luxu Bałucz, który jest drużyną bez punktu jeszcze w tym sezonie. No nie jest łatwo w tej łódzkiej A-klasie. Tak. Bo jednak to nie jest sieradzki okręg, bo ze... Tak, ale to jest grupa trzecia, tutaj jak najbardziej... można powalczyć. Jak najbardziej Lux jest uprawniony też, żeby grać, bo grają też drużyny z Łasku, tak? A Lux Bałucz jest drużyną z okolic tutaj znowu Łasku jak najbardziej, więc... Oczywiście, że tutaj może grać, ale są drużyny też takie jak właśnie kolejarz Łódź, który tutaj trafił i kolejarz tutaj też zaczyna te karty rozdawać. 4 spotkania, 3 wygrane mecze, 1 remis, niepokonany kolejarz Łódź. Wielkie no, brawa. Dokładnie. No dobrze, zerknijmy jeszcze na tabelę właśnie, jak ona wygląda po tych spotkaniach, bo tutaj mamy naprawdę bardzo ciekawą sytuację. Marcin, poczekaj, przepraszam, 40 wybiła. To my idziemy teraz z Marcinem, tak się mówi. Na małe co nieco. Na małe co nieco. Dzięki bardzo za wszystkie łapki w górę. Zachęcamy, nie poprzestawajcie na tym, bo 50 też lubimy. I właśnie, Marcin, zacząłeś o tabeli, tak? Tak, jeżeli zobaczymy na tabelę, to mamy 4 drużyny bez porażki z dorobkiem 10 punktów. Więc tutaj mamy i Olimpię Karsznicę, i rezerwy z Duńskiej Woli, kolejarza i Korabłask.
A jeszcze ożył piątkowisko z 9 punktami, więc tutaj naprawdę jest na razie po tych 4 kolejkach. Korab Marcin stracił punkty z PTC Obejnice i tak. To jest jednak wpadka, tak to należy określić, drużyny z Łasku, bo byli oni faworytem tego spotkania. Olimpia wygrała z Orłem Kazimierz. Bardzo trudny rywal przyjechał do Karsznic. Trudny, tak się nam wydawało przed sezonem, ale jak spojrzymy teraz w tabelę, to Orzeł Kazimierz ma tylko jeden punkt. I to zdobyty chyba w pierwszej kolejce remis z piątkowiskiem, taki hokejowy wynik wtedy. Pozdrawiamy Górnika Łęczyce, również rzeczywiście. Widzimy też, że Górnik, widziałem też, że Górnik Łęczyca swoje materiały zaczynał umieszczać na YouTubie. Tak, bardzo prosimy o podsyłanie. Podsyłanie chociaż linku do tych materiałów, bo nie jesteśmy w stanie śledzić 200, ponad 80 profili na tak. Fanpage'u, czy też kanałów na YouTubie, dlatego zawsze zachęcamy do podsyłania nam tych informacji. Hubert też taki ośmielony chyba, że przerwana została być może ta klątwa Pisi Zygry, już pisze sam też Pisia na szarym końcu na czacie. Racja, Pisia Zygry na ostatnim miejscu, bez punktu, ale też bez zdobytej bramki. I to jest... No kurczę, to jest naprawdę tak, to jest bardzo słabe i bardzo trudna sytuacja. No. Żeśmy chyba mówili o Pisie, że to jest chyba jednak nasz, może nie faworyt, ale drużyna, która przewidujemy, że w tym sezonie może spaść. Ja nie mówiłem, że murowany kandydat do spadku, ale mówiłem, że bardzo poważny. Bardzo niestety. Poważny. No i na razie potwierdza niestety nasze słowa. Wolelibyśmy, żeby nas wyprowadzali z błędu zawodnicy i działacze. Tak, no a zobaczymy może, jak wygląda klasyfikacja strzelców, bo tutaj, jak widzicie, bardzo ciekawa sytuacja jest w tabeli, a zobaczmy, jak to wygląda właśnie w zestawieniu strzelb najlepszych w tej grupie. No tutaj mamy zawodnika, który będzie wyrastał na razie pod tą ligę. To jest w Olimpii Karsznice Mateusz Broś. 8 trafień. Mateusz Broś, coś mi to mówi. Tak, coś ci to mówi. Ale także Łukasz Witaczewski z Wiktorii Szadek, 6 trafień, czy Jan Szewczyk z Pogoni Zduńskiej Woli. A z kolejarza Madajczyk, który no, w zeszłym sezonie bardzo ładne bramki strzelał. Tak, to też myślę etatowy wykonawca rzutów wolnych w kolejarzu Łódź i pewnie w tym sezonie też jakieś ładne bramki jego zobaczymy jeszcze z stałych fragmentów gry. No dobrze, to tyle. Zabieramy Was do kolejnej grupy, do grupy czwartej. Nic nie ma, nie? No i mamy grupę czwartą, A-klasy. Tak, tutaj nic nie ma, jeżeli chodzi o materiały, niestety ubolewamy nad tym. Mam nadzieję, że było to słychać. Powiedziałem, tutaj nic, nic nie ma. Grupa czwarta, niech się troszeczkę ogarnie. Prosimy o podsyłanie materiału Was. To też trochę więcej o Was powiemy. No właśnie, a nie ma materiału, więc poświęcamy myślę około 5 minut. Tak mniej więcej to tak wygląda. To nie jest za karę, ale to jest taka mała presja. Na grupę czwartą, podsyłajcie naprawdę, chociażby nawet fotorelacje, to już zawsze jest coś. Albo się wdzwaniajcie do nas, otrzymacie, napiszcie do nas na fanpage, czy na nasz numer telefonu, tak? Redakcyjny. Otrzymacie linka do wdzwonienia się, wiecie o tym, że doskonale to działa, może nie doskonale, ale bardzo dobrze. Dobrze, żeś to tak. Zweryfikował z tym doskonale, ale faktycznie. Nawet można Was wtedy zobaczyć na kamerce. Możecie z WhatsAppa skorzystać, tak? Tak, Hubertowi brakuje pauzy ewidentnie. Nam też. Pauza. No ale tutaj już pojawi się pauza. Niestety wywołałeś to słowo. Mamy tą czwartą grupę, to jest nadal okręg łódzki, można tak powiedzieć. No i tutaj no, mieliśmy bardzo ciekawe pojedynki, więc zerknijmy od razu na te spotkania. No Kota Nozorków pokonuje dość wysoko Fairplay Kutno 5-0. Może nie zaskoczenie, ale na pewno ta wysoka wygrana. Ale w ogóle obie ekipy Marcin, obie ekipy Zazorkowa grają bardzo dobry sezon jak na razie. Zobaczcie to później zresztą w tabeli, że tutaj czołówka to jest Ozorkowska. Ale też w czołówce mamy Kobrę Leśnicę Wielką. I to jest drużyna, która w trzech kolejkach zdobyła komplet punktów, Marcin. Kobra Leśnica. Tym razem pokonali Malinę Piątek na wyjeździe aż 4-0. Wiemy, że w Kobrze pojawił się chociażby Łukasz Smoczyński. Były gracz i prezes Bzury Mogoszyn. Nie wiemy, czy aktualny prezes jeszcze, bo musimy to ustalić. Tak.
Znów wpisał się na listę strzelców, ale to zobaczycie później też w klasyfikacji pewnie pana Łukasza. Jak chodzi o pozostałe spotkania, 4 do 4. Szalony mecz Mianów, w formie, jak to mówią. Mianów w formie, czyli duża ilość. Tak, Mianów dobra dyspozycja w ogóle w tym sezonie. Ale jak spojrzymy sobie na wyniki, tylko dwa zakończyły się jakąś znaczną wygraną drużyny, natomiast pozostałe, no gdzieś jednak była ta walka na boisku. Sokół tym jest na razie ciężko, kolejna porażka. Tak, Beniaminek przegrał z Ostrowiem Ostrowy. Natomiast jak mówimy tutaj o tych drużynach z Ozorkowa właśnie, czyli Bzura Ozorków. Bzura pokonała Sarnów Dalików, Spadkowicza z Okręgówki, ale to był ciekawy mecz, 4 do 3. I tutaj bramki strzelali Stachlescy, Paweł, Krzysztof, jest też grający trener. W pewnym momencie naprawdę był wynik 2 do 2, więc tutaj zanosiło się może na małą niespodziankę. No ale Bzura ma w swoim składzie chociażby Damiana Ziemniaka, Igora Pajęckiego, oni tutaj też po raz kolejny wpisali się na listę strzelców, jeszcze do tego Stokłosa. No to zobaczymy może, jak wygląda tabela w tej grupie po tych spotkaniach. No właśnie, Bzura Ozorków 9 punktów bez straty punktu, Kobra Leśnica 9 punktów bez straty punktu, ale Kotan Ozorków bez porażki. Więc tylko, że Kotan Ozorków ma jeszcze jedno spotkanie więcej rozegrane, a Bzura i Kobra jeszcze mają po jednym spotkaniu do rozegrania. Chyba ze względu na tą pauzę, bądź jakiś mecz był przełożony. Tutaj sporo takich niedociągnięć, jeżeli chodzi o te mecze. Jak na razie wygląda to bardzo dobrze w tych drużynach. No i cóż, zobaczymy, czy Bzura Ozorków wróci do klasy okręgowej. Natomiast na dole Magnat Sierpów. Jedna strzelona bramka w dwóch spotkaniach, ale to są tylko dwa spotkania, dwie porażki, bo Magnat pierwsze chyba spotkanie przełożył. I też jakieś spotkanie się chyba... A, i teraz pauzował w kolejce. Więc mamy nadzieję, że po tej przerwie Magnat Sierpów się odbuduje, wzmocni, troszeczkę popracuje i zacznie punktować w tej grupie. Zobaczymy. Oczywiście. Mamy informację, że coś nam pika. Pewnie... No co nam może pikać, pika. Marcin? To jeszcze dobrze, że nam pika w tym wieku. Jeszcze tak, że nam coś pika. Nie jest jeszcze tak najgorzej. No tutaj jeszcze od Fan Husaria Peldorn. Czy słyszeliśmy o tym? Oczywiście jak najbardziej słyszeliśmy, że grał Patryk Woloński, ale nie na bramce. Jest brat Patryka, który gra też Woloński. Teraz mi wypadło imię. Szukam imienia, widać, że myślę, przetwarzam, ale robiłem też wywiad z właśnie drugim Wolańskim, który obecnie, mam nadzieję, że ciągle jeszcze jest w Sokole Lutomiersk, bo w pucharze starosty powiatu pabianickiego miałem okazję porozmawiać z nimi, też właśnie zapytać troszeczkę o kwestię brata, więc Wolańscy naprawdę tutaj w paru klubach w naszym województwie, czyli w Sokole, i Patryk chyba jeszcze ciągle jest w Kutnie. Chyba tak. Chyba jeszcze stoi na bramce. Nie śledzimy teraz za bardzo poczynań Patryka Woleńskiego. Ale jeżeli macie te informacje... Tak. No nieźle. No dobrze. Więc wróćmy do tego, o czym mówiliśmy. Mówiliśmy o tabeli, no ale zobaczmy, jak wygląda klasyfikacja strzelców w tej czwartej grupie A-klasy. O, Bajcykler, dzięki za wpłatę. No i proszę, jest i poszło. I takie rzeczy się właśnie chwali, Bajcykler. Tak jest, 2 złote, zawsze to na plus. Jakieś tam piwko się strzeli pod żabką. No tak, ale my nie o tym. My dalej o kolejnych grupach, a przed nami tutaj jeszcze chyba klasyfikacja strzelców, prawda? Tak. Do omówienia w tej grupie. No i mamy na pierwszym miejscu egzekwo, można powiedzieć, Mateusza Lewandowskiego z Róży Kutno oraz Michała Płóciennika z Bzur Ozorków, 7 trafieniami. Więc tutaj ta lista strzelców zdecydowanie pokaźniejsza niż w pozostałych grupach A-klasy. No i Bzurze Ozorków także i Pajęcki Igor jest tutaj w tej klasyfikacji, ale także Szymon Sadowski z Sokoła Lutomiersk. No jest, ma kto strzelać tutaj w tej grupie. Jest paru ciekawych zawodników.
Tak, no właśnie, Pajęski, Stachlewski, zobacz, prawda? Więc też ci bardziej doświadczeni, ci mniej doświadczeni. Kułakowski, proszę, były gracz Sarnowa Dalikowa, obecny w Świnicach Warckich. No dobrze, ale przejdźmy dalej do kolejnej grupy. To będzie grupa piąta. Piotkowska, tak. Jeszcze Piotkowski. No i mamy już A-klasę w okręgu piotrkowskim. Idzie nam całkiem dobrze, myślę, Krzysztof, z tym omawianiem. Tak jak zgodnie z życzeniem widzów, omawiamy chociaż krótko, po trochu nawet, każdą grupę, aby coś więcej powiedzieć na ten temat. No i zobaczmy w tej grupie piątej A-klasy, czyli w okręgu piotrkowskim. No takie spotkania były w ostatni weekend. Tak, grupa piąta. Tutaj w tej grupie, Marcin, my też chyba dawno nie byliśmy na meczu. Pokazywaliśmy wam za to drużynę z Białaczowa w barażu, ale to też już pewien czas temu. W sumie to chyba czas szybko dosyć leci, bo to 2 miesiące już chyba teraz, tak? Będą, no, będzie 2 miesiące. Tego barażu. Dokładnie. Jak nie lepiej. No tak, faktycznie. Chociaż nie, no. Nie, to było już tak po lipca chyba. Pamiętam. Nie, to było w sierpniu, czyli trochę ponad miesiąc temu, bo na tydzień przed rozgrywkami były baraże. Aha, no dobrze. Teraz będziemy pewnie tutaj dochodzić do tego. Ale już pewien czas temu w każdym razie. Poza tym z tych pozostałych drużyn, to naprawdę niewiele też, Marcin, poznaliśmy tych ekip. To też trzeba sobie otwarcie powiedzieć. Ja miałem okazję na pewno zobaczyć Mniszków, Radzice, bezpośrednio zresztą jak w starciu. Koronę Stary Dwór. Miałem możliwość zobaczenia Skalnik 2 Sulejów. I ceramikę 2, nie, ceramiki 2 opoczne nie. No właśnie, więc trochę to mamy do nadrobienia. Pilica Tomaszów jest też takim tutaj, troszeczkę na, że tak powiem, na naszym świeczniku. Ale właśnie, zobaczymy, jak te drużyny sobie poradziły. W tej grupie nie będziemy mieli żadnego materiału wideo, więc też 5 minut max możemy poświęcić. Tak, zdecydowanie. I już patrzymy sobie na tę grupę. A tutaj też ciekawa rzecz, RKS Rzeszyca, Marcin, drużyna, która jeszcze nie straciła punktu w grupie piątej. Rzeszyca tym razem wygrywa ze Skalnikiem 2 Sulejów 1-0. To naprawdę dobry wynik i Skalnik 2 Sulejów. Beniaminek, jak na razie, no ciężki to start dla Skalnika 2 Sulejów, bo jeszcze bez wygranej w 4 pierwszych spotkaniach. Najpierw w pierwszej kolejce porażka Skalnika. Później Skalnik remisuje z Relaksem Czerniewice i teraz znów dwie porażki, a ta ostatnia to właśnie z Rzeszycą 1-0. Więc nieznaczna porażka, ale jednak bez punktów Skalnik Sulejów. A tutaj gol decydujący w 58 minucie Adam Karwat. Bramkę strzelił. W pozostałych meczach ciekawe spotkanie bardzo w Tomaszowie. 3-2 Pilica pokonuje Ceramikę 2 Opoczno. I tutaj też ciekawie bardzo w końcówce jeszcze czerwona kartka dla gracza Ceramiki Szymona Mazura w 90 minucie. A bohaterem meczu Marcel Pierzchała, strzelec hat-tricka dla Pilicy Tomaszów. Więc tutaj to on głównym architektem wygranej z Ceramiką 2 Opoczno. No tak. Mniszku Białaczów, takie derby, prawda? Przecież. Tak, zdecydowanie. No Białaczów dla Białaczowa to jest pierwsza strata punktów. No właśnie. W tym sezonie. I tutaj tak naprawdę za sprawą Bartosza Kaczmarka, Marcin. Mówi ci to coś? Bartosz tak, Kaczmarek. Tak. Widziałem właśnie, że obie strzelił Bartosz Kaczmarek. Wielkie gratulacje. Widocznie braki kadrowe zmusiły trenera Białaczowa do pojawienia się na boisku. Nie tak dawno Bartoszowi urodził się syn. Oczywiście gratulowaliśmy. Tak, trenerowi, grającemu trenerowi tak. Białaczowa. I jak widać, to niewyspanie wcale nie przeszkadza panu Bartoszowi w strzelaniu bramek. Dwie bramki w tym spotkaniu. Właśnie i on ratuje remis dla Białaczowa w meczu z Mniszkowem. No to może teraz spójrzmy na tabelę w tej grupie. No i RKS Rzeszyca bez porażki, bez straty punktów, komplet punktów 15 na swoim koncie. Ceramika 2 Opoczno, jedna porażka, 12 punktów. No i Białaczów teraz pierwsza strata punktów,
ale też jedno spotkanie mniej aniżeli wyżej notowani przeciwnicy tutaj w tabeli. Jak na razie bez punktu Olimpia Wola Załężna. No właśnie. Bez punktu, niestety. Lubuchnia nawet strzelona, znaczy ustrzelone 3 punkty, a Skalnik 2 Sulejów tylko 1. Tak, bez strzelonej bramki Skalnik 2 Sulejów przyjedzie. Tak, właśnie, właśnie mówiłem tutaj remis 0-0 z relaksem Czerniewice i to naprawdę przecież dobry wynik z relaksem, bo to też mocno dosyć drużyna. Też tutaj w tabeli relaks na 6 miejscu, ale wiemy, że w pucharze też relaks potrafił naprawdę niezłe mecze rozgrywać. No i liczymy na przełamanie Woli Załężnej, na pierwsze wygrane też pierwszą wygraną Skalnika. No i zobaczmy, jak wygląda klasyfikacja strzelców w tej grupie po tej kolejce. No i tutaj na razie skromnie, ale z Białaczowa właśnie Kamil Jaworski z 5 trafieniami, ale także mamy i Bartosza Barula z Radzic, Wiktora Kaczmarczyka właśnie z Ceramiki 2 Opoczno, Marcela Pierzchała z Pilicy Tomaszów Mazowieckiej, no i Adrena Zawada z RKS Rzeczyca. Jak na razie skromnie, ale miejmy nadzieję, że się pojawią. XR Demon pyta nas o Wartość Sierac, ale no Wartość Sierac niestety nie jest zainteresowana. Chyba nie jest zainteresowana transmisjami w naszym wykonaniu. A jeśli będzie Warta zainteresowana, prosimy o jakikolwiek kontakt. Mecze Warty kiedyś już pokazywaliśmy, myślę, że były całkiem niezłe, a obecnie od tego czasu transmisji meczu ŁKS 2 Warta Sierac 3-6. Szalony mecz. Ale szalony mecz, naprawdę ciekawy. W deszczu chyba to był ten mecz. Od tego czasu my też sprzętowo jeszcze się, myślę, bardzo wzmocniliśmy i chętnie byśmy to pokazali. No ale na razie pokazujemy to głównie w Bełchatowie i w innych też miejscowościach, ale nie akurat nie w Sieradzu. No dobrze, no to tyle jeżeli chodzi o grupę 5 A klasy. Już przechodzimy do grupy 6. No już mamy grupę 6 A klasy. Tutaj liczymy na aktywność Huberta na czacie. Wiemy, tak. że Hubert nam też podsyłał tutaj informacje gdzieś na Messengerze, ale to też Hubert dobrze, jak gdybyś był w stanie wkleić nawet na czacie te informacje o meczach, na których byłeś. Bo to też wiemy, że dzisiaj w ciągu dnia, tak, podsyłałeś. Tak, tutaj mamy też informacje na wiadomości na naszym fanpage'u, że tam jakieś bramki się nie zgadzają. Oczywiście bramki są do nas przesyłane, aktualizacja tej tabeli. Tak, mamy ten luksus, że dostajemy bramki bezpośrednio z łódzkiego, znaczy z PZPN-u w tym momencie. Tak. Z PZPN-u i one są aktualizowane gdzieś tam we wtorek koło godziny, nie wiem, 12 czy 10 rano. No i na przykład niektóre mecze mogą jeszcze nie być zakończone, wprowadzane przez sędziego. To też niektóre bramki mogą po prostu nie zostać przypisane danym zawodnikom. Ale będziemy tak, w miarę na bieżąco. Tak, no my PZPN-u poprawiać nie będziemy i bazujemy na tych danych podsyłanych nam i będziemy się na nich opierali. Nie możemy tutaj robić wyjątków, bo inaczej popłyniemy całkiem z klasyfikacją. Tak, zdecydowanie. Więc jeśli coś się nie zgadza, należy to zgłaszać przez klub. Tak, ale też może być taka sytuacja, że po prostu sędzia nie zdąży wpisać strzelców i też ta klasyfikacja może być jeszcze w miarę, znaczy tak, może być nieaktualna. Tak, tak, dokładnie. No ale podajemy to, co mamy, chociaż w takiej formie myślę, że i tak będziecie zadowoleni, że coś się pojawi. Dokładnie, a my albo Hubert nie będziemy się ślęczeć przez, nie wiem, miesiąc po nocach i zliczać strzelców. No dobrze, zerknijmy na mecze, jakie były w ostatni weekend. Tutaj grupa mocna, ponieważ mamy 14 drużyn, też sporo spotkań. I są tutaj drużyny zarówno niepokonane, jak i te, które jeszcze, jak i ta drużyna, jak i te drużyny, może tak, które nie wygrały, a nawet jest taka, która jeszcze nie zdobyła punktu. No ale po kolei nie będzie tutaj nic do pokazywania. Nie. Tak? Nie będzie żadnej relacji. Mieliśmy te informacje podesłane przez Huberta. Nie wiem, Marcin, czy ty będziesz w stanie coś czytać, bo ja tych informacji dzisiaj nie byłem w stanie niestety przeczytać. Więc możemy spróbować. Ale jest tego dosyć dużo. Znaczy tak, tu jeżeli chodzi o... o pojedynek FPN-u ze Świtem Kamińsk, tak? No to oba zespoły przystąpiły do meczu bez kilku podstawowych zawodników. Zwycięsko tym razem SPN wyszedł z tego spotkania dzięki kapitalnej grze. Warto pochwalić 17-latka Kacpra Sobbare, który zanotował 2 asysty.
No i warty uwagi powrót po długiej przerwie Mikołaja Nowaka, który strzelił bramkę, więc no, dzięki właśnie tym powrotom, tej świetnej dyspozycji zespołu SPN-u Bełchatów, no wygrywa ze Świtem. SPN fantastycznie rozpoczął ten sezon, dodajmy w tamtym sezonie był Beniaminkiem, tutaj tych punktów troszeczkę potracił jesienią, a na ten moment 5 spotkań, 15 punktów, więc grają rewelacyjnie piłkarze z Bełchatowa. Jak chodzi też o bilans bramkowy, 19 bramek strzelonych, tylko Świt Kamieńsk ma tych bramek strzelonych więcej. Ten Świt, który właśnie uległ tutaj w Bełchatowie 5-2 w tej kolejce. A co do Świtu Kamieńsk, to też trzeba odnotować, że no Świt w poprzedniej kolejce wygrał 5-2, a w tej przegrał 5-2. Więc bilans Świtowi wyszedł na zero, ale traci, zaczyna tracić punkty Świt Kamieńsk coraz częściej. Ale Krzysztof, przede wszystkim też świetna dyspozycja Wisły Gidle. O tym nie możemy zapominać, ponieważ jak na razie Wisły Gidle bez porażki, 13 punktów, kolejna wygrana w tej kolejce. No, kontynuują pas. Zaskakująca tutaj na pewno postawa, na pozytywnie zaskakująca postawa Wisły Gidle, który w zeszłym sezonie jednak no, nie notował aż tak dobrych wyników. A teraz do Pałkrzętów ograli 2-0, Marcin. No właśnie. To naprawdę jest warte odnotowania. Zapał może to jest trochę inna drużyna w tym sezonie, bo Zapał Krzętów ma problemy z wygrywaniem. W 5 kolejkach wygrał tylko raz Zapał Krzętów, ale w tamtym sezonie była to czołowa drużyna ligi w przeciwieństwie do Wisły Gidle, tak? Jest tutaj, jak to wszystko się potrafi w parę miesięcy odwrócić. No i też to, o czym mówiliśmy, Wisły Gidle, no niesamowite, bo drużyna 4 wygrane, 1 remis w 5 spotkaniach. No to jest, ale przede wszystkim zobacz na ilość straconych bramek. 2 bramki w 5 spotkaniach, czyli taka sama ilość straconych jak Czarni Rozprza. Żelazna defensywa. To jest po prostu niesamowite. Myślę, że będziemy obserwować nadal Wisły Gidle i zobaczymy jak ta sytuacja się rozwinie. Na razie same plusy. Może pokażmy tabelę widzom, bo tutaj też właśnie omawiamy już sytuację w tabeli. Jak to wygląda, a właśnie jak tutaj Marcin powiedział, no są to trochę niespodziewane. Jak dla nas ilości punktów i też bilanse. Start Niechcice, drużyna, która zeszłą rundę jesienną w tamtym sezonie miała kiepską naprawdę, ale za to wiosnę miała rewelacyjną. Kontynuuje to, co właśnie grała na wiosnę. Start Niechcice też, tak jak Wisły Gidle. 4 wygrane w 5 spotkaniach, nadal bez porażki ta drużyna. Teraz Niechcice, Start Niechcice grał właśnie z Guksem Gorzkowice, 4-1 u siebie wygrana. Więc to też mógł być mecz, gdzie Start mógł te punkty stracić, no ale proszę, wygrana 4-1. Tak to wygląda. Pisał Hubert o tym, że teraz starcie pomiędzy Niechcicami a Bełchatowem w niedzielę o godzinie 16. Bardzo ciekawy mecz na szczycie i pewnie nie każdy taki mecz na szczycie by tutaj typował przed tym sezonem. No właśnie, tutaj Damian Newczas minęło 50 łapek, to lecimy do 60. Widzę, że 60% trunki też lubimy. Nawet bardzo, bo przynajmniej pani głowa nie boli. Dokładnie, 60% też są spoko. Dobre. Czasami się można lekko skrzywić, ale to bardziej od tego, że czasami są kwaśne. No już są, widzę, że wyrobimy się taka w czasie. Cytrynka 60, tak. To jest coś pięknego. Rekordzik dzisiaj, no Borek, miejmy nadzieję. Borek, staramy się trzymać agendy. I wychodzi nam to na razie tak, nieźle. Żebyśmy się tutaj nie rozgadali. Tak, nie rozgadali za mocno, to lecimy dalej. Mamy tabelę, Piast Krzywanice, mówiłem o tym, że mamy tutaj drużynę bez punktu. No właśnie. Jeszcze, to właśnie jest Piast Krzywanice niestety. Ekipa, na razie strzelają jedną bramkę na mecz. Ekipa, którą chyba typowaliśmy tutaj nawet do spadku. Ty typowałeś, ja już nie pamiętam. Myślę, że Hubert pewnie wyciągnie zaraz swoje notatki i przetoczy kto kogo tutaj typował do spadku. Hubert wyciągnie kwity. Kwity na nas. Nie będzie na pewno ciekawie. No dobrze, ale jeszcze ważna rzecz. 95. No, jak będzie 95, to ja nie wiem, jak ze stąd wyjdziemy. No, chyba nogami do przodu. Wytoczymy się po prostu. Dokładnie. No to zobaczmy tą klasyfikację strzelców w tej grupie, bo tutaj sporo meczów, sporo bramek, więc wygląda to naprawdę ciekawie. No, Damian Niechcias nam grozi 75. No, bardzo ciekawe. Nie wypada nam teraz wymiękać tutaj za bardzo. Nie wymiękamy, więc dawajcie czadu, zobaczymy. Powinniśmy mieć jakiś tutaj taki licznik. Postaram się w następnym mamy, ale teraz mamy pewien pomysł, Marcin, mam, bo dzięki naszemu
tajemniczemu sponsorowi, któremu bardzo dziękujemy po raz kolejny. Naprawdę. Tak, bardzo dziękujemy. Bardzo dziękujemy. Tak. Mamy już namioty. Nie ujawniamy inicjałów, ale jest tutaj chyba też dzisiaj z nami prawdopodobnie. Wiemy, że tak, że był. Mamy namioty, więc teraz jak się nam trafi Marcin taka 75 na meczu, to my już nawet kierowcy nie potrzebujemy. Namiot mamy, to się namiot, namiot mamy, jeszcze jakąś karimatę musimy zorganizować, chyba zrobimy nową rzutkę, widzowie drodzy. Możemy na śpiworki. Ale teraz noce dosyć zimne, więc latem jeszcze byłoby to możliwe pod gołym niebem, teraz mogłoby być trochę chłodnowo. Namioty mamy, po śpiworku jeszcze i już kierowców nie potrzebujemy, jak jeździmy na mecze. A przy okazji też, ale to momencik, później powiem, miałem też okazję w ten weekend zahaczyć o pewną małą uroczystość pomeczową. No dobrze, tak. To później, ale zobaczmy tą klasyfikację, bo ciągle nie możemy do niej dobić. Tak jest. Tutaj liderem jest jak na razie Przemysław Olejnik ze Świtukami z 11 trafieniami, a drugi dopiero, znaczy zawodnicy z 5 trafieniami dopiero się pojawiają, więc tutaj przepaść na razie jest po tym jednym niesamowitym spotkaniu Świtukami. No ale pojawią się zawodnicy także i z Czarnych Rozprza, Dominik Wroński, z Gomunic, Kacper Drozdek, z Motoru Bujniczki Kamil Cichoń, ze SPN-u Bełchatu Filip Przybylski, z Woli Krzysztof Polski Mariusz Kupisz oraz jeszcze ze Świtu Kamieńsk Bartosz Wieloch, więc ma kto tutaj strzelać, a jak na razie Przemysław no, nabił sobie troszeczkę tych bramek, no i będzie tutaj reszta stawki go gonić teraz. Tak, to tyle o tej grupie. My zabieramy was już do okręgu sieradzkiego, bo tutaj wiemy też, że widzowie czekają, ale jeszcze najpierw grupa pierwsza, jaka z sieradzkiej przed nami. No i mamy już grupę siódmą A-klasy, jest to już okręg sieradzki. Tutaj w tej grupie też nie będziemy nic pokazywać, z tego co wiem. Tak, tutaj niestety nic nie mamy na ten moment. Też troszeczkę ubolewamy, ale myślę, że postaramy się w najbliższym czasie jakoś zrehabilitować. No więc spójrzmy może na mecze, które zostały rozegrane. Tutaj się rzuca w oczy spotkanie w Lututowie. Jaga Lututów podejmowała Ekologa Wojsawice 1-1. Bramkę dla Ekologa strzelił Głowinkowski, z tego co widzimy, co udało się mi tutaj też podejrzeć. Ale to, Marcin, jest jednak rozczarowanie dla gości. Oni sami tutaj określili na swoim fanpage'u, że to jest marny punkt. Marny punkt, który trafił na konto Ekologa. Pierwsza strata punktów. Ekolog prowadził w tym meczu od 15 minuty, ale później wyrównanie Adama Tryki w 43 i takim remisem zakończył się właśnie 1-1 ten mecz. No tak, zdecydowanie, wiesz, nie, zaskoczenie na pewno nie ma, niespodzianka w tym na razie rewelacyjnym początku Ekologa Wojsławice. Tak, tym bardziej, że Jaga Lututów u siebie no, jedna wygrana, jeden remis przed tym spotkaniem i właśnie drugi remis z Ekologiem. Tak, Borek. Jeszcze ogrzewanie wewnętrzne. Kobierzycko-Gruszczyce, Arkadiusz Kaczmarek, witamy Ciebie. Tak. Skromna bramka w 91 minucie, pierwszy mecz w tym sezonie. Skromna bramka w 91 minucie to jest... Nie wiem, czy skromna. Ja też nie wiem, czy skromna. Dokładnie, myślę, że tutaj zdecydowanie trzeba przypisać, że no, bardzo cenna bramka w 91 minucie. Dokładnie, remis w Kobierzycku, drużyny z Gruszczyc. I też no, trzeba przyznać, że drużyna TS Gruszczyce no, ten sezon jak na razie jest zdecydowanie trudniejszy niż ten poprzedni. Tak? To jest Beniaminek, jak mówiliśmy, awans po awansie, czy awans zaliczyli z B-klasy do A-klasy, a w A-klasie zajęli drugie miejsce w tamtym sezonie i naprawdę gdzieś się, no, mogli się pokusić może przy odrobinie szczęścia o coś więcej, jakiś może baraż, gdyby tutaj był i tak dalej o awans. W każdym razie to był bardzo dobry sezon Gruszczyc. Teraz, obecnie, w 5 spotkaniach TS Gruszczyce 2 remisy, 3 porażki. No i wszyscy liczą i czekają na przełamanie drużyny z Gruszczyc i pierwszą wygraną w tym sezonie. Podobna sytuacja z Interem Woźniki, sieradz, kapitalna wiosna. Inter rozpoczął sezon bardzo źle od 4 porażek, był na ostatnim miejscu w tabeli. Ale mamy przełamanie Interu Woźniki i widzimy wygraną z KS Osiek 2-1.
że... Tutaj wyraźne słowa Jarosława Hańsla odnośnie meczu, że chyba autobusy tak postawione. Autobus z Lututowa. Z Lututowa. No, no czasami tak właśnie bywa. Tak, no, no cóż, no tutaj też trzeba mieć świadomość, że każdy chce Ekologowi punkty urwać. Remis z takim rywalem to jest jednak, to smakuje jak wygrana, tak? Więc wiesz, tutaj na pewno Jaga zrobiła wszystko, żeby tych bramek jak najmniej stracić. Straciła tylko jedną. Tomasz Dulas, dzięki za informację co do tego, co dzieje się w Interze. Dwóch żołnierzy w drużynie, no tak, no to wiadomo też, że służby i tym podobne sprawy na pewno. No ale miejmy nadzieję, że będzie... Ale wygrana z Osiekiem, to jest dobry, bardzo dobry wynik Interu. Sierac, Woźniki. Wygrana, Hojne, GKS Hojne. No tak. To jest drużyna, która jest spadkowiczem, która, jak mówiliśmy, może tutaj z Ekologiem rywalizować. Ja typowałem Ekologa do awansu. Jak pamiętam. Tak, ale tutaj tak. Na razie no. Właśnie, a na razie. Potknięcie. Na razie Hojne bez straty punktu. Możemy spojrzeć teraz na tabelę. Zobaczmy właśnie, jak to wygląda. No, wygląda bardzo dobrze dla GKS-u Hojne. Bez porażki, bez straty punktu. 4 bramki średnio strzelane na mecz, 1 tracona tylko. To naprawdę całkiem dobry wynik. Jak na spadkowicza okręgówki. Widać, ja że. Tak zaczynam powoli patrzeć, kiedy się Hojne zmierzą z Ekologiem Wojsławice, tak żeby sobie gdzieś być może już tutaj szykować śpiwór, swój śpiwór na wyprawę. O tam. Jest, 15-16 październik to ten weekend. 15-16 października nocujemy w Hojnych. Hojne, Hojnem. Hojne? Tak. W Hojnych. No. Czy będzie Skierniewicka B-klasa? Będzie, Jan Kozak. Skierniewicka B-klasa to jest taki creme de la creme, czyli to jest deser. Chociaż dzisiaj creme de la creme może być przy sieradzkiej B-klasie. Tak, Arkadiusz Kaczmarek, właśnie wiem, że przetasowania spore w drużynie. No ale mam nadzieję, że pokładacie te klocki w Gruszczycach i ta gra zatrybi. Tak, Widawia na trzecim miejscu w tabeli. Tak, no właśnie, więc też dobre, ale teraz porażka w tej kolejce. Tak, pokażę może tabelę, też byście widzieli, o czym mówimy. Bo właśnie Widawia 12 punktów, jedna porażka, ale też 4 wygrane mecze. No teraz sporo... pierwsza porażka. Właśnie, sporo bramek strzelonych, 21 goli w 5 meczach przez Widawa. Więc dobry też rezultat. No właśnie, ale też wygląda to naprawdę ciekawie w tej grupie. Jesteśmy ciekawi, jak będą wyglądać kolejne spotkania, kolejne pojedynki. O, teraz jest spotkanie Widawa Hojne w ten weekend, w sobotę o 16:30. Na pewno bardzo ciekawy mecz w Widawie. No dobrze, drodzy widzowie, klasyfikacja strzelców. Tak. Tak, dokładnie. Więc no, Głowinkowski Mateusz na pierwszym miejscu z 8 trafieniami, z Ekologa Wojsławica, ale co ciekawe, z GKS-u Biała z 6 trafieniami, także Błażej Szczupiecki też 6 trafieniami, z LKS Zapole Łukasz Piątek oraz z UKS Ustków Jakub Wałęsa. A później lista zawodników, którzy strzeli po 5 bramek. Więc jak widzicie, też dosyć wyrównana też ta sytuacja. Dosyć na razie wyrównana, no ale też mieliśmy dopiero 5 kolejek. Tak. Ale powoli to... Głowinkowski wysuwa się na to prowadzenie w tej A-klasie nawet. Tak, no teraz przed nami kolejna grupa. Już was zapraszamy do grupy numer 8. I tam wam coś pokażemy. No i mamy grupę 8 A klasy sieradzkiej. Myślę, że na tym na to czekało wielu. Borek zdecydowanie. I to Woderbowa Liga. Grupa właśnie 8. Więc zobaczmy na mecze, które zostały tutaj rozegrane. Już patrzymy. To grupa właśnie numer 8. Derbowa, dlatego że tutaj też pomień Makowiska.
Więc oczywiście derby, które już mieliśmy w poprzedniej kolejce. No ale zobaczmy właśnie, jakie padały wyniki, bo... Przepraszam, dwie kolejki temu Płomień z Zawiszą 2-2. Więc tutaj jeszcze derby były rozegrane w rundzie jesiennej. Bardzo dużo bramek. Galewice w Galewicach 11-1 wygrana z Młyniskiem. Jak usłyszycie zresztą za chwilę w materiale wideo, który będziemy wam pokazywać, Galewice są też według niektórych tutaj faworytem do wygrania tej ligi. Przynajmniej według trenera Wiktorii Skomlin. Ale to za chwilę usłyszycie na własne uszy. Ciekawe spotkanie w Makowiskach. Płomień Makowiska podejmował staw. I tutaj faworytem wydawali się gospodarze Płomień Makowiska. Chociaż w tym sezonie Płomień Makowiska gdzieś tam w czołówce, czy w górnej może połówce tabeli. Tak. Staw też naprawdę nieźle rozpoczął, ale jednak twierdza Makowiska, prawda? No tak, zdecydowanie. Trzy spotkania Płomień rozegrał, dwa tak naprawdę u siebie. Jedno w charakterze gospodarza zagrał w Pajęcznie, ale bez porażki. Tutaj porażka u siebie w końcu ze stawem 3-4. Staw pokazał, jak twierdzę zdobyć. Ale tak, to co chcemy wam pokazać, to spotkanie w Pajęcznie. Hit tej ligi. Hit trochę może niespodziewany. Bo Wiktoria Skomlin jako Beniaminek po 5 kolejkach była liderem w tabeli bez straty punktu. I Wiktoria wybierała się na spotkanie do Pajęczna, do wicelidera, a Zawisza w przypadku wygranej mógł wyprzedzić Wiktorię, objąć się fotel lidera. Jak było w tym spotkaniu, a było bardzo emocjonująco, zobaczcie sami. Zawisza Pajęczno kontra Wiktoria Skomlin. Widzimy obie jedenastki już na murawie. I za moment start tego spotkania. Gospodarze oczywiście w strojach niebiesko-czarnych, a goście ze Skomlina czerwone koszulki, zielone getry. Teraz próbują tutaj gracze. Gości jest już. Szarżował tam zawodnik z numerem 18. Jeszcze jest dogranie do Pilarskiego, ależ sytuacja i fantastycznie. No kapitalnie tutaj obronił bramkarz Zawiszy. Jest już dośrodkowanie w pole karne. Zobaczmy. Ależ to była sytuacja. A teraz dogranie w pole karne. Tam się machnął gracz. Pajęczno, no niesamowite. Ależ mają szczęście. Gracze Zawiszy Pajęczno, no tutaj byłby to bardzo ładny gol samobójczy. Bardzo dobrze tym razem i pewnie Kotyla. Dobrze, jedziesz małpa. No i teraz spróbuje Zawisza Pajęczno wyjście z szybkim atakiem. Jest tutaj dobra sytuacja. Już dograna piłka w środkowej strefie. Jest piłka w polu karnym, stają tu kibice, jest gol, 1-0. Bramka dla Zawiszy Pajęczno. 1-0. Ależ kapitalnie wyszli z tym szybkim atakiem gracze gospodarzy. 42 minuta pojedynku. I wydaje mi się, że to Mateusz Rabenda tę piłkę pakuje do bramki. Mateusz Rabenda, tak mi się wydaje, to on autorem trafienia. A teraz strzał z dystansu, Ależ. No rozkręca nam się spotkanie w Pajęcznie, drodzy widzowie. Michał Krawczyk tym razem z dystansu. Próbował tutaj zagrać pod faul gracz ze Skomlina. Teraz doskonale zrobili to piłkarze z Pajęczna. Jest już piłka w polu karnym. Jest jeszcze szansa. Ale sytuacja teraz kapitalna. No. Mateusz Rabenda. Rabenda, właśnie on przy piłce doskonale znalazł tam partnera w polu karnym. Jest już coraz bliżej bramka, jest też rzut karny, drodzy widzowie. Upadł w polu karnym. To chyba Mateusz Rabenda faulowany tam. Bednarski czy Filip Ciura. Już piłka ustawiona, jest już rozbieg Bednarskiego, strzela i gol, jest 2-0, kapitalnie.
wykonuje tę jedenastkę Hubert Bednarski. Na pewno kilka minut będzie doliczonych, może 7, może 8, zobaczymy. Teraz piłka do Rabendy. Jest kapitalna szansa, jeszcze walczą piłkarze Zawiszy. No ależ tutaj się zakotowało pod bramką Ciury. No oczywiście już zapraszamy Was na najbliższy magazyn Niskich Lig. W nim pokażemy wywiady pomeczowe. Teraz szansa, jest bramka, drodzy widzowie, ależ no zaskakujące to uderzenie dla bramkarza. Mateusz Klimczak jeszcze tam gdzieś rozpaczliwie interweniował. 98 minuta meczu. No nie wiem, czy dobrze tam dojrzałem strzelca. Czy to gra z numerem 13? Sikora. Po piłkę ustawiają gracze Wiktorii Skomin. Jeszcze pewnie jedną akcję zagrają. Jest szansa, piłka na połowie Zawiszy Pajęczna, ale też arbiter gwizdze po raz ostatni. Cieszą się gospodarze, cieszą się kibice, cieszą się kibice Zawiszy Pajęczno. Drodzy widzowie, 2-1, końcowy wynik Pajęcznie. Wielka radość po takiej walce w końcówce. Bardzo ciekawa końcówka spotkania. 99, prawie 100 minut grali piłkarze. Dzisiaj Pajęcznie, 2-1. Witamy z Pajęczna, jest z nami uśmiechnięty Paweł Pietruszka. Panie trenerze, wielkie gratulacje. Zawisza bez straty punktu na własnym obiekcie w meczach, oczywiście oficjalnie domowych. Dzisiaj trudny chyba mecz z Beniaminkiem. Trudny. Beniaminek miał w pierwszej połowie swoje sytuacje. Mieliśmy dużo szczęścia, bo był i słupek, i poprzeczka. Natomiast no, przeważaliśmy i uważam, że zwycięstwo zasłużone. Zwycięstwo zasłużone, ale te pierwsze 40 minut czekaliśmy, kiedy się rozwiąże ten worek z bramkami. Ale już druga połowa, sama końcówka meczu chyba bardzo emocjonująca też dla widzów naszych. No tak, zgadza się. Jeśli się strzela bramkę, przeciwnik strzela bramkę w doliczonym czasie gry i zostaje jeszcze 3 minuty do końca, no to wiadomo, że jest się uskrzydlonym, no i dąży się do remisu. Jednak udało nam się ten wynik utrzymać i dowieźliśmy 3 punkty do końca i jesteśmy w tej chwili liderem. Jesteście liderem, to tutaj bardzo ucieszyło kibiców, którzy właśnie takie okrzyki wznosili, bo na pewno chcieliby, żebyście też liderem zostali do końca. Celem jest awans, szybki powrót do klasy okręgowej, był taki cel przed Wami stawiany? W tej chwili nie myślimy o tym. Myślimy o tym, żeby się rozwijać, żeby grać coraz lepiej, a czas pokaże. Na razie jest pierwsza runda, dużo meczów mieliśmy u siebie, wyjazdy pokażą, na co drużynę stać, jak będziemy się prezentować na boiskach rywali. Po spadku z klasy okręgowej sporo drużyn doznaje uszczerbków kadrowych. Jak było to właśnie w Zawiszy? Czy został ten trzon drużyny? Jeszcze udało się może wzmocnić drużynę? To znaczy nie. Zostali wszyscy, co grali w klasie okręgowej. Odeszło od nas dwóch zawodników. Jeden poszedł, Bartosz Wilkoszewski, do Astorii Szczerców grać w okręgówce. Drugi, Sebastian, poszedł do Warty Działoszyn, też do okręgowej. Natomiast jesteśmy z nimi cały czas w kontakcie i kibicują nam i myślę, że kiedyś w przyszłości dołączą do nas z powrotem i będą stanowić o sile tego zespołu. Oby tak się stało. Panie trenerze, na sam koniec, jak chodzi o dzisiejszy jeszcze mecz, Mateusz Rabenda mi bardzo zaimponował, nie wiem, piłkarz meczu, bramka i po nim został też podyktowany rzut karny po faulu na nim. No tak, czy piłkarz meczu, to nie powiedziałbym, bo ja wychodzę z założenia takiego, że na wynik pracuje cały zespół, a nie jeden zawodnik. Natomiast oczywiście strzelił bramkę na 1-0, rzut karny na nim. Był zawodnikiem wyróżniającym się, ale jednym z wielu. Zapracował na ten wynik cały zespół. Panie trenerze, bardzo dziękujemy za rozmowę. Dziękujemy też widzom Zawiszy, również z Hamburga i całej emigracji, która dzisiaj oglądała to spotkanie. I powodzenia w kolejnych meczach.
Pozdrawiam wszystkich kibiców, tych, którzy byli też przed nami, bo to transmisja jest na YouTubie, tak? Na YouTubie mieli przyjemność obejrzenia ten mecz. Zwyciężyliśmy 2-1. Dziękujemy, że jesteście z nami. Kibicujcie nam dalej. Pozdrowienia. Dołączamy się i pozdrawiamy. Dziękuję bardzo. Jest z nami trener Wiktorii Skomin, Marcin Błaszczyk. Witamy w Hat-Trick TV. Dzień dobry, witam wszystkich. Panie trenerze, porażka, ale chyba nie macie powodów do smutku. Graliście nie za spotkanie i w końcówce mogliście tutaj jeszcze wywalczyć nawet jeden punkt. Tak, ale z tym niezłym spotkaniem to ja się będę niestety spierał, bo ten mecz był bardzo słaby. Taka gra w środku, kopanina wręcz bym powiedział, także jak na dwie pierwsze drużyny tej A-klasy to trochę wstyd. Pierwsza połowa w naszym wykonaniu chyba troszkę lepsza, mogliśmy tam parę bramek strzelić, jakieś poprzeczka, słupek, no trochę szczęście nas opuszczało, a później w drugiej połowie to już taki mecz naprawdę brzydki, druga bramka, karne ustawił mecz i to już chyba było po sprawie. Ale jeszcze bramka wasza kontaktowa w 90, chyba 5 czy 6 minucie spotkania. Sędzia jeszcze pozwolił minutę czy dwie pograć. No tutaj się zrobiło gorąco również na trybunach. Wierzyliście w to, że jeszcze się uda jakąś tą bramkę wcisnąć? Wiele rzeczy widziałem w piłce nożnej, więc stwierdziłem, że zawsze można to zrobić. Tak, to nie ma na to mocy. W każdej chwili można coś zrobić. No nie wiedziałem nawet, czego ta bramka wpadła, jakaś wrzutka, nie wiem, czy to był błąd bramkarza i to wpadło i jest, no ale nie, za późno troszkę. Może w 80 minucie, tak, bo ten mecz taki był szarpany, więc nie wiadomo było, czy nagle stracimy trzecią, czy my trafimy drugą, nie? Nie wiem, czy udało mi się dobrze dojrzeć strzelca tej bramki. To Sikora strzelił bramkę? Nie mam żadnego pojęcia. Przyznam się szczerze, nie, nawet nad tym się nie zastanawiam, nie pytałem chłopaków, bo to taka wrzutka chyba bardziej była niż centrostrzał tak zwany. Dokładnie, centrostrzał zaskakujący również dla komentatora tej transmisji, czyli dla mnie. Panie trenerze, sporo kibiców tutaj dzisiaj się pojawiło. Mieliście około 40 km, żeby tutaj dotrzeć, z tego co wiem. Na każdym meczu możecie liczyć na takie wsparcie, nawet na wyjazdach tych właśnie dalszych, bo fajnie chyba się gra przed takimi kibicami. Znaczy, mamy grupę fanów, którzy jeżdżą za nami. No, dzisiaj chyba przez to, że to był mecz na szczycie i może nie w takiej gronie, ale jeżdżą u siebie, też nam fajnie dopingują. Naprawdę jak na taką wioskę gminną jest nieźle i cieszymy się, bo jest dla kogo grać. O co powalczycie? Rewelacyjny Beniaminek na razie, tak o was mówimy. Straciliście pozycję lidera, ale dalej jesteście w czubie tabeli. O co gramy? Ja cały czas mówiłem pierwsza piątka. Wszystkim dookoła o tym opowiadam. Wierzę, że Galewice i tak wygrają tą ligę. Cały czas jestem do kolegi pozdrowienia, bo już gdzieś go pozdrawiałem. Więc na pewno oni będą startowali. My chcemy zająć wysokie miejsce w pierwszej piątce, może na pudle byłoby całkiem przyzwoicie, natomiast nie, bez żadnego spięcia, bez żadnego udowadniania sobie lub komuś innemu. Nie jesteśmy na to chyba jeszcze gotowi pod względem sportowym, ani mentalnym, takim cwaniactwem nawet, żeby gdzieś tam próbować wyżej. No to oczywiście życzymy, żebyście jak najszybciej okrzepli na tym poziomie klasy okręgowej. No i dołączamy też, a propos pozdrowień, do pozdrowień i pozdrawiamy panią fotografę Anię Struzik, fotograf, tak, Wiktorii Skomin oraz panią fotograf, która właśnie wykonała dla was zdjęcia, które zobaczycie na fanpage'u tutaj na obiekcie w Pajęcznie. Bardzo dziękuję, powodzenia w kolejnych spotkaniach, no i jak najwyżej w tabeli. Zapraszam do nas. Też fajne boisko, fajna drużyna, fajne miejsce, mili ludzie, także chętnie zobaczycie, jak to u nas wygląda z kibicami, z bębnem i tak dalej. Zapraszamy. Kolejne zaproszenie ze Skomina nie może zostać bez odpowiedzi. Na pewno się zobaczymy, nie wiemy jeszcze tylko kiedy. Do zobaczenia. Do zobaczenia, dzięki. Zobaczcie, jak cieszą się z wygranej piłkarze lidera, czyli Zawisy Pajęczno. Mamy lidera! Zawisza, mamy lidera! Mamy lidera! No i jak widzieliście? Ja jeszcze ze słuchawkami zostałem na uszach, bo tak jeszcze chciałem troszeczkę kibiców poznać Zawisy, ale mogliście usłyszeć właśnie tą wielką radość kibiców Pajęcznie. Kibiców Pajęcznie, których było naprawdę dużo i to byli kibice w większości oczywiście Zawisy, ale też jak mówiliśmy w wywiadzie, sporo kibiców ze Skomina się wybrało na ten mecz mimo tej odległości tam około 40 km. Fajne spotkanie. Prawie 100 minut grali piłkarze w Pajęcznie. Niesamowita długość. Kontuzje piłkarzy Zawiszy. Kontuzja najpierw bramkarza Kotyli.
po udanej interwencji, chociaż Kotyla miał tę interwencję, przeplatał naprawdę, przyprawiał trochę kibiców o palpitację serca przy niektórych interwencjach młody bramkarz, 18-latek, ale bronił szczęśliwie i skutecznie, ale musiał zejść z boiska, zastąpił go Klimczak, 19-letni bramkarz, tak? 18-latka zastąpił 19-latek. Młodzieżowiec zastąpił młodzieżowca. Tak, i tutaj rocznik 2003. I tutaj naprawdę Zawisza Pajęczno ma bardzo młodych bramkarzy. Bramkarzy, ciekawych bramkarzy, którzy myślę, że jeszcze błysną tutaj talentem. Ale znowu Wiktoria Skomlin, no grała bardzo ambitnie, ofiarnie grali piłkarze ze Skomlina. Trener Błaszczyk nie był zadowolony do końca z ich postawy, jak słyszeliście. Fajnie skomentował bramkę dla Wiktorii Skomlin. Chyba był podobnie zaskoczony jak ja, komentując ten mecz, że to Jakub Sikora, wrzucając piłkę w pole karne, wrzucił ją za kołnierz właśnie Klimczakowi. Borek, masz rację, kibice Zawiszy są zawsze i są też twoi koledzy na trybunach. Pozdrowienia były dla Borka na żywo, kto oglądał. Trochę ten... taki koncert życzeń się zrobił. Tak, ten widział, więc my się zamieniamy czasami w telewizję też taką właśnie... koncert życzeń dokładnie, tak nazywał się ten program kiedyś w telewizji dawno temu. Ale nie, to było akurat bardzo sympatyczne i cieszy nas to, że oglądali nas widzowie z Niemiec właśnie, będący w Niemczech, widzowie ze Szwecji, tak też na fanpage'u dzisiaj pisał Zawisza Pajęczno, więc bardzo, bardzo sympatycznie. Znaczy, nas to po prostu zawsze cieszy, że możemy docierać do każdego zakątku, nie tylko w Europie, ale i na świecie, z tymi transmisjami dla osób, które gdzieś identyfikują się z klubem, są na obczyźnie, pracują, ale no czasami chcieliby zobaczyć ten lokalny futbol, swój klub, z którym gdzieś tam mocno się identyfikują. No tak, zdecydowanie. Tutaj Synek pisze o Wodzirej ze Skomlina. Pozdrawiam oczywiście. Co do tutaj do rzutu karnego, trochę mnie się ciężko odnieść, bo też z tej odległości, ja próbowałem trochę to sobie oglądać, ten rzut karny, tam obrońca Skomlina bardzo protestował przy tym rzucie karnym. Wiktoria Skomlin trochę może mieć też pretensji do siebie, bo tych sytuacji mieli słupek, mieli poprzeczkę, ale one też były wynikiem na przykład gdzieś niepewnych interwencji bramkarza Zawiszy Pajęczno. Czy coś o Galewicach było mówione? Tak, dokładnie. Było mówione nawet przez trenera Wiktorii Skomlin, że według niego jest to faworyt do awansu i pozdrawiał trener Skomlina kolegę z Galewic, więc było trochę o Galewicach. Ale co by nie mówić, to naprawdę Wiktoria Skomlin pokazała się bardzo dobrze i stworzyła razem z Zawiszą no bardzo fajne widowisko po prostu dla kibiców. To nie mówię, że poziom był jakiś tam nie wiadomo jaki wysoki tego meczu, ale było emocji bardzo dużo. I końcówka jeszcze za sprawą tego gola kontaktowego, gdzieś tam jeszcze kibice z Skomlina liczyli na cud, jakąś rzutkę w pole karne w tej setnej minucie, w 99 i wyrównanie, ale to się nie udało. Ja bardzo dziękuję Zawiszy Pajęczno za to też, za zaproszenie na grilla właśnie. To jest to, o czym mówiłem, że miałem okazję skorzystać. Ale no też pogoda troszeczkę tam nie dopisywała, bo zaraz po meczu lunął po prostu deszcz. No niestety. Tak, więc nie skorzystałem. Ale też dziękuję za zaproszenie do Skomlina. Słyszeliście, na pewno będzie warto zobaczyć całą tą społeczność. No, planujemy odwiedzić na pewno wszystkie drużyny. Nawet jeżeli widzieliśmy je na meczach wyjazdowych, to chcemy odwiedzić wszystkie obiekty w województwie łódzkim. Na pewno jeszcze trochę nam to zajmie czasu. Tak, na pewno tak. Ale myślę, że dzięki Borek za to, że też zapraszałeś na to spotkanie, bo naprawdę był to fajny mecz. I mam nadzieję, że kto oglądał, to mu się podobało. Jak ktoś jeszcze nie widział, to cały mecz jest na naszym kanale dostępny. Tak, można sobie popatrzeć, otworzyć. Retransmisję sobie. A jeszcze a propos Wiktorii Skomlin, troszeczkę trener Błaszczyk narzekał na kadrę, tak już poza chyba tutaj anteną. Więc mam nadzieję, że piłkarze w Skomlinie będą tę drużynę wspierać, będą się pojawiali na meczach, bo tylko dwóch w zasadzie rezerwowych Wiktoria miała w tym meczu, miał trener do dyspozycji. No Krzysztof Pykło, całe 65 łapek w górę, robi się niebezpiecznie. Robi się to, czym nam groził Damian Niewczas, czyli tą 75. Kurczę, no dobrze, może dobijemy do 75 łapek w górę. Hubert Kwiatkowski pyta, czy pamiętam, kogo tutaj obstawiałem na spadek. Czy pamiętam? Wydaje mi się, że mówiłem tutaj o drużynie Orła Wola Wiązowa albo Menisko. Właśnie, może nam przypomnisz na czacie, tak, bo ale mamy teraz zaćmę. Możesz Hubert przypomnieć. No zobacz.
Wydaje mi się, że troszeczkę byłem obrażony na Orła Wolę Wiązową, więc nie wiem, czy za to, że w zeszłym roku ich typowałem do awansu, a takiego psiku sami zrobili. No dobrze, właśnie zobaczmy, jak wygląda tabela. W międzyczasie Hubert pewnie znajdzie informacje. No wygląda to na razie bardzo dobrze dla Zawiszy Pajęczno, bez porażki. Tak, tak to jest na pewno bardzo dobry start Spadkowicza z klasy okręgowej. Ale też Galewice, mówiliśmy o tym, sięgnęły po 3 punkty. Tak, kolejne 3 punkty. Bardzo przekonująca ta wygrana Galewic. Krzysztof na łasze wstawiaje, że spadną. Ja na młynisko. No i na razie jestem bliżej. Aha, okej. Okay. Łaszew tutaj 6 punktów już ma. Dokładnie. No tak, ale jednak Marcin, no tak, no dobrze. Takie rozliczenie musimy sobie zrobić na koniec sezonu. Taką punktację. Tak, zdecydowanie. Więc no wygląda to naprawdę ciekawie. Zawisza po tym spadku jak na razie spełnia oczekiwania kibiców i nasze, że będzie tutaj walczył o te najwyższe cele. Natomiast zdecydowanie myślę, że na plus zaskoczenie dla mnie na obu Beniaminków, zarówno Galewic, jak i Skomlina. Tak, tak, to jest jednak zdecydowanie bardzo dobra dyspozycja po tym awansie. Drugie, trzecie miejsce. Wygląda to naprawdę bardzo dobrze w tej grupie. To też są, Marcin, drużyny, które mają pewne ambicje. Tak jak mówił trener Błaszczyk, oni celują w pierwszą piątkę. Miejsce na pudle dla Skomlina to byłoby coś super. Więc są ambicje, tak, u tego Beniaminka, ale też Galewice, no niektórzy typują, że to może być główny rywal dla Zawiszy Pajęczno w walce o awans. Ciekawa będzie to grupa. Tu nawet niektórzy pisali, że chyba najlepsza grupa teraz. Nie wiem, czy najlepsza, ale bardzo na pewno ciekawa. Mamy też tutaj drużynę jeszcze w tabeli, jak spojrzymy sobie na zestawienie. Mamy też drużynę bez punktu, to Młynisko. Nie, z punktem, jednym. Bez wygranej, przepraszam. Bez wygranej. Młynisko z jednym punktem. Ale mamy też Orzeł Wola Wiązowa i KS Radoszewice. To ja te drużyny widziałem na żywo Boże Ciało 2 lata temu właśnie w Radoszewicach. I to były wtedy ekipy, które razem walczyły awans do A-klasy, a teraz no, jadą na jednym wózku, można powiedzieć. Na razie tak, tak, tak to właśnie wygląda. No dobrze, zerknijmy jeszcze na klasyfikację strzelców w tej grupie. No i tutaj na pierwszym miejscu Hubert Bednarski z 8 trafieniami z Zawiszy Pajęczno. Na drugim Rafał Zajączkowski z KKS Kurów. Później właśnie Jakub Przybył z Galewic z 6 trafieniami. Mateusz Grzesiuk z Galewic z 5. No i Karol Dubecki z 5 trafieniami z Wiktorii Skomlin. Tak, Karol Dubecki. To wszystko to drużyny praktycznie, które... Karol Dubecki strzelił z rzutu rożnego bezpośrednio w słupek w meczu z Pajęcznem. Mógł się to zobaczyć. No dobrze, no to tyle jeżeli chodzi o tą grupę A-klasy. No i przechodzimy już do kolejnej, bo tutaj nie cierpią się nasi widzowie odnośnie B-klasy. Czekają na B-klasy, dokładnie. No więc jeszcze... przejdziemy do kolejnej grupy A-klasy. Tak jest. No i już mamy grupę 9 Skierniewicką. To jest pierwsza z grupy Skierniewickich, bo w tym sezonie mamy podzielone dwie grupy, przez co nie było spadków, co nas troszeczkę martwi, że nie było tych spadków, bo też nam się trochę po... Stagnacja taka się robi. Taka stagnacja się robi i to niedobrze dla ligi, ale także dla zespołu z B-klasy. Nie chce się walczyć niektórym wtedy tam. Dokładnie. W dole tabeli. Ale no dobrze, zobaczmy, jak wyglądały mecze w tej grupie. Jest tutaj jedna z drużyn, którą dzisiaj już widzieliście. To start z Łaków Borowy po wygranej z KS2 Kutno. Do nowego Złakowa przyjeżdżali czarni z Bednar. I przegrali 3-2 ze startem, więc naprawdę niezła dyspozycja startu z Łaków. Wygrana w pucharze z drużyną z klasy okręgowej i teraz wygrana z czarnymi Bednary 3-2. Naprawdę źle. Tak, natomiast w derbach, czyli derby chyba, tak, Meteor Rzeczyce kontra Wagat Domaniewice. Rzeczyce, tak. Rzeczyce kontra Wagat Domaniewice, 3-0 wygrana Meteoru. Derby gminy Domaniewice. Tak, gminy Domaniewice, więc też warto. Ale mamy ze spotkania, które zakończyło się w tej A-klasie wynikiem 0-0. Podesłany materiał przez Mateusza Musiaka. Zelkę Soku Popów kontra Astra z Duny.
mamy parę akcji z tego spotkania. Tak, ja tylko tak patrzę, że start z Łaków, Marcin, to do 77 minuty przegrywał w tym meczu 2-0. No. Wygrał czy nie? Wygrał. No tak, dobrze, to nie. Ale zobaczmy spotkanie Soku kontra Astra z Duny. Dzięki też za podesłanie właśnie materiału z tego meczu. Ojeja! Przyjeżdżamy tam na... jak to ma na halę? Ta? Mój cztery? Jeszcze 20 minut prawie. Oj, 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 oj. Ale to było dobre. No ty chcę do strzału, no. Jest git. Nie ma, że
Bramek, jak to się mówi, im strzelać nie kazano, tak? Tak, im strzelać nie kazano, ale faktycznie gdzieś tam parę ładnych strzałów było, tylko wybronione bądź zablokowane przez zawodników, bądź też bramkarza. No, takie spotkanie niestety dla obu drużyn było. Spotkanie, gdzie typowałbym tutaj chyba Astrę z Duny, a na pewno to, że Astra coś strzeli. Mają w swojej drużynie takiego snajpera jak Rafał Ignaczak. Mówiłem o tym, że taka gwiazda Astry, gwiazdy z Dun, to właśnie Rafał Ignaczak, przecież super strzelec. No tutaj zero bramek po stronie jednych, jak i drugich. Trochę zaskakujące jest to, że Astra z Duny jest druga kolejka, jak na razie jeden punkt, jeszcze bez wygranej. No mieli za rywala Meteora Rejczyce i teraz właśnie start Sokół Popu, przepraszam. Ale to jednak mimo wszystko jest bardzo przeciętny początek sezonu dla Astry z Duny. Dla Sokoła Popów myślę nie jest najgorzej, całkiem przeciętnie, ale wiemy też, że Sokół Popów ma swoje problemy. I tutaj jak na razie remis, porażka, wygrana, więc już zaliczyli każdy z możliwych wyników trzech pierwszych kolejki. Dokładnie. Zobaczmy w takim razie na tabelę, jak ona się po tej kolejce przedstawia. I Meteor Rejczyce jak na razie bez porażki, bez straty punktu, 9 punktów. Dar Placencja też bez porażki, tylko strata punktów w jednym spotkaniu. Wygląda to naprawdę całkiem dobrze. Ale tu dopiero trzy kolejki. Poza tym Start Złaków Borowy zagrał dwa spotkania. Więc też tutaj, jeżeli by wygrali, to też by dołączyli do Meteora Rejczyce. Teraz się wybierają do Placencji piłkarze ze Złakowa. Więc bardzo ciekawy mecz w najbliższy weekend. Dar kontra Start. A zobaczmy może. Waga Domaniewice 0 punktów, Zjednoczenie Beniaminek 0 punktów, Wiktoria Bylawy 0 punktów. Wiem, że Wiktoria i Waga typowaliśmy do spadku. Tak. Nie pamiętam już na czym stanęło. Ja chyba Wiktorię obstawiłem ostatecznie. To już tak, chyba podzieliliśmy się tutaj. A Wiktoria jeszcze bez strzelonej bramki, Wiktoria Bylawy. No właśnie. Zobaczymy jak to będzie dalej, a teraz zobaczymy może na strzelców w tej grupie. Tak, no tutaj mamy właśnie z Meteora Rejczyce, Przemysłowa Imiołka z 6 trafieniami, ale także Krystiana Siatkowskiego z 4. No i później gdzieś zawodnicy Sierakowianki, Sierakowice, Mariusz Wieczorek też z 4 trafieniami. No i pozostali gdzieś po 3 bramki, po 2, więc tu jeszcze będzie miał kto strzelać w kolejnych kolejkach. Tak, no i przed nami ostatnia grupa w A-klasie w ogóle. Jeszcze zapraszamy Was do grupy 9. Tak to szybko idzie, że człowiek nie nadąża. Grupa 10 już jest. Tak, niestety oczywiście. Mamy sporo grup A-klas teraz w naszej łódzkich niższych ligach. Ja już patrzę, czy z tej grupy będziemy Wam w stanie cokolwiek pokazać. Nie będziemy w stanie pokazać Wam nic, więc 5 minut na tę grupę. Dokładnie. Patrzymy, kto z kim mierzył się właśnie w grupie 10 w ten weekend. Zestawienie spotkań. No właśnie, Wola Hajnata wygrała z Olimpikiem Słupiem 4-3. Ale Wola Hajnata jest w formie w tym sezonie, naprawdę.
ta drużyna wygrała w pucharze, mówiliśmy o tym z Mazowią, chociaż tam Mazowia też pisali widzowie, że w rezerwowym składzie, ale jednak. I tutaj wygrana z Olimpikiem Słupia 4-3. I to jest trzecia wygrana w trzecim meczu Woli Chojnaty w tym sezonie, Marcin. Komplet punktu tej drużyny. No tak, start Pukinin też, no można powiedzieć, porażka, tym razem z Pogonią Rogów. A tutaj patrząc jeszcze na Wolę Chojnatę, to do 85 minuty przegrywała 2-3 i wyciągnęła na 4-3 w meczu z Olimpikiem Słupia. Wielkie brawo za charakter. Tak, zdecydowanie. Głuchów kolejna porażka. No, Głuchowie niestety po tym awansie nie za dobrze jest, idzie. Jeszcze problem w dodatku ze strzelaniem bramek w Głuchowie. GKS Głuchów bez bramki strzelonej w trzecim spotkaniu już. Tak, niestety. Ale mówiłem o tym ostatnio, że nadzieja dla Głuchowa w tym, że grają u siebie i być może znowu będą musieli budować twierdzę Głuchów, tak? No nie udało się w kolejnym spotkaniu GKS-owi. Zabrakło skuteczności, ale zawiniły niektóre też decyzje arbitra głównego. Kolejna porażka, ale nie poddajemy się, a klasa nie jest łatwa. Majcykler napisał. No i pytanie od Huberta, czy pamiętamy, kogo typowaliśmy? No, Hubert, nie mów, że Wolę Chojnatę tutaj obstawiałem do spadku, bo naprawdę coś mi się wydaje, że... Chociaż nie wiem, czy Jutrzenkę Mokre Prawą, bo jako, że to może być drugi sezon dla Beniaminka niezwykle trudny. Tak, może być. Jak chodzi o spadek, a jak chodzi o awans? No na razie wygląda na to, że... Jak chodzi o awans, nie wiem, powinien być Laktozę Łyszkowice chyba, nie pamiętam. Ale nie kurczę. Wiem, czy Orlen Cieląc chyba tutaj coś mi się tak obiło w uszy. Nie wiem, Hubert, nie trzymaj nas z niepewności. Dokładnie, ale już pokażemy tabelę w tej grupie, żeby już nie też nie przedłużać. Marcin, awans Wola Chojnata, o proszę. No to żeś pojechał, kolego. Teraz zobaczmy na tabelę. Tutaj Wola Chojnata... Ale 6 punktów, nie? Spokojnie, dwa rozegrane spotkanie. Wola Chojnata ma 9 punktów, jest jeszcze jakiś barkower tutaj nieuwzględniony. No właśnie. Za mecz, poczekaj, moment, już mówię. Spotkanie z Pogonią Rogów, to jest ten mecz przerwany w końcówce spotkania. O którym mówiliśmy, że jeden z kibiców biegł na murawę i zaatakował piłkarza Woli Chojnaty przy prowadzeniu 1-0. Tu w tej tabeli jeszcze nie mamy tego walkowera uwzględnionego zapewne. Zdecydowanie. Tu jeszcze informacja o Shabadiba, że Pogoń Rogów bramki w 90 minucie z wolnego i 93 z rzutu karnego na 2-1. No to jest charakter. No, super, dzięki, że piszecie, bo też właśnie czasami wynik nie oddaje tego, co działo się na boisku, ale to widać, no niesamowita walka do ostatnich. Shabadiba to nie wiem, czy nie jest nasz dobry znajomy z Footnetu. Akurat jeśli tak, to tym bardziej pozdrawiamy. No dobrze. Marcin spadek typował, a Wolia. Ale to zaraz, bo tu jest Kowal awans Orlęta, Marcin awans Wola Chojnata. Marcin spadek Chojnata, ojej. Co to się porobiło? Jak widzę, podobnie. No widzę, właśnie są takie grupy, w których nie jesteśmy w stanie. Nie, no. Ale jeszcze jest dużo grania. Dużo grania, więc zobaczymy, jaki będzie koniec sezonu. No dobrze. Zobaczmy jeszcze tabelę, jak ona wygląda w tej grupie. Ale to też świadczy o tym, że Wola Chojnata musiała się przed tym sezonem wzmocnić. My też tej drużyny nie widzieliśmy. Tak. A nawet to, co mówiliśmy w pucharze, naprawdę zaimponowała. Tak? No właśnie, i tak jak mówiłeś, GKS Głuchów bez strzelnej bramki, bez punktu. Naprawdę wygląda to słabo. Natomiast Lakta za Łyszkowice, komplet punktów, 10 strzelonych, jedna stracona bramka. No tak. Orlęta Cieląc, który ja typowałem do awansu, też na razie jakoś szału nie robią. Niestety, w trzech spotkaniach tylko 3 punkty. No właśnie, jedna wygrana. Coś ta grupa nam nie pykła. Za słaby reset chyba tutaj zrobiliśmy w tej grupie. Ale no wiadomo, to jest dopiero trzecia kolejka, tak? Jeszcze jest bardzo dużo grania. Ja też na przykład nie wierzę, żeby GKS Głuchów w taki sposób zakończył sezon. Więc tutaj niektóre drużyny jeszcze czekają na przełamanie. No ale może teraz spójrzmy, Marcin, na sytuację w klasyfikacji strzelców w tej grupie, jak to wygląda. No i jak widzimy w tej grupie 10, także ma kto strzelać. Wola Chojnata, Mateusz Kociszewski 7 trafień już na swoim koncie, a Mateusz Krysiak z Laktozy Łyszkowice 4 trafienia. No i później zawodnicy także z 3 i 2 trafieniami, jak widzicie, spora ich ilość, ale tu jeszcze oczywiście na pewno będą kolejne zdobycze bramkowe. No, Bajcy, który pytał, czy uda się nam klasę z Kierniewickim odwiedzić. Pewnie się uda. Na razie się udałoby klasę i to też dzisiaj zobaczycie efekty. No dobrze, to tyle, jak chodzi o tę grupę.
No już schodzimy do poziom niżej, czyli do B-klas. Tak jest. No i idziemy do tych B-klas. Najlepszej ligi świata. No i już mamy B-klasę, grupę pierwszą. B1. Tak. Chyba najszybsze dotarcie do B-klasy chyba podczas naszych... 21:28, chyba musimy jeszcze przeciągnąć tutaj z nie pół godziny. Może porozmawiamy o tych procentach. Tak, tak, zdecydowanie. No 70 już jest łapek w górę. Robi się niebezpiecznie. Zdecydowanie. No dobrze, tutaj będziemy mogli coś pokazać z jednego ze spotkań. No ale zobaczmy najpierw wyniki. No i tutaj pojawia się ta słynna pauza, której tak Hubertowi brakowało. No o, ale tak. Mamy tutaj porażkę AMI Łódź z PSV. No właśnie, mamy też informację na czacie od Piotra Kosteckiego. Dzięki, sąsiad. Rachubiński po wolnym na 1-0. 1-1, 1-2 dla PSV, bo będzie sędziego. 1-3 Okoński w 90 minucie do Pustaka. Remis był w zasięgu. Remis był w zasięgu, no ale nie jest łatwo widać. Ale się nie udało niestety. Tak, ale drużyna z Nowosolnej ma, no tak, jedną wygraną, dwie porażki. Ale też taka mieszanka rutyny z rutyną. Tak, tak. Nie, jest tam też troszeczkę młodzieży, dodajmy. Więc tutaj te wyniki mogą być różne, ale na pewno ekipa, która gdzieś się... Kilku ciekawych starszych zawodników, może tak. No tak, ale mamy też spotkanie rezerw startu Dwa Brzeziny i Łódzkiego Klubu Sportowego Stowarzyszenie i z tego spotkania mamy skrót podesłany przez Tomasza Czajkę z UKS-u Stowarzyszenie. No nie wiem, czy tutaj na pewno tak? Tak. Jesteś pewien? Jestem pewien. Tomasz Czajka? Tomasz... Podajże. Doskonale, Tomasz Czajka. Dobrze, czyli trochę nie pomyliłem się. Trochę tak. Trzymałeś mnie w niepewności. Tak, bo trochę trzeba emocje budować. Dokładnie. Bardzo dziękujemy za podesłanie tego materiału. Oczywiście też Jakub Prześniowski podesłał, no ale że był ten materiał pierwszy, więc jego pokażemy po prostu przygotowanego przez UKS Stowarzyszenie i na niego już zobaczmy, zapraszamy. Bo bardzo ciekawy mecz. Grać ci bym jeszcze, grać ci bym.
w końcu! Ale za plecy! Rzuć, rzuć, proszę, rzuć! Kurwa! Ale dobrze, dobrze, jeszcze się nie skończyła akcja. Chuj, plecy! Dobrze, dobrze, no. Co za kurwa przyjęcie piłki? Ten ma kurwa jeszcze do góry. Polony jest. Motor na gazie, nie czeka. Lewa noga! Dojdź! Końcowa,
No i jak widzieliście, na szczęście ŁKS Stowarzyszenie wygrywa, bo przegrywał 2-1, udało się wyjść, doprowadzić do remisu. I... Taka mała remontada, ale na pewno wygrana, która też sporo dała tej drużynie takiej pewności siebie, to bo takie mecze budują drużynę. Jest też z nami trener tutaj na czacie, Tomasz Czajka, może kiedyś nam się uda z trenerem porozmawiać na żywo. Na żywo tutaj u nas w magazynie. Oczywiście zachęcamy, panie trenerze, możemy podesłać linka, wtedy można tutaj do nas się dzwonić, trochę też poopowiadać, jak wygląda drużyna ŁKS Stowarzyszenie, bo my nie pokazywaliśmy was na żywo. Na żywo nie jeszcze. No właśnie, więc fajnie byłoby też was troszeczkę lepiej poznać. Ale na pewno druga wygrana w trzecim meczu. Porażka jedyna to z Nowosolną 2, z AMI Nowosolną 2. I to są ciekawe mecze w wykonaniu ŁKS-u, bo dwie wygrane po 3-2 na wyjazdach. I ta porażka 1-0, czyli taki każdy mecz jak na razie to był, wynik był na ostrzu noża, jak to się mówi, tak, w przypadku UKS. Jak chodzi o pozostałe mecze, Marcin, to tylko dodajmy, że Ław wygrywa 5-0 z Metalowcem i to jest kolejna wygrana. Tak, Ław, wysoka wygrana, 5-0 to mimo wszystko. Szymon Małowski popisał się hat-trickiem tutaj, ale właśnie, zobaczmy na tabelę może w tej grupie, bo tutaj... Zobaczmy na tabelę. Łódzka Akademia Futbolu na czele. 3 spotkania, 9 punktów. 4 stracone bramki, 22 strzelone po 3 spotkaniach. Wygląda to tak naprawdę... oni właśnie wyglądali w tym meczu pucharowym na ekipę, która może mieszać. No i miesza tutaj w tej grupie. Miesza. Naprawdę mają tam młodych zawodników, zgranych ze sobą przede wszystkim, rozumiejących się na boisku. No i to też przekłada się po prostu na wyniki na boisku. No tak, zdecydowanie. No i spójrzmy może też na strzelców w tej grupie, bo tutaj Ław i ŁKS na prowadzeniu. No właśnie, no i na pierwszym miejscu z 4 trafieniami jest Szymon Małowski z Łódzkiej Akademii Futbolu oraz Olaf Przygoda, także z Łódzkiej Akademii Przygody oraz Michał Bartosik z Włókniarza Konstantynów 2. Więc ma kto tutaj strzelać, ale to dopiero początkowe. Tak, kolejki. Tak, tak. Hubert, no, stawialiśmy na ław tutaj do awansu, bo po prostu byliśmy pod wrażeniem spotkania pucharowego. No widzieliśmy, tak. Było widać widzieliśmy potencjał. No trochę tak, nie byliśmy może pewni, czy formę ław utrzyma, czy nie był taki wyskok jednorazowy, ale nie. Ław w każdym meczu udowadnia, że naprawdę mają piłkarzy z dużymi umiejętnościami, jak na pewno jak na ten poziom, to spokojnie przekraczającymi B-klasy. Dobrze, pójdźmy teraz do kolejnej grupy. Grupa druga, w której zatrzęsienie bramek. I tutaj to, co będzie najciekawsze, to będzie chyba klasyfikacja strzelców w tej tak, grupie. Tak, zdecydowanie. Jak ją wypełniałem, to też byłem zaskoczony. Chociaż nie do końca, bo gdzieś ci zawodnicy trochę dzielą się tymi bramkami i nie ma może tak dosłownie tutaj takiego wielkiego lidera. Tutaj będzie dosyć oczywiście krótko, bo nie mamy wam co pokazać z tej grupy, dlatego liczymy na podsłanie. Tutaj chyba na Górnika Łęczyce możemy bardzo liczyć, bo Górnik właśnie to, co mówiliśmy, zaczął swoje skróty ze spotkań pokazywać. A Górnik Łęczyca pokonał GKS Byszew 5-2 i tutaj też widziałem, że wziąłem jedną z cieszynek piłkarza Górnika Łęczyca. Pistolety Krzysztofa Piątka. To jest na pewno jest atmosfera, zresztą wygrana 5-2 to na pewno były powody do radości. Dla Górnika Łęczyca to druga wygrana w trzecim spotkaniu, bo porażka w drugiej kolejce tutaj z gromem powodów też Górnikowi się trafiła. No a Grom teraz przegrywa z Zrywem Silniki ze 7-0, więc... Tak, i Zryw Silniki, Marcin ma w 3 spotkaniach 19 bramek strzelonych. Krośniewianka, Krośniewice. Trzecia kolejka i trzecia wygrana Krośniewianki. Tym razem Krośniewianka pokonała Sokły Skromnice aż 9-2. No i tutaj też będzie na pewno sporo zawodników. Tomasz Cieśliński na pewno w klasyfikacji strzelców nam tutaj będzie gdzieś bardzo wysoko. Zobaczymy. Tak, to za chwilę. To zobaczymy. No i zrobiliśmy drużynę z powiatu z gminy Ozorków. Tutaj. Tak. Derby, prawda? Orzeł Wróblew kontra LKS Modlina. Nie pomieszałem nic. Nie, chyba nie. Chyba nie. Chyba grały zawsze w pucharze
tutaj tak, ten... Tak, tak, zdecydowanie. Wójta. Wójta, tak, tak Ozorkowa, tak. Dokładnie, więc tutaj Ozor Wróble przegrywa w derbowym starciu z Modlą 2-5. Najciekawiej chyba było na starciu Kanarków z Iskrą 3-4. Najbardziej wyrównany pojedynek, ale tak liczę na szybko 7-7-14. 21-30-32-33-37 bramek padło w 5 spotkaniach, czyli 39 chyba, że 39 tak, w 5 spotkaniach, więc prawie 8 bramek na mecz, tak? Tak. No ale tu awans, proszę pana, celowałeś w Górnika Łęczyce, ja w Krośniewiankę. No tak, i to też ciekawe. Będzie ciekawe właśnie, jak to się rozstrzygnie. Myślę, że obie drużyny mają potencjał na to. Ale bardzo dobrze na razie sobie radzą tutaj te drużyny. Na razie trzecia kolejka, więc tutaj jeszcze nie... A bezpośrednie starcie będzie w Łęczycy, Marcin. 22-23 październik. Górnik kontra Krośniewianka. To może być ciekawy mecz też. No, na koniec prawie. W sumie przedostatnia kolejka. No właśnie. Może być ciekawie. Musimy zapisać w kalendarzu. Tak. No dobra, to... Zobaczmy tabelę. Właśnie, jak to wygląda w tabeli? No w tabeli Krośniewianka 9 punktów komplet jak na razie, tak samo i Zryw Śliwniki, z tym, że Krośniewianka 26 strzelonych w 3 spotkaniach, a 5 straconych. To jest też niesamowity wynik, a Zryw Śliwniki 19 strzelonych, a 4 stracone. Górnik Łęczyca 6 strzelonych, 4 stracone, więc jak na razie... Górnik, mecze Górnika najmniej ciekawe, jak chodzi o ilość bramek. Ale dokładnie. Natomiast Sokół Skromnica, no jest tam chyba, gdzie nie chcielibyśmy, żeby był, ale jednak co sezon... jednak się tam znalazł. Ale nie, no w tamtym sezonie lepiej to wyglądało. Tak, zdecydowanie. No, na razie 3 bramki strzelone, czyli jedna bramka na mecz, 28 straconych. Tak. I 0 punktów. No to myślę, że teraz pora spojrzeć na strzelców w tej grupie. No i proszę pana, właśnie Tomasz Cieśliński z Krośniewianki 10 trafień. Marcin Gunia z Kanarków Machowice 9 trafień. Natomiast z 5 jeszcze mamy Krystiana Zawadzkiego, GKS Brom Powodów. Pytanie, tak. I duża liczba zawodników z 4 trafieniami. No tak, no przejdziemy za moment do kolejnej grupy, ale jeszcze Marcin, pytanie jest do ciebie na czacie. Tak, Bajcikler, kiedyś trenowałem rezerwy Wiktorii Łódź. Niestety się, można powiedzieć, rozpadły, ponieważ no... Trzeba było się skupić na jednej z drużyn bardziej i po prostu no tak. Wybrano, że będzie jedna drużyna. Też były problemy później w końcówce sezonu, problemy z zawodnikami, z dostępnością tych zawodników. No i szczęście, Marcin ma teraz więcej czasu, żeby tutaj z nami siedzieć. Zamiast na treningu to, tak. To siedzi w studio i omawia niższe ligi. Znaczy łączył oczywiście te obowiązki, ale jakoś tak teraz ma trochę więcej czasu. Tak, na inne rzeczy. Dla magazynu niższych lig. Zdecydowanie, myślę, że grafiki coraz lepsze, też nasze transmisje też coraz lepsze. Coraz więcej rzeczy możemy pokazywać. 75 łapek już w górę, to jakieś efekty są. No 75, tak. No to nie wiem, czy nie wywołało. Jakby tak każdy po złotówce wpłacił. Ojej, to 75 zł. Na donaty. To na dobrego Jacka Danielsa może wystarczyło, nie? A jakby tak po 2 zł każdy wpłacił. Ja już odpływam. Nie, już odpływasz. Teraz już tak. Tak, przechodzimy do kolejnej grupy, bo czas goni. No i mamy grupę trzecią B klasy. Tutaj będziemy mogli coś więcej pokazać, bo też parę ciekawych spotkań. Starcz Szczabin tym razem pauzował, więc to nie od tej drużyny mamy skrót ze spotkania. Tak, ale tutaj w tej grupie w zeszłym tygodniu też się trochę dłużej zatrzymaliśmy na tej grupie. I mieliśmy też tutaj możliwość porozmawiania z trenerem drużyny KP Byszewy, z grającym trenerem Bartłomiejem Przybyłowskim. Przybyłowskim. Tak, oczywiście. Trener, jak pamiętacie, pewnie wywiad taki mobilny w aucie. Ale to znaczy, że można do nas w każdej chwili się dzwonić. Dokładnie, ale właśnie to chodzi. Nawet podczas kolacji. Właśnie chodziło mi o to, że trener jakby znalazł czas na rozmowę. Nawet w takiej sytuacji bardzo fajnie, bo też dowiedzieliśmy się kilku ciekawych rzeczy o drużynie KP Byszewy.
I właśnie też trener troszeczkę zapowiadał to spotkanie derbowe z Unią Zniesień Łódzkich jako bardzo ważny mecz dla jego drużyny, gdzie też sporo młodych chłopaków. Nie wiemy, jak finalnie kontuzja jednego z młodych graczy, autora zresztą kapitalnej bramki sprzed dwóch kolejek, z pierwszej kolejki. No ale to myślę, że może jak ktoś coś wiecie, na czacie. Mam nadzieję, że z wiązadłami jest jednak okej, bo to chyba 18-latek. Ale zobaczmy. Najpierw wyniki, jakie padały w tej grupie. No właśnie, zobaczmy na mecze, które tutaj były rozegrane. I może tak, bardzo pokrótce. Nerłucki, Marcin. Trzecia wygrana, no to jest jakiś szok po prostu. Bo zanosi się chyba na najlepszy sezon w historii Nerłuckiego. Jak na razie tak. I oczywiście kibicujemy, bo gdzieś od Neru zaczynaliśmy, więc nasze gdzieś serca początkowa, ta pierwsza miłość do piłki nożnej, można tak powiedzieć. Tak zwany bakcyl. Bakcyl został zaszczepiony w Nerze Łódzkim, no i cieszymy się oczywiście każdą tutaj wygraną po tej reaktywacji. Może inaczej, ponownie bakcyl został zaszczepiony, bo ja ponownie. Wychowankiem Neru Łódzkiego nie byłem, nie? Zawiesisz głów jednak. Ale faktycznie Ner Łódzki to drużyna gdzieś, która sprawiła, że ponownie po tej 30 serce mocniej ale zabiło przy meczach. Dzięki Nerowi tak naprawdę poznaliśmy się my w sumie i założyliśmy dzięki temu też ten kanał. Czy my znaliśmy się, nie no wcześniej. Wcześniej, ale tu jednak te relacje zaczęły być bardziej. Tak, jasne. Częstsze. A już historia o tym, jak namówiłeś mnie do grania w B-klasie, no to... To było przy kilku głębszych od nas, można powiedzieć. 75 chyba wtedy była właśnie na stole. Oj, chyba tak mi się kojarzy, tam coś mówisz, to grasz, to ja też pogram. No. To spontan był wtedy właśnie. Na rozbieganie tego po tym siedzeniu, po tej 75 toś musieli rozbiegać. I tak się zaczęło właśnie ponownie bieganie w Nerze, w barwach Neru Łódzkiego. Ale tak jak mówiłem ostatnio, jak widzę nawet stroje właśnie Neru, takie tradycyjne stroje Neru, no to gdzieś tam wspomnienia wracają bardzo miłe. Dokładnie. Tym bardziej właśnie radę, że wygrali z Błękitnymi Ciosny, którzy przecież też wygrali ostatnio mecz. Tak, ale w tym napisali, że byli słabsi, zdecydowanie ale nie dawali rady. Nie wiem, czy zaglądacie na fanpage Błękitnych Ciosny, ale tam jest ten słynny Typikot. Typikot. Tak, i Typikot dostaje naprawdę jakieś tam są dziwne krzywe akcje z tym Typikotem. Coś tam oszukują po prostu, próbują przynajmniej. Dokładnie, bo Typikot wskazuje na rywala ostatnio cały czas chyba, z tego co pamiętam. Tak. Więc chyba ściągają presję z siebie piłkarze Błękitnych Ciosny. Zdecydowanie tak. Ale coraz mniej na tej miserce biedny kot dostaje. Coraz mniej. W końcu może się skończyć Typikot i nie będzie Typikota. Może będzie Typikrólik, no nie wiem, zobaczymy. No dobrze, ale właśnie odnośnie typów, no byliśmy ciekawi, jak to spotkanie derbowe, czyli KP Byszewy kontra Unia Wzniesień Łódzkich. No i mamy z tego spotkania skrót. Daniel Eka nam podesłał, więc dziękujemy oczywiście. No i już zapraszamy Was do obejrzenia tej relacji. Ja pierdolę. Kurwa. Nie ma linii! Dobra,
Jest! 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 No jak widzieliście, ciekawych parę ładnych trafień tak naprawdę. Ależ gol na 5-2, a to po prostu Rojka przyszła, naszła, weszła, piękny wolej. Dokładnie. I taki, nie dość, że wolej to jeszcze lob, prawda, nad bramkarzem. To wcale nie tak często się zdarza akurat. Tak, oczywiście tutaj mamy, teraz mam budzik, ustawiłem sobie, żeby nie zasnąć. Ale oczywiście wracamy do tematu 6-2 w meczu derbowym. No to naprawdę teraz piłkarze KP Byszewy mogą tutaj po gminie. Bo to gmina Nowosolna, tak? Tak, gmina Nowosolna. Na razie mogą powiedzieć, że tu są po prostu. Mogą chodzić z podniesionym czołem. Oczywiście tutaj są też mecze z Wichrem. Mecze derbowe. Tak, też chyba był już ten mecz derbowy. No właśnie, derbowy tak, bo chyba nawet ostatnio o tym mówiliśmy w pierwszej kolejce. A? Jeszcze nie. Nie. Czyli jeszcze przed nimi. Tak, tak. Czyli dopiero będzie przed nimi. Tak. Więc jak na razie wygląda to bardzo ciekawie, ale naprawdę niesamowita dyspozycja drużyny. Z Wichrem zagra właśnie Unia Wzniesień w przyszłej kolejce. Tutaj w zasadzie często będziemy mieli derby. Tak. Ale wielkie brawa dla podopiecznych trenera Przybyłowskiego. Myślę, że mogli przekonać teraz takich niedowiarków, że są w stanie walczyć o coś więcej w tej lidze. Zobaczymy jak będzie, bo właśnie, spójrzmy może teraz na tabelę, jak to wygląda w tabeli. No, Kęsner Łódzki na czele, wygrane spotkanie, jedna stracona bramka w trzech spotkaniach. To jest niesłychane. Sam grałem w obronie Deru Łódzkiego i naprawdę to wyglądało dużo gorzej w defensywie, a teraz tylko jeden gol stracony w trzech meczach. No, mamy też Dąbrówkę, która fantastycznie rozpoczęła sezon i to chyba też jest najlepszy start Dąbrówki od momentu spadku do B-klasy jakieś 5 lat temu. Bo Dąbrówka właśnie zawsze traciła punkty na początku sezonu, później gdzieś brakowało ich w końcówce. No i mamy Byszewy na trzecim miejscu. Tak, 6 punktami, natomiast bez punktów na razie pauza. Pauza, Powstań, tak. Powstań jest dobra, no i Unia Wzniesień Łódzki. O ile tak, tutaj no Powstań jest dobra troszeczkę jest niespodzianką, bo całkiem nie ze sparingi. No widać sparingami, a liga ligą i tak to czasami bywa niestety. Więc no zobaczymy jak to będzie dalej wyglądać. Marcin, takie właśnie można powiedzieć hit derby. Derby B-klasy grupy pierwszej byśmy to powiedzieli. Bo Ner Łódzki podejmie Powstańca dobra w najbliższej kolejce. Dawnych znajomych. Te drużyny właśnie bardzo długo występowały w grupie pierwszej i znają się doskonale z... Ale to już nie ci sami zawodnicy. No oczywiście. Właśnie. Przynajmniej w Nerze Łódzkim bardzo dużą przemianę przeszedł po tej reaktywacji. Dokładnie.
No dobra, no dobrze. Zobaczmy strzelców w tej grupie. No i tutaj właśnie z Dąbrówki Przemysław Kotliński z 6 trafieniami oraz Piotr Ruciński z 5 trafieniami. Natomiast Jan Pielarz z 4 trafieniami, więc wygląda to naprawdę nieźle. Piotr Ruciński, legenda Dąbrówki. Ale tu jeżeli był hat-trick z KP Byszewy, to może jeszcze po prostu nie zostały dopisane do tej klasyfikacji strzelców. Mogły dopiero się pojawić, więc pewnie będziemy jeszcze aktualizować tutaj to w kolejnym tygodniu i pewnie się jeszcze przetasuje tak naprawdę ta grupa, znaczy ta klasyfikacja strzelców. Dokładnie tak. No to tyle jak chodzi o tę grupę. Zabieramy was teraz do kolejnej i do innego okręgu. Tak. No i grupa czwarta, w której też sporo tych bramek padło, patrząc przynajmniej w jednym spotkaniu. Zerknijmy właśnie na wyniki, co tu się działo. No i GKS Rezerwy Bełchatowa 14-3 wygrywały z Atomem Januszewice. Tak. Więc naprawdę wysoka wygrana w tym spotkaniu. Także Rezerwy Lechii wygrywają wysoko. Bercik? No, Bercik. Proszę. 10 zł. Radosna muzyczka. Macie na to piwo. Dzięki, dzięki. Dzięki, Hubert. Dzięki. Chyba nie musimy dodawać, który Hubert. Tak, więc dziękujemy oczywiście za wpłatę. No i jak widzimy, nasze paseczek się sam przesuwa, więc to też będzie się aktualizował przynajmniej od razu. Tak, a tutaj dokładnie. No tak, Hubert, czemu pojechałeś do Solejowa? Właśnie, możesz teraz napisać na czacie. I po co ci to było? Po co ci to było? Ale tutaj w tej grupie działo się naprawdę dużo i właśnie dużo działo się w Bełchatowie, tam u ciebie, pod nosem. Dosłownie. Hubert, niesłychane spotkanie Lechia Zjednoczeni Gmina Bełchatów kontra Czartoria Ręczno. I tutaj tak naprawdę patrząc na to, co się działo w tamtym sezonie, no to oczywiście faworyt byłby jeden, Czartoria Ręczno. Ale tak z drugiej strony wiemy o tym, że Czartoria to może być kolejny sezon dla Czartorii, gdzie jest dwóch wielkich rywali tutaj do awansu. Znów drużyny rezerw, no bo tutaj mamy i GKS Bełchatów rezerwy, tak? Lechię Tomaszów Mazowiecki. Lechię Tomaszów właśnie rezerwy. Więc znowu Czartoria Ręczno będzie mieć ciężary, jak chodzi o awans. Jak na razie to wygląda bardzo źle w przypadku Czartorii w tym sezonie. No, na razie tak, po dwóch spotkaniach 0 punktów. No właśnie. No ale też Mazowia bardzo dobrze, Tomaszów Mazowiecki i drużyny z Tomaszowa w ogóle tutaj. A Zjednoczeni Bełchatów to jest drużyna, która tutaj przystąpiła właśnie do rozgrywek. Trochę taka niewiadoma, ale jednak wiemy, że no ambicji tutaj awansu pewnie nie będzie jeszcze w tym sezonie. Może w kolejnych. 4-3. Więc sami żałujemy, że nie mamy tutaj z tego meczu żadnych informacji, relacji. No ale bardzo ciekawa grupa, znowu rezerwy i naprawdę gromią jak na razie przynajmniej. I zarówno GKS Bełchatów, jak i Lechia Tomaszów także bardzo postrzelały w ten weekend oraz Mazowia Tomaszów Mazowiecki. Zjednoczenie Bełchatów, Marcin, przegrywało do 77 minuty 2-3 i w końcówce lubimy takie mecze. I małą remontadę, tak, i wygrali 4-3. GKS Bełchatów, no to jest w ogóle jakiś kosmos ten wynik, to też mówiłeś o tym. Tutaj jak patrzę, to pewnie Redkiewicz, Dominik, no tutaj bardzo się tak. Strzelcy rozkładały te bramki równomiernie w drużynie GKS Bełchatów w tym meczu. Ale może teraz, nie wiem, tabela, bo tutaj chyba nic więcej wam nie wymyślimy w tej lidze. No i jak na razie rezerwy GKS-u bez straty punktów. Bez porażki, 23 strzelone bramki, 4 stracone w 3 spotkaniach, więc wygląda to dobrze. Także rezerwy Lechii, 7 punktów. No i Mazowia Tomaszów Mazowieckich, 5 punktów, więc tutaj naprawdę wygląda na razie coraz lepiej. Natomiast, tak jak mówiłeś, Czartoria Ręczno, 0 punktów. Czartoria w drugiej kolejce, przepraszam, uległa GKS-owi 2 Bełchatów, 1-4 u siebie.
No to taka porażka, którą no może gdzieś tam można było wliczać, no bo GKS dwa Bohatów typowaliśmy do awansu, ale później to spotkanie właśnie, o którym mówimy z Zjednoczonymi Bełchatów, no to jest ta wielka wpadka Czartori ręczna. I teraz Czartoria musi walczyć o pierwsze punkty w czwartej kolejce dopiero z Januszewicami. Tak. No i będą to bardzo ciekawe, na pewno pojedynki. Gruby AGD, dzięki za subskrypcję kanału. Tak, dzieje się. Dzisiaj się dzisiaj dzieje się. Wpłaty, subskrypcje. Ale to już łapek nam było. To chyba się komuś nie podoba magazyn. No dobrze, ale jeszcze tylko 19 do setki. Do setki. Ach, to już 100% to już by było bardzo dobrze. Zerknijmy w takim razie jeszcze na klasyfikację strzelców w tej grupie, bo tu naprawdę jest ciekawie. Właśnie Igor Wojtaszewski z Lechii Tomaszów Mazowiecki, rezerw, 7 bramek. Natomiast później długa lista zawodników z GKS-u Bełchatów, rezerw. Mamy Jakuba Memkarskiego, Wiktora Klaus, Adama Łaskiego, Dominika Redkiewicza. Więc no, zdominowali tutaj klasyfikację strzelców. Tak, no bo strzelali po 2-3 bramki. Dokładnie, więc na razie wygląda to ciekawie. No dobrze, to teraz pora przejść do kolejnej grupy A-klasy, na którą pewnie niektórzy... B-klasy. B-klasy. Więc za szybko zaawansowałeś tutaj. Tak. Niektórzy czekają na... Tak jest, więc zapraszamy już was do kolejnej grupy. No i mamy grupę piątą sieradzką. No na tą grupę myślę, że sporo osób czeka. Przede wszystkim losy Chrząstawy. Ale także i Hetmana Sieradz też gdzieś jednak takie połączone naczynie bym powiedział, bo gdzieś Chrząstawa lepiej. Natomiast no tą ostatnią pozycję przejął jeden klub w tej grupie. Zobaczmy może najpierw na wyniki, które na pewno są ciekawe. Co tu się w ogóle wyprawiało, drodzy widzowie. No tak, Domin, dzięki za informację od razu o tym, co się działo w meczu Hetmana. To jest bardzo ważne, że piszesz. No dzięki za informację, Domin. No faktycznie w 11 grać cały mecz z prezesem w składzie, no wiemy, że to nie są łatwe spotkania. Przez 20 minut grali w dziesiątkę. W dziesiątkę nawet, więc na pewno nie było łatwo. Pytanie, czy znaleźliście już trenera, bo była oferta posady trenera Hetmana Sieradz. Powiem tak, zastanawiałem się nad tym, bo przeszło mi przez chwilę przez to myśl... Chyba online będziesz prowadził odprawy. No właśnie, ale właśnie chodzi o problem czasowy, bo podjąłbym się chętnie takiego wyzwania. Zdecydowanie, jeżeli można mówić tutaj o prowadzeniu Hetmana Sieradz w B-klasie. Na początku na pewno jest to spore wyzwanie. No ale czas tutaj niestety nie mógłbym być na przykład na wszystkich meczach, bądź też na treningach, co no, dyskwalifikuje mnie kompletnie. Mówimy tak, Marcin, też o Hetmanie, ale musimy też no, podkreślić jednak postawę Piasta 2 Błaszki. To jest nowa drużyna zgłoszona w tym sezonie do rozgrywek B-klasy i Piast 2 Błaszki trochę taka niewiadoma dla nas o tyle, że no, nigdy nie wiemy w jakich składach wystąpią drużyny rezerw, tak, prawda? Tak, tak. I jakie będzie podejście w klubie do takiej drużyny, jakie wymagania odnośnie niej. Na razie Piast Błaszki, 5 spotkań, 3 wygrane, remis i porażka. Ale po tej wygranej, przed tym meczem mieli 4 gole strzelone, tak? No właśnie. A teraz mają 23, no to tak. Też poprawili sobie bardzo bilans. I tak patrzę, Szymon Poniszewski pewnie gdzieś tam będzie widoczny. No miejmy nadzieję, że klasyfikacji tak, strzelców, tak, piłkarz Piasta. Jak chodzi o inne mecze, to już zdecydowanie bardziej wyrównane, poza jednym. Tak, Chrząstawa podejmowała siebie Kalinową. No i ta może reforma w Chrząstawie, ta zmiana, ta dobra zmiana w Chrząstawie. Trybu życia. Trybu życia, może też właśnie i zawodników. Być może na bardziej sportowy, tego nie wiemy, bo jeszcze zobaczymy też nagranie z meczu, który odbył się w Widawie. Tam właśnie Chrząstawa podejmowała Kalinową. Ale ja też wiem, że drużyna z Kalinowej, miałem okazję ją widzieć 2 razy w akcji do tej pory, to też różnie bywa ze składem w tej drużynie. Oczywiście nie umniejszamy Chrząstawie. Nie umniejszamy, w żadnym wypadku. Tak, zobaczmy, ale dodajmy też Kalinowa przed tym meczem 4 spotkania, 4 porażki.
I chyba nawet tak patrząc przez to, można było stwierdzić, że faworytem tego meczu z Krzemstawą nie była, ale jednak rozmiar wygranej. Tak. Zobaczcie zresztą sami, jak wyglądało to spotkanie. No poszli. O. Proszę bardzo. Kurwa. Jezus. O. O kurwa. Nie do wyjęcia. Już. Oj. Patrz, patrz, patrz. Kurwa. 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 No. Kurwa. Karny. Ja pierdolę. A tamta drużyna wszystko dalej. Jest. Jest. Nie ma. O. Niepewny się wykaza. Jest! Kurwa ten kredyt. Bardzo dużo zależy od pola. Ale to i tak no. No. My chcemy teraz ten. No. Jest! Kurde jebany. O. Ty, ale naprawdę kurwa nie odparł minut. Od paru minut jest akcja za akcją. Patrz. Daję! Nie! Brawo, panie, brawo za ten. Kurwa, nie zostałem. O Jezu! Ej! Łapi, to! Dobrze! Brawo, rogę! Brawo! Karny! Dobrze! Nie! Ale w niebo! Super! Adam, jak się... No a jak? Kurwa! Tak? I do Krzemstawy po tym przyszedł. O! Dobrej bramka. Tak. Bogdan strzelił 14. Dawaj, dawaj! Jest! 11! Jest! 12! Kurwa! Ja pierdolę. Ja młody strzelił, kurwa. Kurwa, też go znam, że zaś załęczny, nie? Koniec. Też zostało! Jacek Bereszta. No, Michel Siata! O, w Wódzku teraz grał. Nie wiem, czy jeszcze grał, chyba nie grał. W Wódzku? W Wódzku. Także, no. Tak się bawimy, grywa. Nie, spoko, spoko. Nie! Tak się bawimy, grywa. Szostawa! Tak się bawimy, grywa. Szostawa! Brawo! Brawo! To dzisiaj prezes będzie dokazywał. No i jak widzieliście, było naprawdę ciekawie tutaj w tym spotkaniu. Na samym końcu, oj to dzisiaj będzie prezes dokazywał. Na pewno prezes Kwaśniak takiego meczu nie zapomni długo. No właśnie, ale mamy gościa i możemy porozmawiać teraz. Dobry wieczór. Dobry wieczór, witam serdecznie ponownie w waszym kanale. Witam wszystkich przy, nie wiem, radioodbiornikach, czy telewizorach, czy na internecie. Miło nam kolejny raz gościć u was.
i miło, że kolejna jakaś miła niespodzianka, chociaż dla nas to już chyba zaczyna być rutyna. Zaczyna być taka norma, ale ja widzę, że chyba, dla rywali to zaczyna być wielki teraz strach wybierać się na mecz do Widawy, bo tam, no tak, Hetman porażka 8-1 z wami, teraz 12-2, tak powiem szczerze, podczas transmisji mojej z przeprowadzona jest Pajęczna za klasy. Napisali mi widzowie wynik z Widawy właśnie 12-2. Zamarłem po prostu, nie wiedziałem, czy sobie nie robią jakichś żartów. Znaczy oczywiście ten sezon dla LZS-u Chrząstawa jest naprawdę rewelacyjny i sami czujemy już go pomału tak w garści, że to będzie najlepszy sezon dla tej drużyny. No co tutaj, niedużo nie mówiąc, po prostu uległ zmianie trochę skład, ludzie mają kontuzje, wracają po kontuzjach, staramy się wspólnie razem pracować nad tymi problemami, które nam się pojawiają, oczywiście natury kadrowej na każdy mecz. Jeżeli tak przeanalizujecie nasze wyniki, to naprawdę nie są to wyniki tej Chrząstawy, która była jeszcze rok czy dwa lata temu. Teraz nasze wyniki naprawdę są zdecydowanie lepsze. Przegrywamy mecze naprawdę po meczach, po walce, tak. Tak, tak. I to naprawdę mamy czasami, no ten skład taki ekstremalny, ale dajemy sobie radę z tym. Widać, że wszyscy razem, jak to się mówi, spięliśmy pośladki i Chrząstawa tylko może nie wnosić nie chwały, gminie Widawa, a raczej chwałę. Także fajnie to się układa. Cieszymy się, że jesteśmy kolejny raz tutaj. No i wiemy, że to jeszcze koniec. Na pewno zaskoczymy naszych rywali. Nie tylko u siebie w Widawie, znaczy w Słowiu, ale także na wyjeździe. Nasz kolejny teraz tutaj w Katowicach, więc niedaleko, serdecznie zapraszamy naszych kibiców. No właśnie, tak, tak. Nie? Mecz w Sędziejowicach i tak naprawdę no niewiele punktów, 4 punkty tylko traci się do GKS-u Sędziejowice w tabeli. Pewnie niewielu po 5 kolejkach by stawiało, że tak to właśnie będzie wyglądało po tych 5 kolejkach. No, możecie prawie rywala swojego tutaj dogonić w przypadku wygranej i wcale nie stoicie na przegranej pozycji przed tym meczem. Znaczy my robimy swoje, tak? Założyliśmy sobie jakieś cele na początku tego sezonu. No tak jak powtarzam jeszcze raz, cała drużyna pracuje na to, aby nie być już tym pośmiewiskiem, a raczej, żeby mówiło się o Chrząstawie bardzo pozytywnie. No i pomału, z wielkim szacunkiem, mimo to, że może wynik 12-2, przepraszam, te ostatni, no powala, ale nam głównie chodzi o grę, tak? Nie chcemy tracić bramek, chcemy te bramki strzelać. Mamy naprawdę naprawdę dobrych, fajnych zawodników, napastników w postaci, no mówię, czy Kamila, czy inaczej. Załęczny też jest, tak? W drużynie też wyróżniający się zawodnik. Ja tak troszeczkę chciałbym, może nie wiem, czy przekornie, czy może nie przekornie, ale chciałbym zapytać, jakie jest wasze podejście do tego, bo na pewno macie świadomość, skąd bierze się popularność Chrząstawy. I to, że raczej kibice są przyzwyczajeni do wyników odwrotnych, czyli 2-12, a nie 12-2. No i ta popularność też bierze się z tego, że no jest troszeczkę zabawy dla niektórych, beki na meczach Chrząstawy. Czy to też nie zniknie z czasem, jak wy zaczniecie tutaj golić kolejnych rywali w B-klasie? Nie, myślę, że z takiego punktu widzenia socjologicznego, jestem z wykształcenia socjologiem, to jest ta łatka, to piętno będzie już za nami szło. Naprawdę, trzeba będzie dużo lat, żeby to zniknęło. Ale fajnie, to jest pozytyw tej drużyny. Nie? To właśnie to jest takie mięsko socjologiczne, że właśnie takie na przekór, czyli ucinamy jak szydło Mochmana to, co było złe i robimy swoje teraz, jadąc dalej, wyżej do przodu. I tym się cieszymy, się zabawamy. To wcale nie oznacza, że nagle piłkarze Chrząstawy na przykład zaczną odmawiać jakiegoś tam piwka po meczu, bo przed meczem to nie wiem, no, zdarzało się kiedyś, tak? Ale nagrody zawsze są mile widziane, ale no, powiem szczerze, że jako obserwator tak gdzieś z boku, no
Jest oczywiście to, bo to nie może być, ale widać, że jest bardziej zależy nam na zaangażowaniu i na tym, żeby naprawdę zrobić dobry wynik na boisku, pokazać drużynie przeciwnej, że z tą krzątawą nie jest już tak łatwo wygrać. Naprawdę trzeba się napocić i namieszać, żeby nas tam pokonać. Oczywiście no, brawa dla całej drużyny, z prezesem, od rezerwowych, bo to jest wartość dodana naszej drużyny. Przychodzą, dają zmiany, które nie są ani jakąś ujmą, a wręcz jest wyrównany, każdy o niego walczy. I to jest budujące i za to naprawdę wspólnie razem przegrywamy i korygujemy błędy, których naprawdę mamy coraz mniej. A to tak jeszcze tylko zapytam, jak chodzi o prezesa Kwaśniaka, na pewno bardzo uradowany po tym meczu, ale jak chodzi o ten legendarny spór z wójtem gminy Widawa, to topór Zakopany? Znaczy, wie pan co, powiem tak, może gmina Widawa naszymi wynikami zrobi coś w tym kierunku, bo prezes na pewno też zmięknie, nie jest może już taki, jak był jeszcze sezon temu, ale myślę, że będzie ten czas na to, żeby się dogadać i nie byłoby żadnej sprawy, jakby naprawdę w Cząstawie było to boisko i te mecze były grane tam. Czy dla Beki, czy dla Beki. Najważniejsze, zabawa jest na pierwszym miejscu i to nas bardzo cieszy, że mamy radość z tego grania i nawzajem się motywujemy. Czy prezes Kwaśniak nas, czy prezesa Kwaśniaka, także fajna atmosfera. Zapraszamy do Widawy, na podstawy. Oczywiście was już nie muszę zapraszać, po raz zaproszeni, ale pamiętamy, skąd wiemy dokładnie, co to jest LZT Podstawa, a my wynikami sportowymi starali się podnieść wam, że naprawdę w tej Chrząstawie zaczęło się dobrze. Będzie jeszcze lepiej. Zapewniamy. Dziękujemy w takim razie za rozmowę, za te słowa, oczywiście zaproszeń, ale także to, że mogliśmy znowu porozmawiać, no i być świadkami tego sukcesu w Chrząstawie, o którym już mówimy od dobrych 5 lat. Obyście częściej nas sprawiali w takie osłupienie jak mnie w Pajęcznie. Szkoda, że nikt mi nie zrobił zdjęcia w trakcie. Myślę, że cała Polska była zaskoczona. Powiem szczerze, no my wierzymy w siebie i te wyniki, te bramki dają nam jeszcze większego powera do tego, że naprawdę robimy dobrą robotę, przychodząc na te 90 minut i grając, dając siebie maksa dla LZS Chrząstawy, dla kibiców, którzy wiernie nam kibicują oraz wszystkich ludzi, którzy są zaangażowani w LZS Chrząstawy, nie tylko tutaj w Polsce, ale także za granicą, dla tak zwanej Beki. Robimy coś na przekór. Dziękujemy serdecznie, pozdrawiam wszystkich chłopaków. Chłopaki, jedziemy, ogień! Jazda. Dobra, dzięki bardzo za rozmowę. Jak słyszeliście, w Chrząstawie naprawdę nastroje bojowe i taki duch walki się rozbudził. Ja się nawet tak zastanawiałem, czy piłkarze, no tutaj widzieliśmy po zakończonym spotkaniu, tak się bawi i wygrywa Chrząstawa. Ja nawet nie wiedziałem, że oni znają tę piosenkę. Tak, zgadza się. Tak, ale nie, jest... O, jest też Łukasz Warszawiok. Okej, okay. Ale Łukasz był właśnie w Widawie, trochę zazdrościmy, bo widziałeś taki mecz historyczny. Zdecydowanie tak, na pewno oczy. Myślę, że jednak pojechałeś z inną intencją, aby zobaczyć to spotkanie, ale nie spodziewałem myślałem, się takiego. Myślałeś, że nagrasz dużo bramek, ale to będą bramki rywali, a tutaj proszę. Ale super sprawa, także Łukasz, zazdro. No tak, i zobaczymy też, jak Chrząstawa będzie sobie radziła w kolejnych spotkaniach. Tutaj rywal taki derby polski, czyli Iskra Stolec. Rywal Chrząstawy przegrała z Amatorami, Marcin, 4-5, więc też bardzo ciekawy mecz tej drużyny w ten weekend. Zobaczmy może, jak wygląda sytuacja w tabeli w tej grupie. Tak, już to patrzymy. Też ciekawa bardzo sprawa, bo padło bardzo dużo bramek tutaj. No już patrzymy. Mamy Amatorów, Zapolice w czołówce. Już tak podglądamy tabelę. Amatorzy, Zapolice to też drużyna, która bardzo pozytywnie zaskakuje jak na razie w tym sezonie. Myślę, że na pewno
Tak, zdecydowanie tak. Amatorzy za Police, 4 wygrane, 1 porażka, 12 punktów, tak samo jak Unia Sieradz Męka. Na Leka jest Rębieskie, z którym też mieliśmy możliwość porozmawiać. Pierwsze miejsce, bez porażki jak na razie ta drużyna i wygląda to dobrze. I te słowa faktycznie o tej odbudowie Rębieskich przynosi tak naprawdę pozytywny efekt. Tak, to nie są słowa rzucone na wiatr, ale trochę zaskoczenie jak na razie postawała Burzenina tutaj, drużyny z Woli Będkowskiej, rozgrywającej mecze w Burzeninie. Tak, Marcin tutaj pokazuje mi na bilans bramkowy Hetmana Sieradz faktycznie. Po 5 spotkaniach. Po 5 spotkaniach, 3 do 50. No. No, tutaj trzeba, bo może rekordy Chrząstawy wszystkie pobić tak grając. Trzeba się ogarnąć w Hetmanie Sieradz. Albo nie, albo grać na rekord. Ale jak na razie bilans straconych bramek, co mecz to 10 goli średnio traci Hetman Sieradz. Ja tylko mam nadzieję, Marcin, że nie pójdą śladem SKS-u Sieradz, który tutaj rywalizował właśnie z Chrząstawą przez jakiś sezon czy dwa, tak. Przez chyba sezon, bo miano najgorszej drużyny w B-klasie. No i miejmy nadzieję, że Hetman Sieradz pokaże. Jeszcze się odbije. Tak, jeszcze nam pokaże. O, Łukasz, fajnie by było, jakbyś pojechał jutro Nieborów, widok, zaległy mecz z Kierniewickim, to jest naprawdę to fajnie jest by było. To jest hicior, to są drużyny, które nie straciły jeszcze punktu. Tutaj widzimy, że GKS, Artur, GKS Sędziejowice, no tak, że tutaj wygląda to ciekawie. Ciekawie, no wygląda lepiej, bo Sędziejowice tak leciały na łeb na szyję z każdej ligi od okręgówki aż do B-klasy w końcu. I tutaj, ale to też rozmawiałem tam z trenerem w Sędziejowicach, że brali to pod uwagę i to będzie odbudowa klubu, więc mam nadzieję, że od tej B-klasy Sędziejowice będą się podnosić. A już najbliższy weekend, ciężki mecz, bo z Chrząstawą właśnie GKS będzie musiał się zmierzyć. No dobrze, drodzy widzowie, zobaczmy, jak wygląda klasyfikacja strzelców, a Chrząstawa na 8 miejsce, tak? Tak w ogóle. Tak. Tak w ogóle, tak. Pod względem ilości strzelonych bramek, Marcin, Chrząstawa jest w tym momencie ex aequo na pierwszym miejscu w tej lidze. I to jest dopiero szok z amatorami za Police. 26 strzelonych bramek. Bilans bramkowy nawet lepszy od amatorów ma Chrząstawa. Więc co to się dzieje, ale przynajmniej jesteśmy świadkami tych historycznych chwil. Zobaczmy w takim razie też na klasyfikację strzelców. Tak. No i tutaj w grupie piątej amatorzy za Police Tomasz Cieślak z 9 trafieniami, ale także Marcin Załęczny z 9 trafieniami z Chrząstawy. Chrząstawa chyba nie pamiętam, kiedy się pojawiła w klasyfikacji strzelców, czy był taki rok. Natomiast także Kamil Waszczak z 8 trafieniami z Chrząstawy, ale także Paweł Grabowski z Piasta Błaszki 2 też z 8 trafieniami, więc tutaj naprawdę no, wygląda to zupełnie inaczej niż przed sezonem, niż przed tymi zapowiedziami. Tak. No dobrze. To wygląda to bardzo dobrze. No i tyle, jeżeli chodzi o tą grupę i przechodzimy. Strzelców mamy omówionych. Tak, więc przechodzimy więc już do dalej. Kolejnej grupy. No i mamy grupę szóstą średzkiej B-klasy. Tutaj jeszcze chciałbym parę słów sprostowania, bo gdzieś tam powiedziałem o 85 latach Karsznic, ale chodziło tu mi o Olimpię Karsznicę. Dwa kluby, po prostu pomyliłem kluby. KS Karsznicę jest zdecydowanie młodszym klubem niż Olimpia Karsznicę. Tak, zdecydowanie tak. I Olimpia Karsznicę to 85-lecie świętowała w ten weekend ostatni. Bardzo było dużo ciekawych atrakcji, także różnego rodzaju pokazy, no i oczywiście mecz seniorów. Tak. Okraszony bramką Mateusza Brodzie. Zdecydowanie tak. Z innymi, więc na pewno wydarzenie. Tak, no nie miejcie nam tego za złe, czasami po prostu na tłoku informacji gdzieś potrafimy się przejęzyczyć. No i też dziękujemy za zwrócenie uwagi gdzieś nam tutaj na skrzynkę naszą.
Tak. A zresztą o KS Karsznice dzisiaj też rozmawialiśmy, raczej dosyć takie cierpkie słowa chyba z naszej strony poszły w kierunku klubu z Karsznic, KS Karsznice. Jak chodzi o oczywiście kadrę i spotkanie z nierozegrane spotkanie. Tak, ligowe w ten weekend. No, no dobrze, teraz przechodzimy do tej grupy szóstej, ona jest taka trochę mniej medialna. Niestety. Mniej medialna, ale mamy tutaj też krótkie dwa filmiki. Zerknijmy na razie na wyniki. No i mamy ciekawe tutaj spotkania. No i wysoka wygrana KS Kraszkowice na wyjeździe. No właśnie, i tu będziemy mieli relację z tego spotkania. Znaczy dwie bramki z karnych. Dwie bramki z karnych. Mecz z LZS-em Wrońsko. Faworytem, no Kraszkowice tutaj myślę, tak, tego spotkania. Tak, Kraszkowice w tym spotkaniu. Nie wiem, czy jest z nami Kostek na czacie. Zawsze tutaj mogliśmy liczyć na jego wsparcie. No ale dobrze, zobaczmy jak padały te dwie bramki padły dla Kraszkowic w spotkaniu z LZS-em Wrońsko. Dobrze! No i mamy, no to dwie strzelone bramki z karnych przy tak wysokiej wygranej 0-9. Akurat te udało się pewnie zarejestrować, no najłatwiej jest nagrać bramki z karnych. Ale też dziękujemy za te bramki, bo dzięki temu w ogóle z tej grupy jesteśmy w stanie wam cokolwiek pokazać. I to na pewno jest na plus. Ale w tej grupie znowu mamy jakby niewiele informacji, musimy się tam znowu pewnie wybrać na jakieś spotkanie. Trębaczew tutaj, Marcin, to jest drużyna, która przecież jest reaktywowana, tak? Tak, jest Trębaczew. No i tutaj udało się wygrać w tym spotkaniu po tej reaktywacji 3-1. No z Trębaczewa i z takich wątków trębaczewskich to jedyne co mogę powiedzieć, to to, że zdjęcia, które zostały wykonane w Pajęcznie podczas mojego wywiadu z trenerem Wiktorii Skomin, wykonała bardzo sympatyczna pani z Trębaczewa, prywatnie kibicka LZS-u Trębaczew, ale syn trenuje w Zawiesie Pajęczno. Pozdrawiam bardzo sympatyczną panią. Ale Trębaczew właśnie reaktywowany wygrywa spotkanie w czwartej kolejce z Prostą Wyszanów. I to chyba nie jest pierwsza wygrana Trębaczewa w tym sezonie. Teraz postaram się tutaj podejrzeć. Tak, drugi wygrany mecz w czwartym spotkaniu LZS-u Trębaczew. Trzeba tę drużynę będzie po prostu na własne oczy zobaczyć. Wygrywa centra, Palichnowy, 4-2. I ta drużyna jest na, za chwilę zresztą zobaczycie w tabeli jak to wygląda, wygląda to bardzo dobrze. Ale no ma na swoim koncie porażkę jednak z Orlenem Olewin w poprzedniej kolejce. Ale jak na razie właśnie Kraszkowice bardzo rewelacje, nie w tej lidze przynajmniej. Grają rewelacyjnie, 24 strzelone gole. Zobaczmy zresztą na tabelę jak to wygląda w tabeli. No okej, jest Kraszkowice na czele, bez porażki, bez straty punktu, 12 punktów, komplet. No dalej gdzieś centra Walichnowy czy Prosna Wyszanów, która właśnie przegrała teraz pierwsza porażka w sezonie i to z LZS-em Trębaczew. No właśnie. Na pewno mała niespodzianka w tej lidze, przynajmniej przed Prosną Wyszanów, która też raz się pojawia w tej lidze, trochę gdzieś miała też kłopoty ta drużyna, czasami nie dogrywała sezonu, no ale jednak jak na razie wygląda to dobrze, przynajmniej na początku tej. Na samym dole tabeli Wrońsko, 0 punktów w 4 kolejkach, tam nie wiem, nie chcę tutaj kombinować, ale były wielkie problemy z kompletowaniem kadry na spotkania w tamtym sezonie, pewnie dalej jest ten problem. Czarnożywy bardzo nisko, też 0 punktów w 3 spotkaniach, no ale zobaczymy, może jeszcze tutaj poprawiam swój dorobek w najbliższych kolejkach. A jak wygląda klasyfikacja strzelców? Zobaczmy. No to tutaj mamy właśnie ZDD z centra Walichnowy, na czele prowadzi Andrii Mandziuk z 6 trafieniami. Później także zawodnicy z KS Czarnożyły Karol Pietrzak, KS Kraszkowice Paweł Konstanty i LKS Orion Olewin Hubert Gońda też z 5 trafieniami. Później oczywiście jeszcze zawodnicy z 4 trafieniami, ale tutaj na pewno będzie się to jeszcze zmieniać, więc wygląda naprawdę ciekawie. Wygląda ciekawie, a my zakończyliśmy omówienie A-klas, B-klas, przepraszam, z następną klasą, B-klas sieradzkich i teraz zabieramy was do ostatnich dwóch grup, to będą grupy skierniewickie.
No i mamy grupę siódmą, przedostatnią grupę B-Class, ale tak. Pierwszą z grupy Skierniewickich. Tak, ta grupa dosyć późno wystartowała, tutaj dopiero druga seria gier. No właśnie, mecz z Rybnowa Wygoda, Wiktoria Zabłostów. Na takie spotkanie, ja takie mecze chcę wybrać. To jest coś, 20 bramek w tym spotkaniu padło i strzelały obie drużyny. Co działo w ogóle? Może inaczej, Marcin, jak to jest strzelić na wyjeździe 5 bramek i przegrać 10 bramkami? No już to jest w ogóle niepojęte. Tak, zdecydowanie. Jeżeli patrzymy na wynik, to bardziej nam wskazuje to na wynik innych dyscyplin aniżeli piłki nożnej. Ale 15-5, no fajnie, no, szczerze. 9-0 do przerwy tutaj już było. Czyli co 5 minut bramka, można tak powiedzieć. Ale bramkę strzelił między innymi Roman Kucharski dla... ale dopiero w drugiej połowie zaczęli się odbudowywać zawodnicy. Tak, twój ulubieniec Roman Kucharski. No, mój nazwisko Miennik. Twój nazwisko, tak, dokładnie. Ale tutaj też sporo bramek Adriana Rosa, Adrian Musialik. No będziemy pewnie ich widzieli w klasyfikacji strzelców, no, o ile graczy z Rybu 2 Wygoda. O ile były w porę dopisani po prostu do raportu meczowego. Druga wygrana z Rybu 2 Wygoda, też nowej drużyny na mapie. No ale też nie wiadomo, jak wzmacniają się z pierwszej drużyny z czwartej ligi, więc jeżeli tu są jakieś wsparcie... Piotr Gawlik strzelił jedną z bramek, Piotr Gawlik z tego co wiem też... Gdzieś mi coś to mówi. No dobrze. Ale wybrałem się na inne spotkanie w tej grupie. Na pojedynek Kopernika Kiernozia kontra Makowia Dwomaków. Po pierwsze, Kopernik nam imponował wiosną zeszłego sezonu. Naprawdę nieźle notował wyniki i zaskakiwał nas. Dlatego też chciałem poznać tą drużynę. Oraz Makowia Dwomaków, czyli drużyna rezerw Makowi. Też byłem ciekawy, kto tam gra, jak wygląda zespół. No właśnie. Ale zeksplorowaliśmy w końcu Kiernozie. W końcu dojechaliśmy do tej granicy, można tak powiedzieć, naszego województwa, bo jednak... Doszliśmy do ściany. Doszliśmy do ściany. Dojechaliśmy do granicy, to lepiej brzmi. No więc zobaczy, Marcin, jak wyglądała twoja eskapada do Kiernozi. Też ciekawostka taka, że na samym końcu transmisji Marcin przełączył obraz, tak? Pokazał wam obraz z transmisji realizowanej z Pajęczna. Nie wiem, czy ktoś z was oglądał końcówkę transmisji Kiernozi, jest tutaj z nami, ale to taki był mały test, bo być może w przyszłości będziemy w stanie wam pokazywać, przełączać transmisję i na jednej transmisji pokazywać też, co dzieje się na drugiej, tak? Tak, w przypadku multiligi, jakieś walki o awans dwóch drużyn, czasami nie w jednym meczu. Rozwijamy się dla was. No i pokazujemy coraz ciekawsze rzeczy. Ale teraz zapraszamy Kacper Ruczkowski. Dzięki za subskrypcję kanału. Zachęcamy też do wsparcia nas, jeżeli tylko możesz. Teraz wizyta Marcina w Kiernozi i przypominam, tylko 10 łapek do setki brakuje. Tylko 10. Wychodzących zawodników właśnie na środek boiska. Obieg Kiernozi. No i teraz Piechut przy piłce i gdzieś tam próbuje zagrywać tą lewą nogą. Wasiak przy piłce, teraz uderzenie! I bramka! Jaka świetna bramka teraz dla Makowi. Uderzył tą prawą nogą piłkę z powietrza i Wasiak. Patrzymy, jak tutaj rozwiążą ten rzut wolny. Próba uderzenia i świetne trafienie! Świetna bramka, bardzo dobrze ucelował tutaj teraz Wiankowski, świetnie. Stały fragment gry, rzut rożny już tutaj wykonuje. Ale przechodzi ta piłka wszystkich zawodników. Ale faulowany tam był zawodnik i karny tutaj dyktuje sędzia. Tutaj faulowany. No i teraz uderzenie. I w sieci, bardzo mocne, bardzo precyzyjne uderzenie Wasiaka. I próba zagrania, i bramka! I bramka! Kolejna bramka Makowi. Dzisiejsze spotkanie, można powiedzieć, no jednak Kiernozia przeważała. Przede wszystkim ilością sytuacji. Natomiast bardzo nieskutecznie. Wy to, co mieliście, praktycznie wpadło, można powiedzieć. W pierwszej połowie Wasiak, w drugiej połowie i jeszcze trzecia dołożona ładna bramka przez ciebie. Myślę, że zadowolony dzisiaj ze swojego występu jesteś. Czy zadowolony? Zmęczony. Niestety nie byłem gotowy dzisiaj w ogóle na grę. Przyjechałem ze względu na to, że dużo zawodników kontuzje albo inne sytuacje losowe.
No udało się, no Kiernoziała przeważała, można powiedzieć, miała dużo sytuacji, niestety do bramki byli skuteczni, pod bramką już nieskutecznie, tak, no dwie bramki strzelili, znaczy jedną bramkę strzelili, tak, z rzutu wolnego przy błędzie naszego bramkarza, karnego nie wykorzystali, co też mogło zaważyć, ale udało się wywieźć tą trzy punkty, tak. No właśnie, dzisiejsze spotkanie, jak wiemy, rezerwy zawsze to jest taka drużyna, która no, gdzieś brakuje tych zawodników, są różne inne obowiązki też, B-klasa, wiadomo, to zupełnie inny poziom. No ale waszym celem przede wszystkim chyba jest pogranie, przede wszystkim cieszenie się z tej gry, bo pierwsza drużyna w klasie okręgowej, więc no wy po prostu chcecie gdzieś wzmacniać. Czy macie jakieś właśnie wizje na ten sezon, żebyście chcieli awansować może do tej A-klasy? Na razie to chcemy chyba wprowadzać tutaj tych młodszych zawodników do gry, żeby w przyszłości grali dla pierwszej drużyny. Żeby nie było tak, że pierwsza drużyna jedzie w 11. No a my, no cóż, no, wzmacniamy. Ci starsi zawodnicy tylko po prostu wzmacniamy i uczymy tych młodszych zawodników do gry, ustawiania się na boisku, tak. No właśnie, dzisiaj bardzo dobrze pokazał się Smolarek. No świetna tak naprawdę ta gra 16-latka, gdzieś tam walczył, nie bał się tych starszych, większych czasami od siebie przeciwników. Wydaje mi się, że to zawodnik, który no, może w perspektywie gdzieś przynieść tą korzyść w tej pierwszej może drużynie, ale takich zawodników miejmy nadzieję, że będzie więcej. Tak, no Szymon został wprowadzony tak naprawdę w zeszłym roku, już zaczął grać. Na treningach podpowiada mu się właśnie to ustawienie do krycia do zawodników. Niestety są od niego tam połowę razy wyżsi, połowę razy ciężsi, tak? Ale wpaja się, żeby się po prostu nie bał, tak? Że ma tych też zawodników starszych, którzy w razie co staną za niego na boisku, tak? Dokładnie. Oczywiście życzymy wam kolejnych zdobyczy punktowych, jak na razie 4 punkty, no i oczywiście na psucia krwi wielu drużynom w tej B-klasie. No, dziękuję bardzo. Panie trenerze, dzisiejsze spotkanie, można powiedzieć, przeważaliście, zwłaszcza w pierwszej połowie. Mieliście sytuację, brakło dzisiaj skuteczności. Zdecydowanie przeważaliście przez większość spotkania. Było tej sytuacji niewykorzystany karny, który mógł dać remis. Później może powalczyć o te 3 punkty. No właśnie, no gdzie ta skuteczność? Bo brakowało dzisiaj tego. No tak, powinniśmy w pierwszej połowie już powinniśmy zamknąć to spotkanie. Było sytuacji naprawdę mnogo, że tak powiem, bo no, mówię, no nie wiem dokładnie ile tego było, ale chyba z 6-7 tych sytuacji drużyna przyjazna, no można powiedzieć, że oddała jeden strzał, tak to wyglądało, no i strzeliła bramkę. No takie mecze się zdarzają, no ale też no, ciężko naprawdę mi w to uwierzyć, też chłopaki naprawdę dużo serca wstawili się na boisku, powalczyli. No tak jak pan mówi, tutaj ten rzut karny mógł też właśnie na wyrównanie, może gdybyśmy strzeli na 2-2, byśmy tego wiatru złapali i byśmy jeszcze ruszyli, no a tak niewykorzystana sytuacja, później jakby troszeczkę może spadliśmy, trochę jakby sił brakło, no i ta bramka na 3 no już zakończyła to spotkanie i już moim zdaniem to już no już nie było z czego i też czasu trochę już brakło, żeby to jeszcze przechylić szale na swoją korzyść. Panie trenerze, dzisiaj tak naprawdę podziwiałem przede wszystkim Olkowicza, który no, w tym środku pola potrafi przede wszystkim utrzymać się przy piłce, co rzadko się zdarza, zwłaszcza w B-klasie, gdzieś starają się szybko dawać tą piłkę, jednak wchodził w ten dribbling, mijał tych zawodników. No i właśnie, no, to jest chyba wasz no, skarb, można powiedzieć, który nam daje dużo w tym środku pola. Powiem tak, no ten chłopak przyszedł, nawet nie wiem dokładnie skąd, bo to jego prezes go tam zwerbował. No moim zdaniem, żeby więcej przychodził na te treningi, bo on tak tam z jakąś szkołą ma coś tam, nie może tak, nie ma tego czasu, żeby na każdym być, ale naprawdę tak w środku no fajną robotę robi, tam, dobry ma ogląd, gdzieś tam, nie wiem gdzie on tam dokładnie kiedyś grał, ale z tego co słyszałem gdzieś tam w jakimś Pelikanie drugim czy coś takiego, no mówię, no dużo chłopaków jest też z doskoku, tak jak tu Liz na przykład, też żeby on był w treningu, no to też na pewno byłby skuteczniejszy, tak jak tu pan mówił wcześniej, że te sytuacje niewykorzystane, no też w pierwszej połowie miał jedną, w drugiej tutaj też mógł uderzyć i strzelić, no ale no mówię, no nie wszyscy mogą trenować i się pojawiać na tych treningach tak jak ja bym chciał, no ale no to trenujemy dalej, walczymy, no także jeszcze kilka tych spotkań zostało i myślę, że gdzieś tam będziemy w tym czubie, tak jak w tamtej rundzie, to udało się tam też tych punktów nałapać i cały czas jestem dobrej myśli.
No właśnie, można powiedzieć, że trochę rycerzami wiosny byliście w zeszłym sezonie, bo ta wiosna naprawdę niesamowicie w waszym wykonaniu, połapaliście sporo tych punktów, no ale wiemy, B-klasa to jednak problemy czasami z zawodnikami odnośnie zawodowych, edukacyjnych, różnych, więc znamy tak naprawdę te bolączki klubów, no ale liczymy na to, że Kopernik będzie osiągał lepsze wyniki. Ale czy trener też nie sądzi, że trochę krótka ta liga, no bo jednak w tamtym sezonie chyba były 2 mecze, w tym sezonie już tylko 1 mecz w tej grupie, no trochę mało tych spotkań jednak. Dokładnie, właśnie też na początku widziałem, że ta liga była rozłożona tam dłuższa, bo to było połączenie tej jednej z tą drugą, to mówię, no fajnie, sporo tych meczy będzie, coś ten, ale później zobaczyliśmy właśnie, że szkoda, że właśnie nie zrobili tak, jak było w tamtej rundzie, że te mecze były rewanżowe, także tych spotkań było więcej i można było wtedy naprawdę jeszcze gdzieś tam tych punktów byłoby, można było więcej złapać, a tak ta liga szybko się naprawdę bardzo skończy, później się zaczęła, szybko się skończyła, tak powiem, no i no co mogę powiedzieć, no każdy mecz jest ważny, żeby trzeba było każdy mecz wygrywać, bo mówię, no gdzieś takie zguby punktów, jak dzisiaj nam się przydarzyło, no później może być problem w końcowej tej fazie, że gdzieś tam tych punktów nam może brakować. No postanowiliśmy sobie, założyliśmy sobie cel wcześniej, już przed rundą, że będziemy chcieli no awansować albo gdzieś naprawdę być bardzo w czubie, no ale no mówię, no teraz też tam jakieś 2 drużyny podochodziły z tego Chońśna, jest druga drużyna, jest Wygody. No nie wiem, jak oni tam też się prezentują, tylko tyle co Janno się wzmocniło, no ale no mówię, no cały czas chcemy, tak jak też pan mówi, że edukacja te sprawy, no ja też no staram się tu ich motywować, no na treningi przychodzą, trenują, ale no mówię, no zobaczymy, jak to będzie, no w każdym bądź razie, no cały czas chcemy awansować, chcemy walczyć i być w tej pierwszej trójce, o taki mamy cel i plan. Oczywiście, życzymy powodzenia w kolejnych spotkaniach i zdobyczy punktowych w tym sezonie. Dziękuję bardzo. No i jak słyszeliście, bardzo ciekawe wywiady. Tak, jak Hubert, niektórzy zauważyli. Hubert dobrze podsumował tutaj. Nie, ale tak, no widać, że założenia są takie, że Kopernik ma się włączyć do walki o awans. Wiedzieliśmy, że po rundzie tej wiosennej, tak, runda wiosenna była bardzo dobra w wykonaniu Kopernika w tamtym sezonie. No i są tutaj oczywiście ambicje, ale też mówił twój Marcin rozmówca, że naprzód Jamno się wzmocnił się naprzód. Teraz akurat zremisował z Olimpią Oporów, ale to jest drużyna, która jeszcze nie przegrała, 2 kolejki, 4 punkty naprzód Jamno. I tam musiało być jakieś trzęsienie ziemi. Ja ostatnio śmieszkowałem o tym, że tam chyba jeszcze tylko sprzątaczka klubowa nie stała w bramce naprzód w tamtym sezonie, bo tak łatali skład, że to tak wyglądało naprawdę śmiesznie po prostu. Ale teraz to wygląda dobrze na przodzie Jamno. A sama wyprawa do Kiernozi chyba ciekawa. Bardzo ciekawa. Dziękuję oczywiście chłopakom z Kiernozi za wsparcie nas na paliwo. Dzięki wielkie. Doceniamy bardzo, no bo kilometrów sporo. No, to się chwali. To się chwali. Więc teraz szacun dla Kiernozi wysyłamy. Tak, szacunek. Ze Żgowa. Szacun. No i dobrze. No tak fajnie oglądało się to spotkanie. No faktycznie Kiernozia miała dużo sytuacji. Niestety jeszcze niewykorzystany karny. Gdzieś ta piłka skoczyła, jak to mówią, na tej kępce i wyszła poza obrys bramki. No zdarza się, niestety, boisko też nie ułatwia czasami tego zadania. Porażka Kiernozie, a zobaczmy, jak to wygląda w tabeli właśnie w tym momencie w tej grupie. No jak widzimy, na razie rezerwy wyzwyły Wygody, 6 punktów, komplet, 2 spotkaniach, 17 strzelonych, 5 tak, straconych. Tak, bo popsuli sobie bilans w pierwszym meczu, bo tylko 2-0 wygrali. Tak, ale w drugim popsuli sobie ile straconych, bo 5 stracili i akurat to się wpisuje wszystko. Natomiast Feniks, Boczki, Chełmoński na razie bez punktu. Wiktoria gdzieś zapunktowała, Olimpia Oporów także, więc jeszcze tu na pewno tak, kilka spotkań przed tymi drużynami. Zobaczmy tutaj na strzelców, bo tu mamy już 1/3 prawie rundy tak za nami. No i proszę grupy pana, zryw Wygoda, Adrian Musialik, 8 trafień w 2 spotkaniach. Tak, natomiast Wiktorii Zabostów jeszcze Łukasz Scencelek, 4 trafienia, no i długa lista zawodników z 3 trafieniami. No Marcin, to taka ciekawostka, Adrian Musialik, powiedziałeś 8 bramek, tak? Tak. Wszystkie strzelił w tej ostatniej kolejce bramkarzowi Wiktorii Zabostu. Czyli jak można szybko znaleźć się w klasyfikacji strzelców? Jednym meczem, proszę, od 0 do 8 bramek wywindowała się na czołową lokatę listy strzelców. No dobrze, drodzy widzowie, przed nami ostatnia grupa B-klas.
No i mamy ostatnią grupę B klasy, grupę ósmą. No i już szybko rzucamy tablicę z wynikami. Szybkie omówienie, bo tutaj nie mamy materiałów podesłanych z tej grupy niestety. Ale oczywiście postaramy się pokrótce omówić, co tutaj się wydarzyło. A wydarzyło się przede wszystkim to, że mamy tutaj ciągle drużynę bez straty punktów w tej grupie. Cztery spotkania rozegrał Muscador Wola Pękoszewska i wszystkie cztery zakończyły się jego wygranymi. Przy czym ta ostatnia wygrana 8-0, aż tutaj z białą raską. Chociaż tak, z drugiej strony, jak patrzę na bilans bramkowy Muscadora, 4 mecze, 45 strzelonych, to bym powiedział, że Muscador nie wyrobił swojej normy w tym meczu. No tak, zdecydowanie nie. No faktycznie strzelają bardzo dużo bramek w tych spotkaniach. No trudno znaleźć drużynę, która może się im przeciwstawić jak na razie. No i wygląda to naprawdę dobrze w tym sezonie. Tutaj będą dwumecze. Tak, w tamtym roku przegrali ten awans ze Startem Bukinin i w tym takim decydującym spotkaniu z GKS-em Głuchów przede wszystkim. Ale w tym sezonie ja typowałem Muscadora tutaj do awansu i wydaje mi się, że nikt im nie zagrozi w tym. Są drużyną zdecydowanie najmocniejszą z tej całej stawki. Mają też w swoim składzie Witalia Palamarenkę. Tak. Tym razem na pewno tylko raz pisał się na listę strzelców w tym meczu, ale to jest gracz nietuzinkowy. Zdecydowanie. Więc naprawdę wygląda to dobrze. Wiktoria Krząszczew remisuje z rezerwami Startu Pukinien, a Iskra Babsk niestety przegrywa 3-4 z Opolem Konopnicka. Damian Niewczas, nie wiemy, czy jeszcze z nami jest, bo pewnie już... będzie na późno, do pracy jutro trzeba... Zobaczył spać. Pewnie tylko, że dobiliśmy do 75 łapek, szykuje 75% dla nas, pewnie już w tym momencie już nie ogląda. No właśnie. O tej porze. Ale tutaj Iskra Babsk przynajmniej nawiązała walkę z rywalem. To jest ciężki sezon dla Iskry Babsk, bo po reaktywacji trzeba będzie walczyć o jakiekolwiek punkty. No i to był chyba najlepszy mecz Iskry, przynajmniej patrząc na sam wynik w tym sezonie. No właśnie. Zobaczmy w takim razie na tabelę, jak wygląda po tej kolejce. To już czwarta, piąta kolejka. Właśnie tak. To była piąta kolejka, piąta. Ale część drużyn ma rozegrane tutaj cztery mecze. Tak, niektóre chyba w których... W pierwszej kolejce tak. Nie były rozegrane dwa spotkania. Mhm. No dobrze. Więc tak. Tutaj jak chodzi o tę grupę, no to oczywiście zdecydowane prowadzenie w tabeli Muscadora Wola Pękoszewska. Wiktoria Krząszczew jest wysoko w tabeli i tutaj bezpośrednie spotkanie w ten weekend pomiędzy Startem 2 Pukinina a Wiktorią Krząszczew. Podział punktów i to były pierwsze mecze, pierwszy mecz, w którym Wiktoria Krząszczew straciła punkty, Marcin, ze Startem 2 Pukinin. Tak, pierwsza strata punktów, więc też bardzo dobra dyspozycja drużyny Wiktorii Krząszczew, to co pisał... Strata punktów, chociaż patrząc na przebieg meczu, to trzeba się jednak chyba cieszyć z tego punktu przez Wiktorię Krząszczew. Czyli uratowany remis. Uratowali w 89 minucie remis piłkarze z Krząszczewa. No dobrze, no to wygląda naprawdę dobrze na razie dla Muscadora, patrząc na bilans bramkowy i Iskra Babsk. Na razie uczy się tej B klasy, można tak powiedzieć. No i miejmy nadzieję, że zacznie gdzieś punktować. Teraz było blisko. Niewiele, bo tylko jedna bramkowa przegrana. Zobaczymy w kolejnych spotkaniach. Tak, no drodzy widzowie, 3 godziny 50 minut praktycznie magazynu. Ale jeszcze klasyfikacja strzelców. O, dobra, to jeszcze zdążymy. To teraz 10 minut na omówienie. No i właśnie, Palamarenko, Witalii, 11 strzelonych bramek. Natomiast z Muscadora jeszcze, także Szymon Sokołowski, 9 trafień. Wygląda to całkiem dobrze. Klasyfikacja piłkarza i Muscadora stoi tutaj. Tak, zdecydowanie. Mamy 4 strzelców z Muscadora w tej klasyfikacji. No to jest naprawdę postrach rywali. A teraz przed nami w najbliższej kolejce Muscador kontra Start 2 Pukinin. I tutaj Muscador może swojej normy strzeleckiej nie wyrobić w tym spotkaniu. Zdecydowanie tak. Mecz na szczycie. Mecz na szczycie i jesteśmy ciekawi, jak się on rozegra. Tak. No cóż, drodzy widzowie, my bardzo dziękujemy Wam za to, że byliście z nami przez tyle godzin tutaj dzisiaj. Dziękujemy za wszystkie podesłane materiały. No i... Dzięki także za wpłaty Hubercik Bicycler. Jak widzicie, mamy listę wpłacających. Zdecydowanie. Dzięki za wpłaty. Dzięki za suby, które się pojawiały. Nowe subskrypcje naszego kanału. Dziękujemy za wszystkie łapki w górę. No prawie 95%, a znowu 95% to tutaj nam przewidywał Borek chyba. Chyba Borek. No nie tak. Wiem, kto wygra. Dokładnie. Dziękujemy za dzisiaj, za to, że byliście tak licznie z nami, że oglądaliście ten magazyn i zapraszamy oczywiście na kolejny.
Tak jest. Już za tydzień. Do zobaczenia. Do zobaczenia. I wanna be the best in the game, invest in my name. Check no restraints, I'm obsessed with the pain. I ingest, I retain, assess and I change. Possessed by the thought I'll be free one day from society's restraints. Money, clout and fame, mud disease, a plague. We all love to hate, have to play the game, have to make a name. All our insecurities are on display. This is war with the enemy, think that it was meant to be. Living in a time where disease is on every screen. I won't let them fester me, I know most are festering. Negativity is a plague for the mentally weak. No mercy, all I got is working. Never stop searching, never quench the thirsty. I'm toxic and psychotic, with this logic you can't stop it. It's been chronic since I was a boy, so neurotic and chaotic. I'm built to last with the webs I'm weaving. I could change the past with all I'm achieving. Got my foot on gas, never stop competing. If you break like glass, then this life's gonna eat 'em. Make mistakes real fast, then you learn how to